Hello mobilki, witam was bardzo serdecznie na moim kanale. Z tej strony Onkel Bohun się kłania. Witam uszanowanko, witam cały super chat. Moi drodzy, witaliście mnie w tak zwanej poczekalni, ale ja zazwyczaj wtedy tutaj jeszcze robię ostatnie szlify, ostatnie przygotowania do relacji na żywo. Tak czy inaczej, moi drodzy, chciałbym was wszystkich serdecznie powitać, niezależnie od tego, czy jesteś Gandalfem Białym, czy jesteś zielony, czyli jesteś patronem kanału, czy też jesteś Jediem, czyli moderatorem tego kanału. Witam was wszystkich bardzo serdecznie, między innymi Damian Nawski, Dżama, Hubert Chmielewski, Thompson, Dominik Hańczuk, Domix, Oliwier Puchrowicz, Mateusz Szymczak, Arisza, Maciek Woźniak, Skorpion, Paweł Słoma 123, Ridach, Paweł B, Przemek Futrzyński, Fifi, Trevor Kowalski, Marcin Eros, Patrewski, Mami Synek, Remex, Macmax, Lubelski Styl, ale fajny nick, Lubelski Styl, super, oryginalnie, Pan Kot, i tak dalej, ponieważ teraz posypała się lawina powitań. Witam wszystkich i życzę miłej zabawy. Moi drodzy, dzisiaj między innymi chciałbym sobie z wami porozmawiać na temat tego, co zapowiedziało studio SC Software, czyli na temat serca Rosji, na temat nadchodzącej Iberii. To będą takie dwa tematy, które dzisiaj będę chciał poruszyć. Moi drodzy, będę dzisiaj chciał również z wami porozmawiać na tematy przeróżne, tematy, które nawet i wy zasugerujecie. Moi drodzy, i przede wszystkim trzeba dać wam klarowność. No, to, że to jest Euro Truck Simulator tu, na moim kanale w niedzielę na Anioł Pański, to chyba dla nikogo to już sekret nie jest, prawda? Od wielu, wielu, wielu lat tradycją już jest, że w niedzielę na Anioł Pański, na 12:00, moi drodzy, Euro Truck Simulator tu na tym kanale jest już tradycyjnie na przemian z ATS-em, czyli American Truck Simulator. Ale dzisiaj jest akurat no pora na Euro Truck Simulator, a dzisiaj w Euro Truck Simulator, moi drodzy, będę śmigał na mapie pomezania od Pawulona. Tym razem będzie to wersja mapy 1.2.2, która o dziwo już jest przystosowana do wersji Open Beta 1.40, na której to ja teraz urzęduję. Także będą dzisiaj niespodzianki, aczkolwiek muszę was uprzedzić, że ja tutaj dla Pawulona no, dałem całe pokłady zaufania. Nie sprawdzałem tej mapy, czy ona sprawnie chodzi na Open Becie 1.40. Jakby coś nie chodziło, jakby coś nie prądziło, będzie na Pawulona, bo ja mu zaufałem. Nie miałem czasu, kiedy tej wersji mapy przetestować na Open Becie 1.40. Ufam, że wszystko będzie dobrze. A jeżeli coś będzie źle, no to zrobimy coś takiego, takie ajte, pajte, zabierajte, cwajte, że coś, że ewentualnie zrezygnujemy z pomezani, gdyby wyszły jakieś krzaczki i pójdziemy sobie na ten mój profil multiplayer, który to nie posiada żadnych modyfikacji, natomiast ja ten profil wykorzystuję tylko i wyłącznie do gry z gośćmi właśnie w trybie multiplayer w Truckers MP. Albo po prostu ten profil wykorzystuję jako goły i wesoły profilek do testowania właśnie wersji Open Beta. Także jestem dzisiaj na Open Beta 1.40, przypominam, a tutaj na tej wersji, moi drodzy, wersja pomezani 1.2.2 z całą, można powiedzieć, wiarą w Pawulona, że wszystko będzie gites. Jeżeli chodzi o modyfikacje, które tutaj jeszcze zastosowałem, ich tutaj nie będzie dużo, właściwie zapomniałem nawet, jakie tam mam. Może szybko wam pokażę, zanim zalejecie mnie pytaniami na superczacie. Hej wujek, jakie tam modyfikacje stosujesz? A więc widzimy tutaj tych profili, ja mam kilka, dzisiaj nas interesuje pomezania. I jakie ja tutaj mam modyfikacje? Moi drodzy, krótko i na temat. Czekajcie, ja wam zniknę tutaj z okienka, żebyście mogli zobaczyć. Moi drodzy, mam tutaj Pan Kot, co tyś tam napisał? Proszę pana. Proszę państwa, mam tutaj tak. Iveco Stralis Cursor 11 Sound. To jest modyfikacja, którą podsunął mi sam wielki, prawilny, proszę państwa, włodarz mapy, fikcyjna Polska, czyli Matametu. Tu
I tutaj kolejna modyfikacja to jest ten TT Road Advisor pod 1.38 i dalej. Chodzi o to, że ta wersja modyfikacji jest kompatybilna nawet z obecną 1.40. No i oczywiście pomazania, tutaj tego nie widzimy, ale zaprawdę powiadam wam, to jest wersja 1, może tutaj coś będzie. No tutaj jest jeszcze wersja 1.1, no to tak jest napisane, no ale widzicie, niby ETS 1.40 tu, ale tu jest map version 1.1. A dziwne, bo ja mógłbym przysiąc, że z forum pobierałem 1.2.2. Także coś mi się tutaj nie zgadza, ale musicie mi zaufać na słowo. Dobra, moi drodzy, tak jeżeli chodzi o modyfikacje, które tutaj dzisiaj stosuję, żeby nie było setki pytań, ej, a jakie tam masz modyfikacje? Także to już jest wyklarowane. Moi drodzy, no i będziemy sobie klarować pozostałe sprawy. Oczywiście, tak jak powiedziałem wcześniej, będziemy sobie rozmawiać o tym, co studio SC Software nam zaproponowało kilkanaście godzin temu. Wiadomość świeżutka, jak poranna bułeczka, o której trzeba sobie porozmawiać, bo też taka dyskusja na temat serca Rosji, moi drodzy, wybuchła na moim social media, na moim fanpage'u, więc będziemy sobie to prostować, będziemy sobie to komentować, będę komentował wasze komentarze, wasze obawy, porozmawiamy sobie po prostu na ten temat. Fifi, 15 zł. Jak tam wujaszku, wypłaciłeś się i nawyjaśniałeś wszystkim służbom i organom ścigania, ściągania hajsów, które zrobiły szturm na twoje gospo? Fifi, ja tutaj mam pewne podejrzenia, że ty w tym maczałeś palce, co? Fifi, ja tak mam takie małe podejrzenia, że ty tam maczałeś swoje palce w te wszystkie tam mopsy, klopsy, świadków Jehowy, że ty tam nieźle chyba namieszałeś, tak? Tak mi się coś wydaje, że to chyba ty byłeś. Dziękuję Fifi za wsparcie. Moi drodzy, ja tutaj niestety nie mam jeszcze swojej ciężarówki. W związku z tym, jak kliknę teraz na jazdę, mam monit, który każe mi wybrać jakiś szybki transport i moi drodzy, na tej nowej wersji pomazani doszły nowe miejscowości. Ja niestety nie powiem wam o tych wszystkich miejscowościach, które to są dokładnie, ze względu i ponieważ dlatego, że nie dostałem żadnego changelogu, jakie tam miasta dokładnie wbiły, ale widzę, tutaj Biała Góra jest, tutaj jest piekło, tutaj jest niebo, nie, tutaj są Uśnice, także są jakieś nowe miejscowości, tak czy inaczej pośmigamy sobie po nich. Moi drodzy, i tak można powiedzieć troszeczkę randomowo, troszeczkę tak celowo, w te nowe miejscowości, które tutaj ja widzę, tutaj jest nowa miejscowość, była Grobelno, a tutaj jest piekło, także będę oczywiście gdzieś tam celował po drodze w tej miejscowości. No i mam nadzieję, że będzie gites. Witaj wujku, jakie tereny będzie zawierało DLC Heart of Russia? Pozdrawiam i miłego popołudnia. Dominik Games, Dominik Gaming, zaraz na ten temat będziemy rozmawiać. Easy. Zaraz do tego wrócimy. Polak79, dziękuję za super czat. Oglądałem zapis wczorajszego live'a i dawno się tak nie uśmiałem. Pozdrowienia z Francji. Dziękuję. Polska pozdrawia Francję. Pozdrawiam, Le France! Dziękuję za wsparcie. Moi drodzy, za chwileczkę będziemy sobie rozmawiać o tych terenach, które wejdą do serca Rosji. To jest naprawdę gorący temat, można powiedzieć, w naszym środowisku, czyli sympatyków ETS-a. To jest taki temat number one na chwilę obecną, prawda? Dobra, moi drodzy, może nie przedłużając tego wstępu, wezmę sobie zgąd do Grobelna z Kanią. No tak, z Kanią. O, zacznę sobie dzisiaj od Skani, czemu nie? Przypominam, że te trasy dzisiaj będą bardzo randomowe. Ja tutaj nie mam jeszcze swojego pojazdu, nie mam swojej ciężarówki. Dopiero jestem gdzieś tam na drugim poziomie, na drugim levelu, więc będę śmigał tymi ciężarówkami randomowymi. I powiem wam tak, że nie ma nic złego, co by na dobre nie wyszło, ponieważ dzisiaj śmigamy kilkoma ciężarówkami i to jest właściwie fajne, ponieważ nie będzie tylko jednej przez cały odcinek, tylko będzie ich 10 kilka. 10 złotych. Ode mnie były tylko FBI i skarbówka, a reszta to już nie moja sprawka, buźka mrugająca okiem. Ale widzisz, a jednak, to ty byłeś z tych, o kurczę, FBI. Tak mam szczęście, że CBS mi nie wjechało wczoraj na tą farmę. No masakra. Zazdrośni sąsiedzi, moi drodzy, donieśli na mnie, bo widzieli u mnie dobrobyt, że kraina mlekiem i miodem płynąca, że fajną laskę, najłatwiejszą co prawda na całej wsi, ale jednak wyrwałem i mam z nią baby. O. Kto oglądał wczorajszy stream, znaczy kto był na tym streamie lub kto oglądał zapis tego streamu, ten dobrze wie, o co chodzi. Pozdro dla kumatych.
O kurczę. Viction Game. Viction. Ja mam nadzieję na litość boską, że ja ciebie dobrze przeczytałem. Jeżeli źle, to ja bardzo przepraszam, ale z niektórymi nickami, zwłaszcza tymi anglojęzycznymi, ja mam problemy. Także nie chciałem nikogo urazić. Mam nadzieję, że dobrze cię przeczytałem. Viction Game. Witamy w Autostopowiczach. Witam nowego patrona kanału. Witam nowego wspierającego. Witam w drużynie zielonych. Moi drodzy, co to za mapa? Grzegorz Latek, to jest mapa Pomezania. Lecimy sobie na Grobelno, Zygont. I dzisiaj będzie właśnie taka żonglerka tymi ciężarówkami. Nie ma nic złego, co by na dobre nie wyszło. Ze względu na to, że będzie dzisiaj odcinek bardzo urozmaicony, ale też bardzo konkretny. No także, moi drodzy, że tak powiem, ogień na tel i jedziemy. Dobry dzionek, witam wszystkich tych, których jeszcze nie zdążyłem powitać. Ja tutaj nie mam nawigacji w ciężarówce, więc pozwolę sobie na tą nawigację z interfejsu. 10 zł. Witam raz jeszcze wszystkich, udanej niedzieli życzę, wujek szerokości, przyczepności, oglądamy, słuchamy, jedziemy, pozdrawiam, uśmiechnięta buźka. Dziękuję, Batas 4. Kurczę, ja tutaj widzę, cały czas jest ta sama ekipa. Moi drodzy, no tworzymy tutaj naprawdę super społeczność, bardzo mnie to cieszy. Moi drodzy, ja wam powiem coś jeszcze. Dla was wszystkich przygotowałem się i z Epidemic Sound pobrałem bogatą muzykę country. Także, moi drodzy, pod klimat tego wszystkiego, co tutaj dzisiaj będzie się dziać, muzyczka country, świeżutka nuta. Naprawdę tej nuty pobrałem całe kilogramy. Także tych utworów tutaj jest grubo ponad 100, żeby ta muzyczka się nie powtarzała. Jest to muzyka oczywiście na odpowiedniej licencji, za którą to licencję ja płacę za pieniążki wspierania kanału. Czyli wszyscy patroni kanału są sponsorami tej muzyki, którą słyszycie w tle. Brawa dla nich. Brawa. Poproszę brawa na czaty. Brawa. Bo dzięki wspieraniu kanału, moi drodzy, ja mogę tutaj cały czas ten kanał ulepszać i tak dalej, i tak dalej. Ja kiedyś dostęp do Epidemic Sound miałem za darmo, ale moi drodzy, miałem go za darmo wtedy, kiedy należałem do grupy partnerskiej na YouTubie, ale się od nich odłączyłem, już nie należę do grupy partnerskiej żadnej. Jestem, że tak powiem, wolnym strzelcem. No i w związku z tym, i ponieważ, no, teraz muszę sam sobie to płacić. Skorpion. 10 zł. A gdzie tu jest wyjazd z tej? Gdzie tu jest wyjazd z tego? Debus. Z wielką chęcią będę oglądał twój pierwszy odcinek z prezentacji gry Debus pod kątem twoich wrażeń, zarówno pod kątem optymalizacji, działania fanateka i tak dalej, szerokości, uśmiechnięta buźka. Dziękuję, Skorpion. Wiesz, to nie jest wcale powiedziane, że jak wyjdzie Debus, to że fanatek będzie pod nim działał, ponieważ są gry, pod którymi to fanatek nie działa. Na przykład fanatek nie działa, moi drodzy, pod Farming Simulator 19, ale to dlatego, że w Farming Simulator 19 nie ma force feedbacka. No i proszę bardzo, no, fanatek wyłapuje gry, które mają ten force feedback. Ale na przykład oglądałem tak zupełnie randomowo pewien urywek u Mów po ludzku, kiedy to Mów po ludzku jechał sobie, słuchajcie, w Eurotracku i powiedział swoim widzom coś takiego, że fanatek nie obsługuje SnowRunnera. Błąd. Niestety, ale Lucek jest tego nieświadomy. Owszem, fanatek obsługuje SnowRunnera jak najbardziej, tylko po prostu trzeba to zrobić pewnym sposobem, którego to sposobu Lucek po prostu nie zna. Także bez żadnego problemu fanatek obsługuje SnowRunnera. Natomiast, moi drodzy, no fanatek też nie obsługuje On The Road, prawda? Ale to już jest nie winą samej kierownicy, tylko to już jest winą oprogramowania. No niestety. Zresztą On The Road też nie obsługuje kierownic Trasmaster. 10 zł. Z ciebie taki wujek jak ze mnie ciocia. Nie mogę darować tego, że zaangażowałeś się politycznie razem z rodziną, a podatki trzeba płacić. Proszę, nie rozdzielaj. Tak mówisz do swojej żony? Życzliwy, co ty mi tutaj jakieś bzdury wypisujesz? Jak już chcesz wydać te 10 zł na donata, to weź napisz jakąś treść, która ma sens, logikę, wiesz, która trzyma się faktycznie mojej osoby, a nie jakieś bzdury mi tutaj wypisujesz, wiesz, które nie wiem, zarzucają mi nawet nie wiadomo co. Tutaj gdzieś jest, moi drodzy, punkt widokowy. Wjedziemy sobie tutaj, proszę bardzo, na ten punkt widokowy. Za chwileczkę będę musiał wycofać, no ale trudno. Wycofamy w takim razie. Moi drodzy, i zobaczmy ten punkt widokowy. Co tutaj wymyślił? A czekajcie, bo tu, aby włączyć... Aha, muszę silnik wyłączyć, tak? No dobra, niech będzie.
I mamy punkt widokowy, widocznie tutaj Pawulon chciał zwrócić uwagę na coś konkretnego w tym miejscu. Szanujemy to oczywiście, jak najbardziej. Moi drodzy, ja jeszcze chciałem tutaj przypomnieć o takich złotych zasadach panujących na czacie, czyli po pierwsze, moi drodzy, wyrażamy się do siebie z wzajemnym szacunkiem, nie obrażamy siebie nawzajem ani prowadzącego. Moi drodzy, druga taka złota zasada to to, że na czacie no, obowiązują takie pisemne złote zasady, maksymalnie trzy emotikony. 10 złotych. Witam wujku, jak się udał wczorajszy wieczór? A, udał się, bardzo się udał, jestem wypoczęty po tym wczorajszym wieczorze, jak najbardziej. A tobie, udał się szakal, wczorajszy wieczór, dziękuję za wsparcie. No i moi drodzy, pamiętajmy również o tym, długa jest ta cutscenka traktująca ten punkt widokowy. Kurde, no Pawulon tutaj naprawdę chciał zwrócić uwagę na to, co w tym miejscu jest piękne. No i te pastwiska, te słońce, które tutaj przebija się na te pastwisko. No co wspaniałego, te zabudowy, te gospodarstwa. Kurde, ja się tutaj poczułem przez moment, jakbym był, słuchajcie, w Farming Simulator 19. Zobaczmy to raz jeszcze, bo to jest tego warte. No i wracając jeszcze do superchatu, moi drodzy, przypominam, nie piszemy kapslokiem, bo to oznacza krzyk, a nikt nie lubi, jak się na niego krzyczy. Zresztą pisanie kapslokiem wcale nie ułatwia czytania, wręcz przeciwnie. Jest wersja po mezanii 1, 2... Znaczy, wiecie co, ja wam powiem coś takiego. Gdy pobrałem archiwum po mezanii, to te archiwum było właśnie tak podpisane. Pomezania 1.2.2. Witam onkel przyjemnej niedzieli, uśmiechnięta buźka. Dziękuję, warszawski paciuloku. Aleś mnie rozbawił, chłopie, teraz. Dziękuję, warszawski paciuloku. Nawzajem ci życzę miłej niedzieli. Marcineros, dziękuję za super czat. Wczoraj wypiłem piwko za twoje zdrowie. O, i widzisz, i dlatego dzisiaj te zdrowie mam. Może nie jest ono takie, wiesz, takie pierwsze, ale nie narzekam. Jest super. Nie ma na co narzekać. Miłej niedzieli, Dawid Nowak, tobie również nawzajem życzę wszystkim. Moi drodzy, no i zabieramy się do jazdy. Polak 79, WB, czemu tak słabo oceniasz Anno 1800? Polaka, kiedy ty słyszałeś ode mnie, że ja oceniam Anno? Przecież ja nigdy w tą grę nawet nie grałem, więc dlaczego miałbym ją ocenić? Może ja ci się z kimś pomyliłem, bo ja nawet tą grę nigdy nie grałem, a ja nie oceniam gier, w które nie gram. Musiałeś mnie z kimś pomylić, chłopie. Bo ja na temat Anno się nie wypowiadałem. Jedyne, co powiedziałem na temat Anno, to że to jest gra strategiczna i ja raczej na kanał nie będę jej wprowadzał, bo ciężko się gra w gry strategiczne na kanale, na YouTubie. Ciężko się takie gry prowadzi. Natomiast nigdy nie powiedziałem, że ja oceniam Anno słabo, nisko, że to jest jakaś zła gra. No tym bardziej, że ja w tą grę nigdy tak nie grałem, wiecie no. Polak 79, naprawdę, pomyliłeś mnie z kimś. To nie ja byłam Ewą. To naprawdę bardzo ładna mapka. Tak jest, moi drodzy. 10 złotych. Siema wujek, jak chcesz zobaczyć, to kup Trailer Magazine. Jest tam moje Volvo, którym jeżdżę codziennie, buźka mrugająca okiem. Pozdrawiam. Jordan, dziękuję za wsparcie. To jeszcze jest te czasopismo. Ojejku, ja powiem wam tak, lata temu kupowałem, ja nawet miałem prenumeratę tego czasopisma, Trailer Magazine, ale nie wiem, pewnego słonecznego dnia no przestałem to kupować. Może dlatego, że informacje, które podawało Trailer Magazine, były już takie ogólnodostępne na przeróżnych portalach informacyjnych. Ja pamiętam, wtedy zacząłem obserwować na osi, waga ciężka. No, były takie portale, które ja obserwowałem, no i gdzieś ten Trailer Magazine, gdzieś po prostu no, przestałem sobie prenumerować. No ale pamiętam te czasy, kiedy faktycznie no, kupowałem ten magazyn. Pamiętam nawet, na tamte czasy już proponowali, że można kupić prenumeratę cyfrową, że nie trzeba kupować magazynu w sensie, że to jest gazeta, prawda? Znaczy gazeta, bo tutaj teraz się obrażą, co niektórzy, bo jak się na
czasopismo powie gazeta, to to jest ponoć obraza. To jest taka sama obraza, jak na ciężarówkę mówi się tir, nie? Coś ten deseń. Więc to czasopismo po prostu można było prenumerować w wersji cyfrowej. ETS-2 i dobra muzyka, buźka mrugająca okiem. O kurczę, szakal, to prawdopodobnie kupiłeś te same piwo, co ja piję. Ja też piję te miodowe z Biedronki. Ona mi bardzo smakuje. Znaczy, tam jest kilka tych miodowych, ale jeżeli jest taka lekko kakaowa etykieta, pisze tam piwo miodowe taką dużą czcionką na pół tej etykiety, to prawdopodobnie pijesz te, co ja. Ja je bardzo lowciam, lubię je sobie sączyć. Moi drodzy, na głównej stronie YouTube'a jestem? Co ty opowiadasz, Żama? Serio? Ja na to nie zasługuję. Na to zasługują inni twórcy, którzy robią ciekawsze materiały niż ja. Moi drodzy, o czymś tutaj miałem powiedzieć, kurnia, i sobie zapomniałem. Straciłem wątek, zadajecie tak dużo pytań. No tak czy inaczej, moi drodzy, dzisiaj pomezania. Tak jak powiedziałem, no archiwum było podpisane 1.2.2. Tutaj widzę wersja V1.1. Także sam już zbaraniałem, o co tutaj chodzi. Być może nawet chyba sam Pawulon się pogubił w tych wersjach, albo ja się pogubiłem w tych wersjach. Nie mam zielonego pojęcia, ale ta tutaj wersja działa już na 1.40, na Open Beta 1.40. CINEMIX playlista na Spotify. 10 zł. Hej wujku, szkoda, że muzyka leci teraz w tle, bo to rozprasza i przypomina mi podprogowe działania rodem z TV, gdzie dodają muzyczkę w tle do podawanych informacji. Wujku, wytłumaczysz, jaki jest powód dodania musmozenketa? CINEMIX playlista na Spotify. A jak ja bym tutaj dodał twoją muzykę ze Spotify, to byś był wtedy zadowolony, co? Co? Wtedy byłbyś zadowolony, co? Bo twój nick pewnie nie jest bez celu tutaj, co? Jakby wleciała ta twoja muzyka ze Spotify, to wtedy by było gites. Wtedy byś nie czuł tutaj żadnego spisku, co? A ty robaczku, ty. Nie, nie, nie. Tutaj ta muzyka country leci pod, po prostu pod dobry nastrój. No i tyle. I proszę tego tutaj nie podpinać pod jakieś telewizyjne, słuchajcie, spiski i inne rozpiski. Proszę nie mieszać mnie w takie rzeczy. Proszę takie rzeczy zachować dla siebie. Jeżeli uważacie, że to jest jakiś spis, to co to jest do diabła? Użesz ty w mordę, nietoperza. Przepraszam, jak się nazywa konik? Anis? A dziękuję, pozdrawiam, miłego dnia. Wiobaśka, wiobaśka. Widzieliście? Widzieliście, normalnie. Był konik, ale tak troszeczkę środkiem chłop jechał. Ja musiałem zjechać na pobocze, ale chłop był. A, widzieliście, jaki dobry chłop? Chłop był dobry, bo nie miał bata w ręku. A? Nie ma bata na tego konia. Widzieliście? Nie ma bata na konia. Koń sobie środkiem wóz prowadzi i nie ma bata na konia. Nie ma. Jak chłop batem konia nie leje, to dobrze jest. To się dobrze dzieje. Jak chłop konia batem nie leje. Co to za mapa? To jest mapa pomezania. To jest mapa pomezania. Mateusz Jabłoński. 10 zł. Witaj wujku, wczoraj miałem bardzo romantyczny wieczór, Fame ma i upojna noc, a w nim moja Kamilka, którą chciał odbić Katowice nocą. Katowice nocą nawet mi nie podskoczy, bo ja ją zdobyłem i nie oddam. Już się zaczyna prowokacja. Już się zaczyna prowokacja. Maskotek, ty nie wywołuj Katowic nocą z czatu, bo jak ci wyskoczy, jak ci sypnie tekstem, to znowu będziesz się irytował, że cię chłop wkurza. Także proszę zaprzestać tych działań. No, z drugiej strony, ja rozumiem romantyczna noc z Kamilką. Okej, okay, rozumiem to. Ale romantyczna noc przy Fame MMA? Tego już nie rozumiem. To mnie zaczyna nawet niepokoić. Naprawdę, czuję się zmartwiony. Maskotek, na litość boską, co się tam u ciebie dzieje? To mnie zaczyna nawet martwić. Słyszałeś o grze The Medium? Tak, słyszałem o tej grze. Polski produkt. Nawet z polskim takim perelowskim klimatem. Jednak nie jest to produkt, który mnie zainteresował, proszę pana, na tyle, żebym w to sobie zagrał, żebym wypowiedział się coś więcej na temat tego produktu. Co tutaj się znowu mi dzieje, kurde? Takie interwały znowu się robią. Moi drodzy, tutaj niestety można
Znaczy, można powiedzieć śmiało, no, to nie są tylko moje słowa, ale niestety optymalizacja ETS-a pod Open Beta 1.40 no, pozostawia troszeczkę do życzenia. I tutaj nawet na pomezani też to widzę. Aczkolwiek no, nie mam prawa narzekać, bo to jest Open Beta, no a tutaj ja stosuję na Open Becie zupełnie inną mapę, tak? Także jakiekolwiek problemy by tutaj wystąpiły, jakiekolwiek by tutaj problemy były, no to nie mam prawa nawet ich reportować, ponieważ to jest mapa pochodząca z modyfikacji. Także no niestety, no to jest wszystko na moją odpowiedzialność, na moich barach to spoczywa. Nie możemy mieć absolutnie pretensji do nikogo, jakby się tutaj coś wydarzyło. Pomezania też, moi drodzy, na forum, znaczy na wszystkich portalach, z których to można ją pobrać, została nazwana na wizytówce Polish Grand Utopia. Moi drodzy, ja nie wiem, czy... Bo ja chyba pierwszy nazwałem tą mapę w taki sposób, że to jest taka polska Grand Utopia. Nie wiem, czy Pawulon się tutaj zasugerował moją wypowiedzią, jeżeli tak, to bardzo mi miło, ale faktycznie Pomezania to jest taka polska Grand Utopia, ja ją tak traktuję, nie wiem, czy podzielicie moje zdanie, czy też nie, no ale ja tutaj faktycznie czuję się jak na Grand Utopii. Podobnie jak na Grand Utopii, tutaj mamy takie długie, długie, długie drogi, jakieś utwardzone, zanim dojedziemy do tych dróg takich, wiecie, krajowych, międzymiastowych i tak dalej, to czasami pokonujemy długie takie odcinki jakimiś drogami takimi typowo gruntowymi, nie? Polish Grand Utopia, tak jest, Mateusz. A! Przejedzie chłop? Jezus, na grubość lakieru. Na grubość lakieru, ale żebym się tu zatrzymał. Nie widzę tam nawet pojazdu, który by nadjeżdżał z mojej prawej. Dobrze. Och, teraz fanatek sobie odpocznie, bo tam na tej gruntówce troszeczkę, no, dał mi popalić w dłonie, ale ogólnie teraz jest dobrze. Moi drodzy, dlaczego w lusterku jest inny widok? Jak inny widok w lusterku? W którym lusterku ty masz inny widok? Wszystko jest okej. Jak inny widok w lusterku? Patrzę teraz we wszystkie lusterka i nie widzę tutaj jakiejś nieprawidłowości, która mogłaby ciebie ewentualnie tutaj, kurczę, piórko, wiesz, zaniepokoić. Wujas, bo ci w gardle zaschnie. Easy! Ja tutaj mam kawę Inkę mleczną, proszę państwa, ale oprócz jeszcze kawy Inki, ja mam, tylko muszę sobie sięgnąć dalej, mam jeszcze kawę, mam jeszcze coffee cup, moi drodzy, cały kubeczek świeżutkiej, świeżutko zaparzonej kawy z mojej zaparzarki, takiej specjalnej, także spokojnie, mam cieczy tyle, że w gardle zasnąć mi dzisiaj nie może. Wujku Bochunie, mógłbyś zrobić regulamin. Naprawdę? Uważasz, że środowisko tego kanału jest tak tępe, że potrzebuje mieć spisane trzy proste zasady? Czyli co, nie piszemy przez caps lock, nie obrażamy się nawzajem i stawiamy maksymalnie trzy emotikony? Naprawdę sądzisz, że jesteś, nie wiem, tak nieogarnięty, że trzeba ci to spisać? No cóż, może i tacy są gdzieś tam między nami, ale to jest mniejszość. Poradzimy sobie z tą mniejszością. Te lustra to D3. Oj tam, oj tam. Słuchajcie, ja tutaj sobie tylko kubki zamienię, bo ja bym chciał mieć teraz ten kubek z kawą pod ręką, a ten z Inką troszeczkę dalej, bo ja nie chcę, żeby mi ta kawa wystygła. Moi drodzy, teraz chciałbym przejść do tematu, którego ogłosiłem na wstępie. Moi drodzy, temat pod tytułem Serce Rosji. I teraz ktoś by powiedział, wujku Bochunie, ale dlaczego wcześniej nie porozmawiamy sobie o Iberii? No bo przecież Iberia, no to jest dodatek, który wyjdzie wcześniej, którego zapowiedziano na kwiecień. Moi drodzy, tutaj chciałbym sprostować jeszcze jedną rzecz. Krążą po społeczności takie opinie, że Iberia została znowu przełożona. Że już podawali terminy. To są bzdury. Ja nigdy nie słyszałem, żeby studio SCS Software podawało konkretny termin. Oni nigdy tego nie robili. Nawet jak zapowiedzieli Iberię w zeszłym roku, na zeszły rok, to nie powiedzieli, że na pewno się na 2020 rok ta Iberia pokaże. Wręcz przeciwnie. Oni nawet zapowiadali możliwy poślizg, także absolutnie się nie zgadzam z tymi osobami, które twierdzą, że Iberia znowu została przesunięta. To jest nieprawda, to jest nieprawda, to są pomówienia, to jest propaganda.
Nigdy studio SS Software nie dawało konkretnego terminu wydania mapy. Jeżeli ktoś takie terminy wydawał, to ewentualne sklepy internetowe, które sugerowały sprzedaż tego dodatku w formie dystrybucji cyfrowej właśnie poprzez swój sklep internetowy i tak dalej, i tak dalej, więc do nich należy tam kierować jakieś swoje pretensje. I co teraz? I co teraz, chłopie, zrobisz? A, widziałeś pan? Widziałeś pan? Także te terminy, te daty, które podają jakieś tam, czy też sugerują jakieś sklepy internetowe, dystrybucji cyfrowej, to nie należy traktować, że to jest data premiery ogłoszona przez studio SC Software. Jeszcze raz powtarzam, studio SC Software nigdy, nigdy nie podawało konkretnej daty premiery Iberii. Nigdy tego nie robiło. Nigdy. Także jeżeli od kogoś usłyszycie, że Iberia znowu jest przesunięta, no to powiedzcie temu komuś, żeby klepnął się w czoło, ponieważ nigdy nie było konkretnej daty wydania Iberii. To jest po pierwsze, co chciałbym tutaj głośno zaznaczyć. 10 zł. Siema wujek, pozdrawiam z gorącej Holandii. Pozdrawiam, Patryku, z gorącej Polski, chociaż 8,6 stopnia. No, czy to można nazwać gorąco? Biorąc pod uwagę bieżącą porę roku, no to tak. No to z gorącej Polski, a dosłownie z gorących Katowic się pozdrawiam. Dziękuję za wsparcie kanału. A więc, moi drodzy, to jest pierwsza sprawa. No, wiemy już plus minus, że Iberia została przesunięta na kwiecień. Sugerowane ceny są przeróżne, więc nie będę siał tutaj propagandy, podawając cenę, ponieważ te ceny naprawdę są różne. Ja już natknąłem się na taką cenę, taką, więc na razie na ten temat nie chcę mówić, ze względu na to, że nie chcę siać propagandy. Zobaczymy, jak to będzie, kiedy po prostu Iberia już wyjdzie. No i, moi drodzy, po Iberii wiemy, że ma wyjść serce Rosji. Tutaj oczywiście budzą się pewne kontrowersje, bo, moi drodzy, jest wiele osób, które to osoby twierdzą, że kolejne DLC, które będzie wymagało innego DLC, na przykład Iberia będzie wymagała Francji, jeżeli chcesz płynnie przejechać sobie tam na Hiszpanię i Portugalię. Natomiast tutaj w przypadku serca Rosji rodzą się już, moi drodzy, obawy, że niestety, żeby wjechać na teren Rosji, będziemy musieli to zrobić przez Łotwę i Estonię, prawda? Bo jak inaczej, skoro nie ma być Ukrainy, skoro nie ma być Białorusi, co niektórzy pisali, że to będzie nonsens, że na przykład jadąc chociażby od moich Katowic, gdzieś tutaj właśnie od tej strony Polski, nawet już od Warszawy jadąc, to trzeba robić takie potężne koło, żeby wjechać na teren Rosji. Rodzą się pytania, dlaczego nie w pierwszej kolejności Białoruś, Ukraina? Dlaczego nie te tereny mapy w pierwszej kolejności? Dlaczego robią takie miszemasze? Dlaczego tak komplikują to wszystko? Dlaczego tak nielogicznie układają tą mapę? Rodzą się pytania, rodzą się wątpliwości, ale też rodzą się satysfakcje z tego, że studio SC Software idzie w tamte rejony. Na przykład tutaj widziałem na swoim social media Gitti, wypowiedział się bardzo pozytywnie na temat tutaj DLC Serce Rosji. Się cieszy ze względu na to, że podobały mu się tamte tereny, na przykład Rusmapy, tylko że Rusmapa ma tam swoje, wiadomo, problemy techniczne, nie? Wiadomo, to nie będzie to samo co Rusmapa, bo studio SC Software ma swoją wizję. No i jeżeli chodzi o tą samą wizję, to też na moim social media, na moim fanpage'u jest kierowca ciężarówki, który no, skrytykował dzieła studia SC Software, twierdząc, że te mapy, chociaż one no może są ładne, one zasługują tam na swoje aplausy, jednak nijak nie odnoszą się do tych terenów realnych, nie są tak autentycznie te mapy tworzone, że mieć tutaj na jednym monitorze Google Maps i przelewać to na grafikę w ETS-ie, to jednak nie jest to samo. Ale tutaj, moi drodzy, ja będę niestety bronił studia SC Software, ponieważ nie jest to możliwym, żeby cały ten nasz piękny świat przenieść do gry w takiej pięknej istocie, jak on jest, żeby go przenieść tutaj, do gry. Jest to niemożliwe,
w grach komputerowych musimy iść na kompromisy i niezależnie od tego, czy jesteś kierowcą ciężarówki w realu, niezależnie od tego, czy jesteś podróżnikiem, który uwielbia te wszystkie tereny, niezależnie od tego, czy jesteś tylko domowym graczem i nie zna tych autentycznych realii, to każda grupa graczy i widzów musi pamiętać o jednym, że to jest gra komputerowa, w której trzeba iść na wiele kompromisów. Nie da się w tej grze komputerowej odzwierciedlić całej tej istoty, całego tego piękna świata zewnętrznego w grze. To jest po prostu kurwa niemożliwe. Moi drodzy, musicie sobie zdać z tego sprawę. To jest niemożliwe. Biorąc pod uwagę skalę mapy, biorąc pod uwagę też optymalizację, żeby tych obiektów było dużo nowych, ale też nie za dużo, żeby na przeciętnych komputerach ta gra jakoś szła, żeby ona ciągła. Więc to wszystko trzeba jakoś tutaj sprowadzić do wspólnego mianownika. To nie jest łatwe. Czasami kosztuje to wiele wyrzeczeń i kompromisów, ale też prosi o wyrozumiałość graczy, którzy podchodzą do tego tematu, do ETS-a, do ATS-a. No nigdy nie będzie ta, chociaż nie wiadomo jak piękna, prawda? Bo tutaj podziwialiśmy drogę do Morza Czarnego, podziwialiśmy tutaj The Baltic Sea, podziwialiśmy Francję. To wszystko, owszem, pięknie wygląda w ETS-ie, jednak nie doszukujmy się na litość boską, bo to jest naprawdę na wyrost, to jest takie doszukiwanie się na wyrost troszeczkę, żeby to wszystko, co jest autentycznie, było przeniesione do gry. Aczkolwiek nie można studiu odebrać, że te takie kluczowe budynki, jakieś takie, wiecie, zabytkowe, jednak są tutaj do gry przeniesione. Oczywiście nie wszystkie, nadal nie ma spotka w Katowicach, no ale dobrze już też wiemy, że Going East to jest po prostu tragedia. To jest tragedia i co niektórzy oczekują, znaczy co niektórzy, właściwie biorąc pod uwagę polską społeczność, to chyba wszyscy oczekują tego, żeby w końcu na litość boską, studio SC Software ogarnęło się i nie Anglię w pierwszej kolejności do tego całego, można powiedzieć, takiego refreshu, tylko Going East, niech to zrobią w pierwszej kolejności. Moi drodzy, no nie wiemy jak to będzie naprawdę, ćwierkają ptaszki, że jednak to będzie Wielka Brytania do odświeżenia, ale czy to będzie prawda? Nie mam zielonego pojęcia. No, na Reddicie wygadała się osoba rzekomo znająca pewne osoby ze studia SC Software, że będą jednak robić Wielką Brytanię, jeżeli chodzi o odświeżenie terenu. Czy to tak będzie? Nie wiemy. Życie skoryguje to wszystko. No, no i tyle. No, na razie to są tylko plotki i proszę to jak plotki traktować. Wujku, zobacz, Flight Simulator jest bardzo dopracowana gra. Pato, no oglądałem Flight Simulator, głównie oglądam Flight Simulator u Fansima i ja bym nie powiedział, że to jest dopracowana gra. Tam brakuje dużo rzeczy. Może ja tutaj teraz, słuchajcie, wstrzymam na chwilkę grę, żeby wyczytać, co tutaj wy mówicie. Pelikan 1976. Bochum chwali SCS, bo ma profity. Och, Pelikan, jaki ty jest głupiutki. Jakie ja mam profity? Tak, Mercedesa. Nie, Skodę. Skodę mi podesłali. Kluczyki do Skody do niej dostałem. Moi drodzy, jak ja czytam takie komentarze, że WB to adwokat studia SC Software, on chwali, bo ma z tego profity. Jakie profity, Pelikan? Nikt mi nawet za to złotówki nigdy nie zapłacił. Nie mam kompletnie niczego z tego, wyrażaniu moich opinii pozytywnych i negatywnych na temat studia SC Software. Jakim to głupiutkim trzeba być, żeby tak twierdzić? Moi drodzy, studio SC Software ma tak naprawdę teraz na youtuberów, wiecie, tak troszeczkę wysmolone. Oni mają swoje streamy i oni nie patrzą na nikogo z nas. Jeszcze kiedyś im może na nas zależało, a teraz oni mają swoje streamy i oni streamują swój content. Nigdy nie miałem żadnych profitów z tego, że, nie wiem, dostałem od nich klucz licencyjny i mam tą wersję VIP-owską, ale poza tym nigdy od nich nie miałem żadnych profitów. Nigdy. Także Pelikan, puknij się w czoło, naprawdę. Może zrobi ci się wesoło. Bo ja to już kiedyś prostowałem kilkanaście razy i widzę, że nadal są ludzie, którzy po prostu oskarżają mnie o to, że jak ja pochwalę coś, co zrobi studio SC Software, to ja czerpię z tego jakieś profity, nie wiem, że oni mi jakieś hajsy za to płacą. Och Boże, naprawdę żal mi tych ludzi. Raper 782, pozdrawiamy z Dorotką, życzymy miłej niedzieli, udanego tygodnia. Jak tam pogoda u ciebie? Ja mam słoneczną pogodę, jest ciepło, 9 stopni, 9,2,
Także jeszcze plutko, fajnie. Po południu idziemy sobie na spacerek. Także po południu idę na spacerek. Ania po południu bierze koleżanki, bo Ania dzisiaj robi, odprawia urodziny dla koleżanek, zabiera je na pizzę. Ja tam sobie pójdę też na spacerek, także no tak to będzie wyglądało. No pogoda dzisiaj jest naprawdę fajna. Także pozdrawiam raper, dziękuję. Going East to jest dramat na ten moment. To jest główny powód, dla którego wolę jeździć na 1.39 z promocem zamiast na mapach SCS-u. Sarniak, zgadzam się z tobą w 100%. Nie będę temu nawet próbował, wiesz, się przeciwstawić. No, Going East to jest tragedia w trampkach. No, szkoda, że Pelikan nie słyszał tego, że ja wcześniej powiedziałem, że Going East jest tragiczny. Szkoda. Studio SCS Software hajsy mi płaci, że mówię o tym, co jest pożyteczne w tej grze. Jezus, naprawdę, nic tylko lacia i walić po dupie i patrzeć, czy równo puchnie. Moi drodzy, no tak, ja powiem wam szczerze, że jeżeli to będzie prawdą, że oni po tych Niemczech zaczną odświeżać Anglię, a nie Going East, no to będę troszeczkę zasmucony, ale tylko troszeczkę. Dlaczego tylko troszeczkę? Ano dlatego troszeczkę, że tak jak tutaj napisał Sarniak, mamy zamiennik, mamy właśnie tego promoca. Na promocach, gdyby komuś na przykład promoc z jakichś tam powodów nie odpowiadał, no to może sobie na promoca zainstalować Poland Rebuilding, prawda? I jest to dodatkowa alternatywa, więc mamy tych alternatyw naprawdę bardzo dużo. Bo dodatkowo mamy jeszcze mapy stricte traktujące Polskę, nie? Na przykład Poland Adding Detail, czy też na przykład tutaj, proszę bardzo, Pomezanie. To jest bardziej mapa fikcyjna niż realna, ale jednak gdzieś tam te polskie miejscowości mamy. Czy też fikcyjna Polska od Matameta, prawda? No więc mamy jakiś tam wybór, jeżeli chodzi o te polskie tereny, więc nie czujemy się tacy, wiecie, tacy porzuceni w tym temacie. IDEK 211, dziękuję za o kurcze, IDEK 211, poziom gabaryty, najwyższy poziom wspierania kanału. IDEK, bardzo mi miło z tego powodu, dziękuję za wsparcie kanału na tak wysokim poziomie. Nie każdy się na to decyduje, bo to są, kurde, to są potężne hajsy. Także dziękuję ci, IDEK, bardzo mi miło. No i kurde, no witaj w drużynie zielonych, witaj w drużynie patronów. Witam nowego patrona kanału. Kurde, IDEK zaszalał dzisiaj, wow. IDEK, dziękuję. Także moi drodzy, wracając tutaj do tematu, no są te alternatywy. Faktycznie no ta tutaj sprawa z Going East to jest jedna wielka tragedia w trampkach. No szkoda, no ale będziemy cierpliwie czekać, tak? Będziemy cierpliwie czekać. Natomiast rodzą się pytania, dlaczego po Iberii nie idą w Ukrainę? Dlaczego tam nie idą w, moi drodzy, właśnie te tereny, które można by było tak po linii prostej potem pokonać na tą Rosję? Dlaczego olali właśnie te państwa? Moi drodzy, no bo teraz nie wiem, czy... kurde, jak to zrobić, bo... Jak wam tak pokażę do kamerki, to niewiele będziecie widzieć, nie? Niewiele będziecie widzieć, ale moi drodzy, topograficznie, musicie sobie wyobrazić, jak leży, albo jeszcze inaczej wam to zilustruję, czekajcie, może jeszcze inaczej mi się to uda zrobić, przecież jakby nie było to jakąś tam skromną mapę, ale dupa, bo jesteśmy na Pomezanii, nie pokażę wam tego tutaj, bo tutaj jest mapa Pomezanii, a nie mapa SCS-owska. Moi drodzy, nie wiem, wygooglujcie sobie gdzieś w okienku bliźniaczym mapę Europy i mamy Polskę i żeby dostać się teraz do Rosji, musimy pojechać, moi drodzy, przez Litwę, Łotwę, chociaż mamy tutaj kawałek tej Rosji, na przykład można powiedzieć ten cały Kaliningrad, prawda? No ale no to my nie o tej Rosji mówimy. My mówimy tutaj o tej Rosji, która będzie łączyła się z Łotwą, Estonią i to nie będzie cała Rosja. Moi drodzy, to będzie... Ja tutaj specjalnie zatrzymałem grę, żebyście wy teraz bliźniaczo mogli sobie wygooglować mapę Europy, żebyście mogli sobie to czy też wyobrazić, jeżeli macie taką pamięć topograficzną, czy też po prostu zobaczyć sobie na mapie, jak to wygląda. No i moi drodzy, tak, Białoruś i Ukraina... No tego nie będzie. Będzie właśnie to zrobione w taki sposób, że pokonujemy Litwę, wjeżdżamy do Łotwy i z Łotwy, bądź też z Estonii będziemy mogli wjechać do Rosji. Nie będzie to cały obszar Rosji. Studio SCS Software zapowiedziało, że to będzie robione takimi, można powiedzieć, rozdziałami. Czyli Rosja będzie miała tam kilka update'ów. Ona będzie tak samo potężna jak Iberia. Cała Rosja oczywiście, no nie wiemy też, czy to będzie cała Rosja, czy tylko ta część europejska, bo można to powiedzieć, to już jest taka Euroazja.
Moi drodzy, i tutaj będziemy mieli ten kawałek Rosji od Estonii, od Łotwy, aż do rzeki Oka. Jeżeli wiecie, gdzie płynie Oka, tak plus minus możecie to sobie zilustrować, bądź też wygooglujecie sobie na mapach, no to do rzeki Oka tak plus minus będzie ten pierwszy fragment, te pierwsze DLC Serce Rosji. Także tak to mniej więcej będzie wyglądało, jeżeli chodzi o taką wizualizację. Mam nadzieję, że każdy z was to sobie jakoś albo wyobraził, albo po prostu wygooglował gdzieś na mapach, bo ja nie jestem w stanie wam tego bardziej lepiej pokazać, aczkolwiek no mogłem sobie tutaj dać jakąś grafikę, kurde, z mapą, żeby wam to tutaj jakoś, kurde, dać jakieś narzędzie, no nie przewidziałem tego, no przepraszam bardzo. Tak czy inaczej, no ten dodatek, to rozszerzenie mapowe o Rosję, ono będzie, moi drodzy, na kilka części i ta pierwsza część będzie właśnie od góry tam, czyli od Łotwy, od Estonii, w stronę rzeki Oka, gdzie ta granica rzeki Oka to będzie taką granicą już maksymalną, że na pewno dalej tam nic nie będzie i niekoniecznie do rzeki Oki. Także tam to należy traktować jako taką wytyczną tego pierwszego DLC Serce Rosji. Nie wiemy, czy w kolejnych update'ach oni będą, znaczy update'ach DLC, czy oni będą chcieli po prostu dobudować tą Rosję, czy będą chcieli dokleić wtedy właśnie Białoruś i Ukrainę. Tego nie wiemy. Studio SC Software jest nieobliczalne. Oni mają różne, czasami nawet i kosmate myśli dotyczące swojej twórczości. Także no, kurde, potrafią nas zaskoczyć i zobaczymy, czym nas tym razem zaskoczą. Kurde, ja widzę tutaj na OBS-ie, że, znaczy gra mi chodzi płynnie, ale widzę na OBS-ie tak od czasu do czasu potarga tą grę. Ciekawe. Dziwne rzeczy się tutaj dzieją. No dziwne dziwy. Zatrzymam grę, żeby zobaczyć, co wy o tym sądzicie. Witam serdecznie w niedzielę popołudnie. Z tymi planami na DLC Rosji to trochę popsuli. Czy ja wiem, czy popsuli? Ale w jakim sensie popsuli? Jadąc także na Rosję w ETS-2, to trzeba też jeszcze przejechać południowo-wschodni kawałek Estonii, około 20 km. A z czego, co ja słyszałem, to tylko europejska część Rosji ma być. No właśnie, Gabriel Cichy. Ja też słyszałem to, że to ma być tylko europejska część Rosji. Marcin Pieszchała pisze, jak wygląda temat Mr. Jankes? Ojejku, Marcin Pieszchała, to jest temat OMSI 2. Ja, wiesz, ja ci powiem tak, ja nie wiem, co teraz Jankes robi, bo Jankes, ja wam powiem tak szczerze, troszeczkę Jankes mnie troszeczkę podirytował, ponieważ Jankes tak troszeczkę też za sprawą mojego kanału zbierał na laptop, żeby update'ować swoją mapę. Coś tam potem pokazywał, że ten laptop kupił, że coś tam robi nad tą mapą, ale update'u mapy do dzisiaj nie ma. Także no czuję się troszeczkę rozgoryczony i rozczarowany i więcej na ten temat nie powiem, bo nawet nie wiem, co mam mówić. Także no tyle. To jest niestety Mr. Jankes nauczył mnie pewnej rzeczy, że muszę mniej ufać ludziom. No niestety. Dobra. Moi drodzy, wujku od dawna tak już jest na live, ale IDEK 211, ja tutaj już nic z tym nie zrobię, bo wiesz, gra mi chodzi płynnie. Na OBS-ie widzę tam od czasu do czasu coś zlaguje. Natomiast, moi drodzy, obojętnie u jakiego youtubera byście się nie zjawili, to każdy ma pogorszoną jakość obrazu. Może nie u każdego są jakieś lagi, ale u każdego jest pogorszona jakość obrazu. Natomiast wy pamiętajcie, że to jest Open Beta 1.40, która troszeczkę jedzie po optymalizacji gry. I to też bierzcie pod uwagę w dzisiejszym odcinku, w dzisiejszym spotkaniu. I ja tutaj nic więcej nie zrobię, bo nic nie jestem w stanie więcej zrobić. To, że tutaj gdzieś są jakieś lekkie ścinki, to ja na to nic więcej nie poradzę. Musicie po prostu włączyć swoją wyrozumiałość pod ten, bo ja już na głowie dawno stanąłem, jeżeli chodzi o tutaj ustawienia OBS-a i tak dalej, no. Na resztę trzeba włączyć tutaj wyrozumiałość. YouTube działa tak jak działa, on tutaj też ten obraz nam strasznie niszczy, no i no jest jak jest, no. Ja nic na to nie poradzę, także
tylko i wyłącznie wasza wyrozumiałość. A to, że tak targa, no to naprawdę, no. ATS mi nie targa, ETS targa. A to jest ten sam silnik gry. Dlaczego tak? No to pewnie też świadczy o nie wiem, optymalizacji ETS-a, nie? W stosunku do ATS-a. ATS jest też dużo młodszy. Także, no właśnie. Ja rozumiem, tylko mówię, że tak jest. Idek, ja wiem, że tak jest. Siemka, wiesz, kiedy Sharpie wyda mapę? No, Sharpie wyda mapę wtedy, kiedy będzie mapa ukończona. Robią Rosję, bo chcą dać Kamaza do gry. A, taką tezę sobie ułożyłeś. Że robią Kamaza, chcą dać Kamaza do gry i dlatego robią Rosję, a nie w pierwszej kolejności Białoruś, Ukrainę. No cóż, jest to bardzo ciekawa teza, którą warto sobie gdzieś tam po prostu wziąć pod uwagę. Daniel, warto ją sobie przemyśleć. No, jest to ciekawa teza. Jest to bardzo ciekawe. No. Ciekawe. Czekajcie, ja sobie tutaj zazoomuję troszeczkę tą mapę. Kurde, gdzie ja tu miałem zoomowanie tej mapy? Ja sobie zapomniałem, gdzie sobie przypisałem zoomowanie tej mapy. No tutaj sobie dałem to zoomowanie. O, ja wolę taki widok, bo w tej ciężarówce niestety nie mam GPS-u. Także moi drodzy, tutaj również, jeżeli chodzi o serce Rosji, no to tylko, nie tylko to, że ten teren jest kontrowersyjny pod tym kątem, że no omija tą Białoruś, tą Ukrainę, że to jakoś tak nielogicznie jest. Tutaj zobaczcie, jeden z widzów podał tezę, że chcą wypuścić Kamaza, więc może dlatego najpierw będzie Rosja. Ja tego nie potwierdzę, ani temu też nie zaprzeczę, no to, no bo to jest naprawdę ciekawa teza, godna przemyślenia, bo kiedyś studio SCS Software, sam Paweł Szebor mówił o tym, że chcą dać Kamaza. Oni o tym kiedyś wspominali. Także kurde, kto tam wie, być może jest w tym gdzieś sens i logika. Kto tam wie? Cybar, 10 zł. Witam wujka, nie ma się co spinać, zawsze znajdzie się ktoś, komu żyłkę w dupce ściska z żalu, gdybyś nawet miał profity, to zapracowałeś sobie wietnim stażem i nikomu nic do tego, zawsze mówiłeś szczerze i tak trzymaj. Ale Cybar, ja się nie spinam, ja tylko próbuję, może faktycznie w emocjonalny sposób, nie wiem, nie mi to oceniać, bo ja czasami nie kontroluję swojego zachowania i przyznam się szczerze, że tak czasami jest, ale powiem ci szczerze, że ja nie po raz pierwszy spotykam się z takimi oskarżeniami w moją stronę, że ja jestem adwokatem studia SCS Software, bo ja do nich jeździłem, bo ja miałem tam kumpli, czy też nadal mam kumpli w studiu SCS Software, no to, że ja ich chwalę. Szkoda, że te osoby nie widzą, kiedy ja krytykuję to, co zrobi studio SCS Software. Studio SCS Software nigdy nie zapłaciło mi nawet grosiczka za to, że ja w jakikolwiek sposób wypowiedziałem się pozytywnie czy negatywnie o nich. Jedynym profitem, jakim mam od studia SCS Software, to to, że mam tą wersję VIP-owską. I to jest max. To jest max, koniec profitów. I nic więcej, nic poza tym. Także, wiecie, jak wam powiedziałem wcześniej, studio SCS Software, oni mają swoich teraz streamerów, oni mają swoich youtuberów i oni nami się nawet nie interesują, nie? No taka jest przykra prawda, nie? Także to jeszcze kiedyś oni podsyłali nam właśnie te klucze licencyjne dużo wcześniej, żebyśmy mogli sobie pojeździć, pośmigać i coś powiedzieć. A teraz nawet powiem wam szczerze, klucze licencyjne do DLC, jak już podsyłają, to można powiedzieć na 12 godzin przed oficjalną premierą, nie? Jak już podsyłają, nie? Coś na takiej zasadzie. Także no, jest tak jak jest i nigdy w życiu nie czerpałem żadnych profitów od studia SCS Software za to, że pokazuję ich grę i że no, byłem u nich w studiu i jeszcze jakieś tam inne rzeczy, nie? Cała reszta, którą słyszycie, to są pomówienia, to jest propaganda i takich ludzi należy ignorować, no i tyle. A wiadomo, no to, że ktoś tam ma jakieś inne wyobrażenia i że kogoś tam żyłka w dupie ściska, no to tak zawsze będzie, no. Tacy są ludzie, nie? Tacy są ludzie i tacy ludzie będą, no.
Tylko szkoda, że to, co oni sobie układają w głowie, szkoda, że taki człowiek nie przyjdzie na przykład tutaj i nie zapyta się oficjalnie: hej wujek Bohun, czy masz jakieś profity z tego, że na przykład dobrze wypowiadasz się o studiu SC Software? Tylko oskarżenia. Tak, on ma profity na pewno, bo nie wiem, bo ma znajomości w studiu SC Software. No, takich ludzi po prostu mi żal. Oni nie zapytają się ciebie, żeby potwierdzić ewentualne swoje rzekome, wiecie, tam przypuszczenia, tylko walą przypuszczenia, nie? I wmawiają sobie, że to prawda. Ale ta mgła robi robotę. Tak jest, Iceman, ta mgła robi robotę, aczkolwiek tutaj złośliwi na temat tej mgły mówią jedno. Ale to już było. I zabrali kiedyś. A teraz dali jako nowość i się podniecamy tym niestety. No tak, mgła kiedyś była. Mgłę kiedyś zabrali, niby rzekomo dla optymalizacji gry. Teraz mgłę dodali i to może przez to teraz tak tutaj ścina i laguje, co? Kurczę piórko. Kto tam wie? Może znowu przez tą mgłę ta optymalizacja jest taka, jaka jest. Antek Orczykowski. Ile masz kasy i który level jest w ETS 2? Wiesz co, tutaj mam level 2, natomiast kasy mam 36 tysięcy 28 zł. Bardzo mało, bo ja tutaj właściwie, wiesz, drugi albo trzeci raz śmigam po mezanie. Ja po mezanie traktuję jako ciekawostkę, jako fajny projekt, ale wciąż rozwijający się i we wczesnej wczesnym dostępie, bo jest to mapa za malutka jeszcze na to, żeby tworzyć tutaj jakąś kampanię, wiesz. Dlatego ja tak jeżdżę tutaj, tak można powiedzieć, tak z doskoku. Tak, można powiedzieć też dla czystego fanu, nie? Coś na takiej zasadzie. Nie rozwijam tutaj kampanii. Kapitan Janek, witamy w Autostopowiczach. Witamy nowego patrona kanału. Witamy w grupie zielonych. Podjedziemy, oddamy i bierzemy inny wóz. Moi drodzy, teraz będę chciał wybrać jakąś inną ciężarówkę innej marki, żebyście nie powiedzieli, że tylko z Kanią. Hej wujaszku, jak uważasz MP od SCS będzie lepsze niż od Trackers MP, bo chodzą jakieś plotki, pozdrawiam. No córku, witam, pozdrawiam. Kurde, no cór, ale tyś tam nabił wyświetleń na swoim odcinku z tego, z farminga. Kurde, ja tam wbiłem do siebie na kanał, patrzę, kurde, 50 tysięcy wyświetleń. No cór, ty z ciebie jest farmingowa szycha po prostu. Powiem ci tyle, nie? Także witam, pozdrawiam. Wiesz co, no cór, powiem ci tak, ja uważam, nie chcę się wypowiadać za wszystkich, ale dla mnie osobiście multiplayer, który wyjdzie od studia SC Software, będzie ciekawszy. I już teraz podaję ci moje argumenty, dlaczego będzie ciekawszy. Będzie ciekawszy dlatego, że będę mógł jechać w trafiku z osobami, które ja mam na Steamie, jako znajomi. I to wyklucza ewentualnych troli, to wyklucza ewentualne inne wariacje kompasu. Związane ze Skodami, nie legitnymi, nie do końca sprawiedliwymi banami i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. To wykluczy lądówki śmierci, w końcu na szczęście i nareszcie i tak dalej, nie? Także no, to dla mnie, ja się wypowiadam za siebie, dla mnie multiplayer od studia SC Software będzie czymś mega. Ale wy nie do końca musicie, czy też możecie patrzeć na moje zdanie. Dlaczego? Ponieważ ja już stary byk jestem. Moi drodzy, ja już stary byk jestem i niekoniecznie to, co cieszy mnie, cieszy młodzież. Ja już jestem takim YouTube'owym boomerem, wiecie. To tutaj trzeba sobie szczerze powiedzieć. Ja jestem takim już YouTube'owym dziadkiem, można powiedzieć. I ja lubię taki bardziej spokój, taką harmonię ze światem. Mnie nie cieszy to, jak na przykład widzę u innych youtuberów, że jadą gdzieś tam pod korki i stoją tam w tej, kurde, w tej, ja już nawet zapomniałem, gdzie tam się stało. Stoją w tym korku i ich to bawi. Ja tego nie rozumiem. Młodzież, owszem, to lubi, ale ja już jestem za stary na takie rzeczy. No, także nie do końca to, co ja wam tutaj mówię, nie do końca to, co mnie cieszy, musi odpowiadać wam i cieszyć was. Ja jestem takim już osobą taką, wiecie, taką stonowaną troszeczkę, gdzie mam mniej ochoty na takie szaleństwa, że jadę gdzieś i stoję godzinę w korku i pcham się na lądówki śmierci specjalnie, bo niby rzekomo mnie to ma bawić. No, mnie to nie bawi. Także to musicie na to wziąć uwagę. Okej, okay, będziemy wybierać coś, ale teraz inną ciężarówką. A może Roburem? A może Emanem?
Tutaj do tego piekła chciałbym pojechać. Nic nie losuje się na piekło. W tym piekle piekło. Kurczaki. No patrzcie, no nic mi nie losuje na piekło, jak na złość. Dobra, polecimy teraz sobie z Białej Góry do Malborku Piaski z pustymi paletami. Pojedziemy sobie premiumką. Och, jak ja dawno premiumką nie jechałem. Także może być. Za niedługo to zamiast wujek Bochun to będzie dziadek Bochun. Tak jest, dokładnie. Moi drodzy, no nie ukrywajmy tutaj pewnych faktów. Ja naprawdę się dziwię, że tak dużo młodzieży jest na moim kanale, ponieważ ja już jestem taką osobą troszeczkę starszą, prawda? Na YouTubie i wiecie, no, no niekoniecznie ja mogę nadawać na tej samej fali, na której to fali nadaje młodzież. Ja sobie świetnie z tego zdaję sprawę i też widzę po innych YouTuberach, na przykład młodsi ode mnie mają z ETS-a większą widownię, prawda? Bo ci młodsi nadają na fali młodszych, a ja jestem takim już... No takim YouTube'owym dziadkiem jestem już i dlatego no moje opinie nie do końca mogą się zgadzać i te moje wizje nie do końca mogą się zgadzać z tymi opiniami i z tą taką główną opinią na temat gry, podejściem do życia przez młodzież, nie? To nie do końca pójdzie ze sobą w parze. Znaczy ja zdaję sobie z tego sprawę, jak najbardziej, oczywiście. Hamulczyk mi tutaj nie zhamulczykował. Moi drodzy, zobaczmy teraz na mapie, jak to będzie wyglądać. Polecimy sobie z Białej Góry, ale wiecie co, stunigujemy tą trasę. Polecimy sobie przez te drogi, którymi jeszcze nie jechałem. Czekajcie, zresetuję to. Polecimy tędy. 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 GPS całkowicie zwariował. On tego nie ogarnia, to co ja tymi spinaczkami tutaj zaznaczam. W ogóle tego GPS nie ogarnia. Jeszcze raz, do tej pory ogarnął. No nie, tutaj GPS tutaj nie ogarnia tego. Nie da się w ten sposób tego zaznaczyć. Patrzcie, co ten GPS robi. Patrzcie, jaką tą trasę tutaj robi. No po prostu nie ogarnia tego chłop. Co za GPS? Dobra, pojadę tak, jak on pokazuje. Młodzież, jak jej nie pasuje, to nie musi tutaj siedzieć. Narzekać, marudzić mogą sobie u innych. Mac, no i tak i nie, wiesz, i tak i nie. I tak i nie, bo jednak chłop by chciał dotrzeć do tej młodzieży, nie? Podzielić się z nią tą swoją pasją, tym swoim poglądem na świat. Tym bardziej, że, moi drodzy, ja jestem też taką osobą, która od czasu... Znaczy, młodzież może mi mieć za złe to, że ja od czasu do czasu, oczywiście nie wsadzając wszystkich do jednego wora, ale jednak czasami narzekam tutaj na pewne zachowania młodzieży, jak patrzę na niektórych przypadkach, nie? No to czasami tutaj narzekam na co niektóre przypadki młodzieży, więc co niektórzy mogą to odebrać zbyt osobiście i mogą się na mnie z kuli tego pogniewać, no ale ja już taki jestem, że jestem bezpośredni, że to co mam na sercu to mam na języku, no i cóż, no ale jednak z drugiej strony przez te moje poglądy, moje zdanie, moje opinie, no też chciałbym do tej młodzieży dotrzeć, jakby to nie jest może taką główną wytyczną, która na pewno tak musi działać, ale no gdzieś tam po drodze chciałbym to zrobić, nie? Coś na takiej zasadzie. Ja mam 59 lat, pisze Stanisław. Bochnia pozdrawia. Pozdrawiam Bochnię. Wow. Czekajcie, bo tutaj jest jakaś dłuższa wypowiedź. Katarzyn, ja obecnie mam 17 lat we wrześniu, skończę 18, a dla mnie twoje materiały są interesujące i wartościowe. Dużo też robi twoja osobowość. A no dziękuję, bardzo mi miło. Kuba ETS2. Wie wujek, ja oglądam wujka od 2013 roku, więc dość długo i sam nie wiem, co to znaczy WSM, zacząłem oglądać jako dzieciak, a w tym roku będę miał 19 lat i dalej lubię wujka oglądać, bo można mile spędzić czas. No właśnie. Moi drodzy, no o to właśnie chodzi, żeby miło spędzić czas. No ja miło spędzam ten czas z największą przyjemnością, aczkolwiek powiem wam też, że
No tutaj czasami różny klimat panuje, tak? Raz jestem rozbrykany, raz jestem poważny. Wczoraj byłem rozbrykany, dzisiaj jestem poważniejszy. Dzisiaj jestem poważniejszy niż wczoraj. To też zależy od dnia, od faz księżyca. Także, no tak jak się czuję, taki jest klimat na kanale. Ja od FS17 oglądam. Jeżeli chodzi o środowisko farminga, tutaj mam troszeczkę bardziej pod górkę i tutaj środowisko farminga bardzo często się mnie pyta, kiedy będzie powrót do tego farminga. No i tutaj właśnie, no to wszystko zależy od Sharpiego w tym momencie, nie? Także Sharpie ma na sobie naprawdę potężne brzemię pod tym kątem. GPS tutaj tak powariował. Fajna muzyczka, nie? W tle leci. Fajna muzyczka leci w tle. Podoba wam się? Mi się podoba muzyka country. A wybrałem dla was taką naprawdę taką fajną, żeby nie była ani za bardzo spontaniczna, ani też taka, wiecie, taka do spania, nie? Tylko żeby była taka i do tańca, i do różańca, jeżeli chodzi o tą nutkę. Także posiedziałem chyba z pół dnia, żeby wybrać tam z tego Epidemic Sound takie najlepsze nutki z tej dziedziny. Aczkolwiek, kurde, no tam jest dużo jeszcze muzyki, którą muszę poprzeglądać. Humor zależy od zmian faz rozrządu. Faz rozrządu, powiadasz? Kurde. No, bardzo ciekawa filozofia. Pierwszy raz o tym słyszę, ale no ciekawe, bardzo ciekawe. Od faz rozrządu. No, kurde, no ma to swój sens. Sprawdziłeś może konto bankowe, bo wysłałem odszkodowanie przelewem. Nie, Katarzyn, nie sprawdzałem konta bankowego, bo niby po co to bym miał robić? Ja nie wchodzę tam na takie konta bankowe, może raz w miesiącu, kiedy trzeba opłaty porobić, czynsz media i tak dalej, i tak dalej. A tak to nie wchodzę na konto nawet. Ja jestem rocznik 82, trochę jakby senior tutaj, ale przychodzi się tutaj dla klimatu, dla ludzi, jest spokój, jest kultura. Można się pośmiać, ale również zobaczyć coś ciekawego. Pozdrawiam wszystkich. Chris914, dziękuję za opinię. Znaczy, wiecie co, powiem wam tak. Jeżeli chodzi o kulturę na kanale, to też różnie bywa, bo od czasu do czasu emocjonalnie wyrażam się wulgarnie, ale to też jest tutaj pewna strategia dla tych wszystkich skryptów YouTube'a, które, bo wiecie, to działa na takiej zasadzie, że jeżeli na materiał przeklniesz sobie tam kurwa mać, chociaż raz na cały odcinek, to algorytmy YouTube'a, które przeszukują czepią cały odcinek pod kątem właśnie zakazanych scen na gości, pod kątem tego, co mówimy, pod kątem tego, jaka muzyka jest nadawana w tle, to ona może ten materiał sklasyfikować jako dla dzieci i wtedy są kłopoty. Wtedy są kłopoty, bo jeżeli na przykład takiego dla mojego zabezpieczenia materiale nie sypnę jakimś wulgaryzmem, jeżeli wtedy algorytm mi da, że ja oznaczyłem materiał, że nie jest dla dzieci, a YouTube oznaczy go, czy też automaty YouTube'a określą mi go, że to jest dla dzieci, to wtedy dla mnie są poważne konsekwencje na YouTube. 10 zł. Dlatego no ja tutaj w takim twoje filmy z systemie zabezpieczenia to robię. 2016 roku pozdrawiam, uśmiechnięta twarz z otwartymi ustami i roześmianymi oczami. Dziękuję, Dominik Gaming, bardzo mi miło z tego powodu, dziękuję za wsparcie od 2016 roku, no to też kawał czasu. Skręć w lewo. I widzicie tutaj na tej pomezanii, naprawdę jest bardzo dużo takich ciekawych dróg takich, których no mało jest na tych mapach domyślnych od studia SCS Software. Ja też widzę bardzo ciekawą naczepę za sobą teraz wlekę, zobaczmy tą naczepę. Czy to jest naczepa, no wiadomo, firanka, ale chodzi o to, jakie ona ma osie, jaki ona ma rozstaw osi, widzicie? Taki, można powiedzieć, troszeczkę niestandardowy. Nie często widujemy na naszych drogach taki rozstaw osi. No i moi drodzy, tutaj Pawulon ma u mnie wielki, wielki plus. Za chwileczkę usłyszę, że jak chwalę Pawulona, to mam z tego profity. No cóż, no. No faktycznie Pawulon mi robi przelewy, także no dziękuję Pawulon za te przelewy, dziękuję. Słuchajcie, tutaj wielka cześć i chwała dla Pawulona z mojej strony za to, że dał słoneczniki.
Pozdrawiam się, Pawulon. Nie można było dać rzepaku? Nie można było dać rzepaku? Także kurde, słuchajcie, no. Wielka cześć i chwała dla Pawulona za to, że dał słoneczniki. Że chłop nie zapomniał o tym, co ja lubię na mapach. Cześć WB, a witam wszystkich tych, którzy dopiero teraz wbili na live'a. Witam, witam, pozdrawiam bardzo serdecznie. Życzę miłej zabawy. Moi drodzy, w chwili obecnej jest ponad 60 osób na streamie. Wow! Moi drodzy, dziękuję za tak wysoką frekwencję. No jesteście po prostu niesamowici. Oglądam cię od 2014 albo 2015, bo grałeś FS15. Tak, nie jeden... Nie jeden widz, który wbił dla farminga właśnie w tamtych czasach, kiedy nadawałem z Anią FS13, kiedy nadawałem FS15, to pod tymi odcinkami najczęściej czytam coś takiego. Kurde, najlepsze serie, kurna, kiedyś to było. Wujek, ale się zmieniłeś. No tak, zmieniłem się, no bo trudno, żeby nie. No tak, racja, zestarzałem się, no bo trudno, żeby nie. Wy też od tamtego czasu urośliście, wy też od tamtego czasu może bardziej dojrzeliście, wy też od tamtego czasu się zmieniliście. Tylko, że wy po sobie tego nie widzicie, ale po innych osobach to już widzicie. Ja też widzę, jak bardzo zmieniła się moja córka, gdy patrzę na tamte materiały. Moi drodzy, czas nie stoi w miejscu. Wszystko idzie do przodu, wszystko się zmienia, czasy się zmieniają, wszystko się zmienia. Więc jak najbardziej oczywiście tak. No i te zdanie, które jest już takim, można powiedzieć, też memem w internecie, czyli kurwa, kiedyś to było, nie? No właśnie, dziś już nie jest. Także no to. Ale dużo widzów ostatnimi czasy wraca na kanał. Dużo czytam takich tekstów. Kurde, wujek, oglądałem cię lata temu. Powróciłem, kurde, po tylu latach. Widzę, że nadal nadajesz. Kurde, fajnie tak wrócić, powspominać stare czasy, kiedy wtedy miałem tyle i tyle lat. To się naprawdę fajnie czyta. Bardzo wam za to dziękuję, bo to jest dla mnie nagrodą, nie? Że jeżeli ktoś do mnie wbija po tylu latach, z jakiegoś powodu przestał mnie oglądać, co ja to też rozumiem, bo ja wam powiem szczerze, że naprawdę jest dużo kanałów, które ja kiedyś oglądałem, a dzisiaj ich nie oglądam. Nie dlatego, że przestałem lubić ich content. Nie dlatego, że przestałem lubić tamtych prowadzących. Tylko dlatego, że najzwyczajniej w świecie mi się przejedli. Mówię szczerze i bezpośrednio. Po prostu mi się przejedli. Postanowiłem sobie od nich zrobić przerwę. Ja sobie nawet zrobiłem przerwę od Rafała Z. Zrobiłem sobie przerwę od Noli... wtedy był Noliba, potem odkryłem, że już jest Rafał Z, prawda? Teraz do Rafała powróciłem. Zrobiłem sobie przerwę od Piotra Jaskierni. Jest wielu takich youtuberów, których lubię, szanuję, ale jednak od czasu do czasu potrzebuję sobie od nich odpocząć. I to jest całkowicie normalne, ja to całkowicie rozumiem, więc jeżeli jest u mnie widz, który zrobi sobie ode mnie przerwę i wraca do mnie po kilku latach, ja to jak najbardziej rozumiem, bo ja sam takie coś robię. Ja sam takie coś robię, nie jestem w stanie oglądać każdego materiału, każdego youtubera, którego lubię, którego szanuję, nie? No wiecie, o co chodzi, nie? Że ja to wszystko rozumiem, to jest bardzo życiowe, to jest bardzo zrozumiałe, nie mam nikomu za złe, bo ja sam wiem, o co w tym wszystkim chodzi, bo sam mam takie przypadłości, że no, do kogoś wracam po kilku latach, nie? Jestem ciekawy, hej, co tam u niego słychać, nie? Także no to jest normalna rzecz, no po prostu normalna rzecz. Ja właśnie wracam do wujka po 2 latach, Fiko 112. No właśnie, proszę bardzo. Także ja to całkowicie rozumiem i bardzo dużo też czytam takich komentarzy, że no wróciłem do ciebie po latach, nie? No i to jest właśnie to, o czym ja mówię. Popek Q. Ja tobie perpe view na Fame MMA działało, u mnie czarny ekran. O, Popek Q. Ja ci powiem coś takiego, że ja perpe view kupuję chyba od 5. gali, czy jakoś tak. I powiem ci, że teraz, pierwszy raz wczoraj, był kłopot z perperview. Ja co chwilkę miałem czarny ekran. Myślałem, że mnie już pieron jasny strzeli, bo jednak chłopie wydajesz na te perperview, to nie jest tanie, bo ta wersja, którą ja kupiłem, tam mnie w sumie wyszła coś niecałe 30 zł.
No ale to wiecie co, to ja za Netflixa płacę podobną kwotę, niewiele wyższą i mam dostęp do filmów na cały miesiąc, nie? Czy tam płacę sobie za HBO 25 zł i mam. Czy tam płacę 23 zł za YouTube Premium i mam. A tutaj wczoraj te pay-per-view działało tragicznie. Tam były te Fame MMA, tam był Green, Blue, Red, Black. Ja tylko przełączałem się pomiędzy tymi kolorami i co chwilkę albo mi zrywało. Jedynie, gdzie było stabilne łącze, to na Loży Szyderców, gdzie ja po prostu nie chciałem tego oglądać przez Loży Szyderców, bo mnie w zupełności nie interesuje to, o czym mówią ci opiniotwórcy, którzy są w tak zwanych gankach kolusiowskich i jest tam wielkie kółko wzajemnej adoracji, że ten kumpluje się z tym, kto będzie bronił tego, tamten kumpluje się z tamtym, kto będzie bronił tego. Więc mnie ta Loża Szyderców w ogóle i absolutnie nie interesuje, ale tylko tam można było przez... Kiedy zrywało na tych podstawowych streamach, to tylko tam można było zobaczyć tą relację, nie? I kurde, walka kobiet, dup czarny ekran, nie? I w tym momencie, no jestem bardzo rozczarowany jakością pay-per-view na wczorajszej gali. Była to chyba najtragiczniejsza jakość techniczna, jaką Fame MMA zaprezentowało do tej pory. Zresztą nie tylko mi ścinało, bo kumplowi też ścinało. Kumpel też mi wysłał SMS-y. Hej, tobie też ścina? Tak. Myślałem, że to u mnie, co z internetem, ale patrzę, sprawdzam na speed teście. Patrzę, no kurde, upload jest, słuchajcie, 20 mega. Download jest prawie 300 mega. Wszystko jest ok. Kurde, powyłączałem ewentualnie wszystko to, co by mogło obciążać sieć. No kurde, no i dalej mi ścina, nie? I patrzę, jest serwer, znaczy błąd serwisu. Nie błąd połączenia, tylko był czerwony monit, błąd serwisu. Strasznie mnie to sfuczyło i powiem wam, zastanowię się nad zakupem pay-per-view na następną galę Fame MMA, bo kurde, ja nie za to płacę, żeby po prostu no, oglądać czarny ekran, nie? Mało tego, jak się na przykład ustawiło tą relację na 1080p, to jakość odbioru tej relacji była gorsza niż to, co wy teraz oglądacie na żywo na pełnym ekranie 1080p na YouTubie. Jedne wielkie piksele i czarny ekran, nie? Żeby ten ekran widzieć dobrej jakości, to trzeba było przełączyć się na 720p. Także no niestety Federacja Fame MMA wczoraj odjebała taką kaszanę, jeżeli chodzi o pay-per-view, że to przechodzi ludzkie pojęcie i trzeba o tym głośno powiedzieć. Jestem mega rozczarowany jakością streamingu wczoraj gali Fame MMA, 9 gali Fame MMA. Jestem rozczarowany po raz pierwszy. Nigdy nie było takiej tragedii, jak była wczoraj. Ja to mam nadzieję, że na 10 już tych problemów z pay-per-view nie będzie. Znaczy na poprzednich nie było. Na 8, na 7, na 6, na 5 nie było. Teraz pierwszy raz coś im nie zaprądziło, nie? Ja czekam na walkę pałki z Casio. Mi też wczoraj ścinało, a net stabilny. No właśnie, no. Ja, znaczy wiecie co, ja tak naprawdę powiem wam szczerze, ja wczoraj wykupiłem, znaczy wczoraj, nie, że wczoraj wykupiłem, tylko wykupiłem te pay-per-view tylko dla jednej walki, dla walki Sylwestra Wardęgi z Błońskim. Ja wiedziałem, znaczy wiecie co, może nie, że wiedziałem, ale przeczuwałem, że Sylwek to przegra. Ponieważ no, Błoński trenuje od dłuższego czasu, Błoński jest wyższy, Błoński ma większy zasięg dłoni tych ciosów. Błoński jest też młodszy, jest żwawniejszy, jest szybszy, więc to było do przewidzenia. Ja śmiechłem, gdy zobaczyłem takie te notowania na BetClicku, kto na kogo stawia, nie? Te notowania na Sylwestra Wardęgi po prostu mnie rozśmieszyły tylko, bo naprawdę, no to pewnie robili Watanczycy, którzy stawiali na swojego lidera. Ja wam powiem tak, no, że czułem gdzieś tam w moczu, że wygra Błoński. Miałem cichą nadzieję, że jednak Sylwek, ale wygrał Błoński. No nie ma co się ukryć, jednak to, że Błoński jest młodszy, że dłużej trenuje i że jednak ma już jakieś doświadczenie, jest na tym oktagonie drugi raz, więc już ma te problemy z tym pierwszym stresem za sobą. Tutaj też musimy pamiętać o tym, że Sylwek absolutnie, znaczy mnie Sylwek absolutnie nie rozczarował przegraną walką.
Ja do faceta taki, jaki szacun miałem, taki nadal mam, bo nie będę go oceniał przez pryzmat przegranej walki. Biorąc pod uwagę to, że jest to facet chory na cukrzycę, o tym też musimy pamiętać, że cukrzyca na pewno w treningach mu uprzykrzyła życie. Więc ja mam szacun też dla niego o to, że z taką chorobą w ogóle podjął się takiego wyzwania, nie? To jest wyzwanie i ja dla niego chylę czoła za to wyzwanie, bo zdając sobie sprawę, że ma się tą cukrzycę i trzeba ten poziom cukru kontrolować, biorąc się za takiego przeciwnika, o wiele młodszego, szybszego, z większym zasięgiem wypuszczania ciosów, gibszego jak Błonski, to trzeba mieć jaja. No i Sylwek udowodnił, że on te jaja ma, nie? On udowodnił, że te jaja ma. Dostał w pierdol w pierwszej rundzie. Owszem, nie powiem, że nie. Dostał. Ale ja nadal mam do niego taki sam szacun, jaki miałem. Ja wiem, co to oznacza mieć cukrzycę. Mam w rodzinie osobę chorą na cukrzycę, więc wiem, jakie to jest trudne, jakie to jest ciężkie. Też Rojo ma cukrzycę. Rojo mi wiele o cukrzycy opowiadał. Widziałem, jak Rojo walczy ze samym sobą czasami. Także no kurde, powiem wam, że cukrzyca to jest naprawdę przerąbana choroba, przerąbana, więc ja i tak, biorąc pod uwagę to wszystko, przez co przeszedł Sylwek i przez co nie przeszedł, bo nie zdążył, no to i tak, no mnie Sylwek nie zawiódł, mnie on nie ma za co przepraszać, że przegrał, ja nadal jestem, że tak powiem, no jego sympatykiem, nie? Sympatykiem, nie fanatykiem, tylko sympatykiem jego persony. U mnie Sylwek wcale nie stracił nic a nic w oczach. Wręcz przeciwnie, zachował to, co miał. No cóż, 10 zł. Wujaszku, jak dostałbyś propozycję walki na Fame, to zgodziłbyś się? Ja to widziałbym cię z Bolkiem z Mafii Solec, a co do Sylwka, to mega mu kibicowałem, ale jak mówiłeś, szacun za to, że z cukrzycą się podjął, pozdrawiam. Nie no, córku, nie, dziękuję za wsparcie. Nie podjąłbym się walki na Fame MMA, bo ja już jestem za stary, wiesz, ja mam 42 lata. Nawet gdybym miał trenować do Fame MMA 15, czyli nie wiem, gdzieś tam za 2-3 lata, to ja nigdy bym już nie miał takiej kondycji, jaką ma taki 20-latek, 15-latek, to może trochę pojechałem teraz po bandzie. Ale na pewno nie miałbym takiej kondycji, jak ma teraz Błonski, który wygrał z Wardęgą. To już nie jest to. Tym bardziej wy pamiętajcie, że ja jestem po bardzo poważnych chorobach. Ja jestem po nowotworze łagodnym. Ja mam choroby przewlekłe. Ja mam kilka operacji za sobą. Więc to już nie jest ten wiek i to nie jest ta kondycja i to nie jest to zdrowie, które mogłyby kupić moją walkę na Fame MMA. Absolutnie to... Pieniądze to nie wszystko. Tutaj trzeba też dbać o siebie, nie? O swoje zdrowie i trzeba mocno stąpać po ziemi. Ja zdecydowanie jestem taką osobą, która mocno stąpa po ziemi i dobrze wiem, że jakbym wyszedł na dechy z kimkolwiek w wieku 25 lat, jakby mój przeciwnik miał 25 lat, przed 30, to z palcem w dupie by mnie pokonał, nie? Tutaj nie ma absolutnie nic do zaprzeczenia, bo na pewno by tak było. Aczkolwiek ja nigdy nie byłem bitnym kokotem, nigdy. Gdzieś tam oczywiście były jakieś chuligańskie wyczyny w szkole podstawowej, gdzieś tam się człowiek wydurniał, gdzieś tam od czasu do czasu dał klapsa w dziąsło, ale raczej starałem się tego unikać, aczkolwiek no nie powiem, że bujek szkolnych nie było. No były, jak chyba każdy z nas, chłopców, nie? Czy mężczyzn młodych, młodzieży, miał jakąś tam potyczkę w szkole, bo ktoś mu tam fikał, no to ja też miałem takie anegdoty w swoim życiu. Raz ja dostałem w pierdol, raz komuś spuściłem w pierdol, no różnie to bywało, raz się było na wozie, raz się było pod wozem, ale ogólnie rzecz biorąc, no w dzisiejszych czasach, na chwilę obecną, absolutnie nie siedzimy w głowie, żeby z kimś się bić. Jeszcze kogo ty mi tam zaproponowałeś? Kogoś z Mafii Solec? Ja Mafię Solec lubię i szanuję, no. Ja lubię ich i szanuję. Chłopaki robią kawał dobrej roboty na YouTubie. Z chłopakami miałem przyjemność i wielki zaszczyt się spotkać i z nimi pogadać face to face. Mam do nich naprawdę wielki szacun i nie widzę nawet na poziomie, no nie wiem, koleżeństwa się z nimi pojedynkować, bo niby dlaczego bym to miał zrobić, no. Absolutnie, no. Po prostu ja lubię Mafię Solec i nie widzę powodu, dlaczego nawet z nimi dla, nie wiem czego właśnie, tego fejmu całego, miałbym się z nimi pojedynkować. To ja tutaj nie widzę absolutnie ani mojego życiowego credo w tym, ani mojego celu do spełnienia się, ani nawet gdzieś tam w zakamarkach najskrytszych marzeń.
Tu S1 Ek. Fame MMA, choć chce robić 4 gale na rok. Tak, zgadza się. Chcą robić 4 gale na rok. Po dwie na półrocze. No teraz chyba już następna będzie 17 kwietnia, czy jakoś tak. Bardzo szybko. No cóż, no chcą tak, to tak będzie, no. Słuchajcie, oni decydują. Kto chce, to ogląda. Kto nie chce, to nie ogląda. Ci, co nie oglądają, to też mają swoje argumenty, które ja szanuję. Ci, którzy nie oglądają, to zazwyczaj mówią, że tam to nie warto oglądać, bo to nie jest sport, bo to nie jest, słuchajcie, bo to nie jest, to tam sami same patologie walczą. No nie, no to nie jest do końca sprawiedliwa tutaj wypowiedź, ponieważ nie tylko tam patologia walczy. Owszem, walczą tam również osoby, które są kontrowersyjne, ale nie tylko, bo walczą tam również osoby, które z tą patologią mają, no właściwie nie mają nic do czynienia, nie? Także no, to czy to nie jest poziom sportowy? No oczywiście, że nie, bo to jest Fame MMA, więc wiadomo w swojej nazwie o co chodzi. Aczkolwiek z gali na galę widać dużo tego sportu w tym, nie? Widać te przygotowania, tak, widać ten pot, tą krew na tych dechach. Złotych. Także no, jest jak jest. Wujku, może uznasz to za dziwne pytanie, ale chcę porady kogoś, kto tego używa. Mianowicie, z jakiej strony najlepiej zakupić takiego trackera, jakiego ty właśnie używasz, bo mam zamysł sobie zakupić. Pozdrawiam z Malborka. Pozdrawiam Malbork, pozdrawiam ciebie Patryk MK. Jeżeli chcesz zakupić sobie trackera, jeżeli chcesz wydać na to hajsy, bo to naprawdę dużo kasy kosztuje, to polecam ci stronę pilots.pl. P-I-L-O-T-S, tak jak pilot, tylko z S na końcu, nie tak jak psikutas, bez S na końcu, tylko z S na końcu, .pl i tam między innymi, oprócz trackera, możesz też kupić to, co ja mam przy słuchawkach, bo jak kupisz trackera, to kupisz tam z tymi odblaskami tylko do czapki, ale jeżeli będziesz chciał lepsze, skuteczniejsze działanie, możesz tam sobie od razu zakupić Track Clip Pro. Kosztuje gdzieś około 250 zł na polskie i kupujesz to sobie w zestawie, znaczy, przepraszam, nie w zestawie, w zestawie kupujesz tylko Trackear 5 plus odblaski, ale do zestawu możesz sobie dokupić Track Clip Pro i wtedy masz komplet, dwie rzeczy, czeka się gdzieś około miesiąca, aczkolwiek ja dostałem bardzo szybko, bo Track Clip Pro przyszedł mi już chyba coś po około 2 tygodniach. I to jest jedyna strona internetowa, którą ja znam i którą mogę ci polecić, ponieważ sam u nich kupiłem Track Clip Pro. Ponieważ ja trackera otrzymałem w prezencie, natomiast Track Clip Pro dokupiłem sobie na stronie właśnie pilots.pl i sklep mam sprawdzony, towar do mnie doszedł i mam. Zresztą z tego co wiem, całkiem niedawno chyba Fansim zakupił też na tej stronie i też do niego doszło bez żadnego problemów i Fansim też już ma. Także tym bardziej chyba taka wiarygodna informacja na temat właśnie tego sklepu, czyli po prostu pilots.pl. Tam między innymi możecie kupić różne akcesoria do symulatorów lotu, do symulatorów ciężarówek, do symulatorów, słuchajcie, kolei. Tam możecie na przykład kupić takie gry, które nie kupicie nigdzie. Na przykład tam możecie kupić gry, które kiedyś wypuszczał TML z metra. Symulatory metra, symulatory pociągów, dodatki do tego w wersji pudełkowej możecie nawet kupić. Także kurde, ta strona naprawdę jest potężna. Ona ma moc. Tam możecie kupić naprawdę takie symulatory, których nigdzie nie kupicie, nie? I dodatki do tych symulatorów. Także warto tam się porozglądać po tej stronie, bo oni mają potencjał. Oni naprawdę mają potencjał. Na przykład tylko u nich teraz możesz kupić w wersji pudełkowej tą grę, którą wam prezentowałem na moim kanale. Czekajcie, jak ona się nazywała teraz. To, co ja metrem jeździłem, kurde, po Wielkiej Brytanii. Ja mam dobrą pamięć, ale krótką. Tego są 4 części. Może wy się zorientujecie, to mi powiecie. No tak czy inaczej, kurde, no kupicie tam te symulatory, no. I to w wersji pudełkowej. Rozejrzyjcie się tam po tym sklepie. Tobi Eye Tracking ma dodatkowo tą przewagę nad Trackear, że nie potrzebuje żadnego pałąka na głowę. Propozy, pro
pozycja. Ja miałem Tobii Eye Tracking i powiem ci, że ten kontroler, owszem, on ma swój potencjał, owszem, on jest dobry, ale bardzo mi przykro, nie tak dobry jak Trackir. Mów co chcesz, ale ja ten kontroler wydałem jednemu z moich moderatorów, bo to jest dobra opcja, dobra alternatywa, ale jednak nie tak dobra jak ci się wydaje. Testowałem na własnej skórze, wiem jak to działa, sam osobiście to miałem, widzieliście to nawet na moim kanale, jak testowałem ten kontroler i ja wolę Trackira, zdecydowanie, nie ma w ogóle nawet o czym gadać. Także no, z całym szacunkiem, ale Trackir jednak jest lepszy niż Tobii Eye Tracking. Gabriel Cichy, oglądałem w piątek kawałek twojego odcinka z On The Road i czy w tej grze są jakieś braki w przeciwieństwie do ETS-a, bo w On The Road widziałem, że jest tylko mapa Niemiec. Gabriel Cichy, jeżeli oglądałeś ten odcinek z On The Road, no to powinieneś znać odpowiedź na to pytanie. No oczywiście, że On The Road to jest zupełnie co innego niż ETS-2, nie? No na razie tam mamy tylko Niemcy, i to niecałe, w On The Road. No i to jest zupełnie inne podejście do tematu trackerki, tej wirtualnej, aniżeli to widzisz w przypadku ETS-a. To jest zupełnie inna bajka. I jeżeli oglądałeś ten mój pierwszy odcinek z On The Road, ten drugi odcinek z On The Road, no to odpowiedź na to pytanie zostało odpowiedź na to pytanie jest umieszczone w całej treści tego drugiego spotkania On The Road na moim kanale. Ja polecam Laser Clip. No wiadomo, no słuchajcie, no jedni będą polecać Laser Clip, inni Tobii Eye Tracking. No każda pliszka swój ogonek chwali. No ja miałem kilka tych urządzeń, kilka tych kontrolerów, testowałem FreeTracka, testowałem tego, słuchajcie, te śledzenie oczu przez kamerkę, nie Tobii, tylko jeszcze jest coś innego. Też to jest taki soft, który przez kamerkę śledzi wasze oczy. Coś takiego jak Tobii, tylko nie Tobii. To jest jeszcze inaczej to się nazywa. Ice coś tam, już też nie pamiętam dokładnej pełnej nazwy. Też to testowałem, lipa totalna. Trzeba mieć naprawdę dobre oświetlenie, takie jak ja mam teraz na siebie, żeby to dobrze działało, a nawet i wtedy dobrze nie działa. Testowałem FreeTracki, testowałem laser clipy, dopiero będę testował, bo już do mnie idzie laser clip. Także no kurde, powiem wam, no miałem troszeczkę tych kontrolerów ruchu głową i jednak najlepszy jest Trackir. No nie testowałem jeszcze raz Reclipa, no ale będę testował. Także no tak to wygląda, że z tych wszystkich, które wymieniłem wcześniej, to jednak Trackir jest najbardziej dokładny, najszybszy, najłatwiejszy w konfiguracji, nieskomplikowany i owszem, on kosztuje dużo hajsów, ale i nie mówię tutaj teraz na zasadzie każda piszka swój ogonek chwali, bo tak wam powiedziałem, testowałem inne kontrolery tego typu. I możecie zaprzeczać, możecie szczypać i tupać nóżkami. Trackir 5 jest w tym momencie najlepszym kontrolerem tego typu. Bardzo mi przykro, ale taka jest prawda. Według mnie. Według mnie oczywiście. Co to za mapa? Drift 12 to jest, proszę pana, mapa pomezania. Mapa pomezania, mapa fikcyjna, aczkolwiek traktująca polskie nazwy miast, ale mapa jest w 100% fikcyjna. Wygląda ona o tak, jak ją teraz widzisz tutaj na podglądzie, czyli mamy takie tutaj strefy. Proszę bardzo, to wszystko tutaj będzie rozbudowane. Jesteśmy w tej chwili tutaj na tej części mapy. Jak widzisz, mamy polskie miasta, Sztum, Biała Góra, Piekło, Czernin, Cisy, Nowa Wieś i tak dalej, ale można powiedzieć i trzeba nawet powiedzieć, że ta mapa to jest taka alternatywa do Grand Utopii. To jest taka polska Grand Utopia, jak to nawet sam Pawulon napisał na wizytówce tej mapy. Także no, słuchajcie, no, jest ta mapa naprawdę bardzo ciekawa. 10 zł. Z DLC ma powychowanie do ETS-2, poza tymi, co są już zapowiedziane, zostają już tylko Irlandia, Islandia, Zachodnie Bałkany oraz Grecja. A Białoruś, a Ukraina? No. No też taka
tutaj czasami płodzi się dyskusja, co zrobi studio SC Software, jak już rozbuduje całą Europę. Czy oni pójdą gdzieś tam dalej, na przykład w rozbudowę Rosji, pójdą gdzieś tam w tereny Euroazji, a nawet samą Azję. Czy oni pójdą gdzieś do góry, czy pójdą gdzieś tam na koło podbiegunowe, bo mamy Finlandię, ale mamy tylko te tereny najbardziej zaludnione. Czy oni gdzieś tam będą budować te drogi wyżej, a może gdzieś będą budować drogi niżej, nie? Ale moi drodzy, no jak zbudują całą Europę, gdziekolwiek by się potem chcieli napięcie obrócić, to trzyma ich już wyjście z Europy. Wyjście poza tereny Europy. Albo Afryka, albo Azja. No tak czy inaczej mają coraz to węższe koło, które się zawęża, jeżeli chodzi o rozszerzenia mapowe. Ale sama Rosja będzie wydawana na kilka razy. Ta pierwsza, która już teraz została zapowiedziana, to będzie część, która będzie wychodzić z Łotwy i Estonii na całym tym obszarze do rzeki Oka. Do rzeki Oka. Druga część to może być od rzeki Oka gdzieś tam dalej, a może być tylko i wyłącznie tak, że Rosja będzie rozbudowana tylko i wyłącznie do tych terytoriów Europy. Też tak może być. Nie wiemy, w którą stronę pójdzie studio SC Software, co niektórzy mówią Quo Vadis SC Software, Quo Vadis. Co niektórzy się cieszą z tego, co się dzieje w tym studiu, a jeszcze inni mają wątpliwości. Wszystkich rozumiem. Wszystkich rozumiem. Wszystkie trzy grupy graczy, widzów rozumiem. Bo ja sam się cieszę, sam mam wątpliwości, sam zadaję sobie pytania. Także wszystkich was rozumiem. Absolutnie. Nie ma tutaj z czym się kryć. Mogliby PL odświeżyć i dodać nowe miasta więcej. Marcin, tak, oni mogą to zrobić, kiedy będą odświeżać Going East. Ja myślę, że oni to zrobią, bo powiedzmy sobie pewną prawdę w oczy. Jak myślicie? Oni poprawiali Niemcy. Tutaj kierowca ciężarówki, który wypowiadał się na moim fanpage'u, napisał coś takiego. Czekajcie, ja może tutaj znajdę tą wypowiedź i wam przeczytam, co napisał pewien pan kierowca ciężarówki, bo do tego jego wypowiedź jest bardzo ciekawa dla mnie i ja ją szanuję, tą wypowiedź, i dlatego chciałbym się wypowiedzieć na temat jego wypowiedzi. Tylko dajcie mi chwilkę, bo ja muszę tutaj na swoim tablecie znaleźć swoją własną stronę social media. Gdzie ja to się skryłem samemu sobie? Dajcie mi chwileczkę, bo ja to muszę znaleźć. Bo to było pod moim postem, który napisałem tymczasem w Pradze. Bo wypowiedź tego pana naprawdę jest warta przeczytania tego. Poproszę jeszcze o cierpliwość. A, ja tutaj szukam tego, a tutaj najtrafniejsze mi sortuje. No, co za chłop. Bo tutaj naprawdę jest dużo tych komentarzy. Poproszę jeszcze was o cierpliwość. No czemu to się nie otwiera? Na litość boską. No tak to jest z tymi tabletami. Och Jezu, serio? Teraz muszę się zalogować. Ja pierniczę. No to nie tak to sobie wyobrażałem. Chyba jednak tego wam nie przeczytam, bo musiałbym się z tym dłużej bawić. Bo ja tutaj na tablecie miałem aktualizację teraz systemu operacyjnego i mi się wszystko poresetowało. No co się w ogóle z tym tabletem dzieje? Kochane Apple, sprzęt, który jest z klasy Pro, jest taki zajebisty, kuźwa. A on nawet strony nie umie mi załadować. A idzę. Czekajcie, jeszcze was proszę o cierpliwość. Patrzcie, tak Apple ładuje ten, stronę, nie? Tak ładuje, z taką prędkością nadświetlą. A dobra, nie będę się wkurzał, kuźwa. Niech ktoś mi kiedyś powie, że Apple to jest dobra firma, kuźwa to. Też miałem, też stosowałem, też mi lagowało, też się takie cuda tutaj działy różne. Tak czy inaczej, chłop tam napisał, że
w takiej dyskusji obszerniejszej, że Niemcy poprawili, ok, ale te Niemcy dalej są złe, nie? Że owszem, tam mamy tam te rozwidlenia, tam tu tego owego, ale że no w rzeczywistości to inaczej wygląda. No, ja się już do tego odnosiłem, że nigdy ta gra nie zostanie tak odzwierciedlona w skali 1 do 1, jak jest w tym. Gdzie mnie tutaj ten GPS, kurde? Gdzie ja tutaj jadę? Co on mi tutaj pokazywał? Na jakieś ronda? Co to jest za jakieś dziwne rzeczy ta nawigacja mi odpierdziela? Na miłość boską. Do dzieła. No tak czy inaczej, no tam też były bardzo ciekawe argumenty tego pana, ale no tak jak wam powiedziałem, no trzeba brać pod uwagę to, że to jest gra komputerowa i że nigdy nie będzie tak jak w realu. Szkoda, że nie mogę wam tego czytać, no. O kurde, mój tablet mnie zawiódł. Może pracują nad ETS-3? Nie, wujek, hit, nie. Moi drodzy, wybijcie sobie z głowy ETS-3. Ja, kurde, no tyle razy o tym mówiłem już na kanale. Wybijcie sobie z głowy ETS-3. Już tyle razy argumenty mówiłem, dlaczego ETS-3 nie będzie. No ale to bym musiał na każdym live'ie się powtarzać po 1500-1800 razy. Mówić jedno i to samo. Bo nie kupuje się tej firmy. No ja już tego iPada mam tam kilka lat, to jak już jest, to jest, ale... Nikt mi nie powie, że iPhony są dobre i nie lagują, nie? Bo zazwyczaj ci, którzy mają iPhony, którzy korzystają ze sprzętu Apple'a, mówią coś takiego. To nie laguje, to chodzi responsywnie, nie? O wiele lepiej niż na Androidzie. Gówno prawda. Ja miałem dwa iPhony, mam iPada i nikt mi nie powie, że to jest system niezawodny, nie? Czasami on bardziej zamula, kuźwa, niż Android, nie? Czasami szybciej co znajdę na Androidzie, na zwykłym, podstawowym sprzęcie z Androidem, gdzie Android jest systemem że tak powiem, platformowym? Znaczy nie, bo Android to już jest platformą. Chodzi o to, że jest to system na tyle uniwersalny, tak jak na przykład Windows 10, nie? Na jaką konfigurację byś nie miał, jaką płytę główną, jaki procesor, jakie flaki byś nie miał w tym komputerze, czy byś grał na piecu, czy byś grał na laptopie, no to Windows 10 jest systemem operacyjnym i działa na każdym z tych komputerów. Tak samo jest z Androidem, nie? Ale tutaj już jako użytkownik sprzętu Apple, jako użytkownik sprzętu z Androidem, powiem wam jedno. Nie dajcie sobie wcisnąć, że Apple to jest klasa pro. Niejednokrotnie tak mnie ten sprzęt rozścieszył, że ludzie kochani, nie? Niejednokrotnie. I nikt mi nie powie, że ten sprzęt nie laguje, że nie buguje, że nie dzieją się tutaj jakieś abstrakcyjne rzeczy, które dzieją się na tym, na Androidzie. To są bzdury, nie wierzcie tym ludziom. Ja już kilka razy na tych iPhone'ach co miałem, a miałem 4, miałem 6, iPada mam cały czas, nieraz mnie ten sprzęt zawodził i... Także nie dajcie sobie wcisnąć głupot. Jakie miałeś iPhony? Miałem 4 i miałem 6. Tylko z tym, że tą 6 miałem tą najbardziej wypasioną, tą pro taką, wiesz, tą taką z super pamięcią i tam jakąś. Ja wiem, że teraz już jest iPhone 12, ja wiem o tym. Nawet 13, o 13 już zaczynają głośno mówić. Ja wiem o tym, że te iPhony już mają inne procesory i inne flaki. Ale na miłość boską, no soft, który teraz jest na bieżąco aktualizowany, jest również aktualizowany w moim urządzeniu, nie? No i widzę, jak to działa, nie? Na rundzie zjedź drugim zjazdem. Także no nie ma urządzenia idealnego. Nie ma urządzenia idealnego. Wszystko będzie miało swoje wady, swoje zalety. Tak samo jak jest dyskusyjny Android, tak samo dyskusyjny jest Apple, no niestety. Tylko tu trzeba należy pamiętać, że ten właśnie Android, on działa na tylu komórkach, nie? A tutaj Apple no, robi soft dla swojego sprzętu. Skręć w prawo, a następnie skręć w prawo. Dobra. I tutaj jeszcze raz skręć w prawo. I my sobie, moi drodzy, weźmiemy kolejną markę tym razem. Mieliśmy już Scanię, teraz była Renówka. Czy... Kurde, zobaczymy, czym sobie pojedziemy. Ja jeszcze sam nie wiem, czym pojedziemy. Ja tutaj robię takie proste, niewymagające rozładunki. Ze względu na to, że
Chcę sobie pojeździć, a nie łamać się tutaj na rozładunku. Jakie produkcje Netflixa możesz polecić? Od dłuższego czasu szukam jakiegoś ciekawego i tylko się odbiłem od niektórych. Wiesz co? To jest właśnie problem, że ja też nie wiem, co oglądać na tym Netflixie. Nawet zastanawiam się, czy z niego nie zrezygnować na jakiś czas, ponieważ wszystko to, co tam się pokazuje, to jest po prostu, to jest taka średnia klasa kina. Teraz zacząłem oglądać serial Van Helsing. Myślałem, że to będzie coś lepszego. Po trzecim sezonie zaczynam po prostu się irytować nad tym serialem. No cóż, no... Z żoną skończyłem oglądać ten serial The Crown, czy jakoś tak, o tej Anglii, o tej kurde całej sytuacji. Znaczy, to jest też film troszeczkę przekoloryzowany, znaczy serial, przepraszam, przekoloryzowany. Nie wszystko to, co tam pokazują, to tak było. Poza tym jeszcze żona tam znalazła na Netflixie jeszcze jeden serial, ale film, znaczy to jest nie serial, tylko przepraszam, bo teraz bym was wprowadził w błąd. To był film dokumentalny o rodzinie królewskiej i też mnie troszeczkę ten, znaczy tamten dokumentalny mnie zainteresował, ale ten serial The Crown, on też tak jakoś mnie, wieszcie, tak wzbudzał we mnie takie skrajne uczucia, takie bardzo mieszane, takie czasami nawet zniesmaczenie. Dobra. Polak79, dziękuję za super chat. Co myślisz o walce Wardęga-Błoński? Polak79, przespałeś ten moment, kiedy o tym mówiłem dzisiaj. Ja już o tym mówiłem dzisiaj na live'ie. Jakieś ja wiem, z 15-20 minut temu. Polak, nie chciałbym się powtarzać, dlatego dziękując ci za super chat, zachęcam cię do obejrzenia po prostu zapisu z tego live'a, bo nie chcę się cały czas, wiesz, nie chcę przez cały live mówić o jednym i tym samym, wiesz, chcę poruszać kolejne wątki, iść do przodu. Jeżeli w tym momencie nie było cię na live'ie, bądź też po prostu przespałeś ten wątek, zapraszam cię do odsłuchu po prostu tego zapisu z live'a. I będziesz wtedy znał odpowiedź na moje pytanie. Bo wiecie, no tutaj jest was tak dużo i ja każdemu chciałbym odpowiedzieć na te pytanie, które ma do mnie, a nie zawsze to jest możliwe, no i nie chciałbym się powtarzać. No, musicie mnie też zrozumieć. Jazda poprzez rynek pracy. Mogę nacisnąć jazda, mogę nacisnąć rynek pracy. Kurde, może coś w końcu do tego piekła. Jest do piekła. Ale Skania już się była. Ale mamy Robura, słuchajcie, z Malborku do piekła. Jedziemy Roburem. Ja lubię Robura, lubię jeździć tymi Mercedesikami. Aczkolwiek u mnie Robur to jest w ogóle Mercedes, cały. Zimno dziś? Gdzie? U mnie, ja mam teraz w pokoju 22,3 stopnia, a na podwórku mam 11,5 stopnia. Także u mnie jest cieplutko, przyjemnie, słoneczko świeci, widzę przez te moje rolety, aż się przebija do pokoju. Także u mnie jest dzisiaj piękna pogoda, naprawdę piękna, cieplutka. Tak wygląda trasa, którą będziemy dzisiaj pokonywać, teraz, w chwili obecnej. I muszę sobie tutaj kontrolować to, żeby w końcu zrobić jakieś... Chociaż teraz będziemy w nocy chyba jechać. Ale lipa. To jeszcze nie teraz będę robił wizytówkę. Może na następnej trasie. Znaleziono sygnał GPS. System gotowy do pracy. Słuchajcie, ja tutaj zaczynam znowu chrypnąć z tego, co ja słyszę. Samego siebie. U Michała Stasiaka to nawet pada śnieg. Jojo Trollo, u niego tylko 2,5 stopnia. Nie, no to u nas w Katowicach. Ja nie wiem, bo wy piszecie, u mnie pada śnieg. U mnie 2,5 stopnia. Ale Jojo Troll pisze, u mnie 2,5 stopnia. Kamilek pisze, u mnie wiecznie jest. Ale u mnie to znaczy gdzie? Piszcie pełnymi zdaniami. Na przykład, to powinno wyglądać tak. U mnie w Katowicach jest 2,5 stopnia i pada śnieg. To jest pełne zdanie. A wy tak czasami piszecie do mnie, jakby wam się pisać nie chciało. Skąd nie mam wiedzieć, gdzie u ciebie? Już nie masz w niku wypisane, skąd ty jesteś, nie? A też reszcie tutaj społeczeństwu dałoby to obraz, gdzie, jaka pogoda jest w Polsce. Jakby to kogoś interesowało, nie? Że dbajcie o to, żeby pisać pełnymi zdaniami. Naprawdę, ja niejednokrotnie o to proszę. Pełnymi zdaniami. Fajny live masz, WB. O, dziękuję. Pomimo tego, że taki marudny jestem i proszę o pisanie pełnymi zdaniami. O kurde.
Kurczę. Ale to wiecie, no, tutaj negocjując z wami takie rzeczy, żebyście pisali pełnymi zdaniami, to jest też negocjacja w imieniu reszty społeczeństwa, żeby cała reszta społeczeństwa wiedziała, o czym wy piszecie tak naprawdę, bo u mnie jest tyle i tyle, czy też u mnie pada śnieg, to jest taka połowiczna informacja, taka informacja ucięta w połowie i gówno właściwie z niej wiemy, nie? U mnie w Gliwicach też jest ciepło. O, tak należy pisać. I to jest pełne zdanie. U mnie w Gliwicach też jest ciepło. Wystarczy, żeby chłopa zrozumieć. O, przez te śpiące policjanty tutaj troszeczkę przeleciałem. Kurde, jak dzik przez żołędzie. No trudno. No i takie liwe się ceni. Dzierżono. Patrzcie, tutaj chłop napisał, skąd jest, a ja tego nie miał czytać. Dzierżoniowie. Jest 5 stopni i chmury. A, moi drodzy, tak już jest, że w jednej części Polski jest ładne słoneczko, a w drugiej części sypie śnieg. 10 zł. W Rybniku eleganckie słońce świeci. Ale tam mieliśmy, nieważne. Moi drodzy, ja już nieraz miałem coś takiego. Pamiętam, nawet na autostradzie kilka razy miałem coś takiego. Jedziesz i nagle dup, ściana deszczu, nie? Ile razy mi się już zdarzyło wjechać w ścianę deszczu? To jest takie, widzisz, ja miałem takie coś, że jadę autostradą, patrzę, sucho, nie? I żona mi mówi, ty, patrz co się dzieje przed nami, nie? I widzimy, jak ta ściana deszczu, no, jak my się samochodem wbijamy w tą ścianę deszczu. Już takich przypadków miałem kilka, nawet, no może mniej niż 10, ale na pewno kilka, nie? I tak to jest czasami, że ja tutaj, mieszkając na obrzeżach Katowic, nie? Bo moja żona pracuje w centrum Katowic. My mieszkamy na obrzeżu Katowic, właściwie na granicy z Chorzowem. I na przykład moja żona mi mówi coś takiego, ale leje, nie? A ja mówię, gdzie ci leje? No leje przecież deszczak z cebra. Ja mówię, no jak leje, jak nie leje? No co ty opowiadasz? No leje. Ja mówię, no kurde, no zobacz, no zrobię ci zdjęcie, nie leje. W centrum Katowic lało jak z cebra, a tutaj już na właściwie przy granicy Katowic z Chorzowem suchutko, nawet kropla nie spadła, nie? No właśnie. A tam była taka sytuacja raz, że poszedłem z psem na spacer i mówię tam żonie, że jestem z psem na spacer, że teraz jej nie zrobię tego, czego ona ode mnie chce, bo żona chciała, żebym tam jej coś zrobił w domu, żebym jej tam coś sfotografował i wysłał zdjęcie. Ja mówię, no teraz ci nie wyślę tego zdjęcia, bo jestem z psem na podwórku. Jak przyjdę, to musisz poczekać tam te 10-15 minut, wrócę do domu, to ci zrobię zdjęcie i ci wyślę, nie? A jak ty jesteś z psem na podwórku, jak leje, jak z cebra? Mówię, no jak leje, jak nie leje? A ja byłem w Parku Kultury, nie? Także no kurde, no czasami są takie sytuacje, że... A już niejednokrotnie wjeżdżałem w potężną ścianę deszczu. Niejednokrotnie. Ja jadę na Grand Utopia. Wolocyk, proszę zaniechać tych działań. Proszę w tej chwili wyłączyć Grand Utopię i włączyć pomezanie, czyli polską Grand Utopię. W imię patriotycznej sprawiedliwości. Odzywa się chłop, co nie jest patriotą, nie? Ja niestety nie jestem patriotą. Ale ogólnie rzecz biorąc, no, nawołuję do patriotycznych działań. Jaki chłop. Witam i Józefie pytam. W Nowym Dąbiu ciemno jak w dupie jeża. Nigdy nie patrzałem jeżowi do tyłka, ale faktycznie, jak tam jest tak ciemno, to może, no cóż, pojadę na dąb. Zobaczyć jak żółw, jak ten, Jezus, żółw, jak ma... jesz ciemno w dupie. Co ci z głosem? A widzisz, no znowu chrypki chyba dostaję. Znowu chyba chrypki dostaję. Znaczy ogólnie rzecz biorąc, no to jest taka pora roku u mnie, no. Już miałem ten głos wyleczony. No gdzie jedziesz ty, paciuloku? No co za chłop? Widzieliście jak mi wyjechał? 12:23. 10 zł. To teraz na południu Katowic 5,5 stopnia, kiedy u ciebie 12, albo masz termometr w słońcu, wujku, albo jest aż taka różnica przy 12 km odległości. No moi drodzy, no pokażę wam. No nie mam termometra w słońcu, no. No nie mam termometra w słońcu. Nie mam termometra w słońcu. Gdybyście nie myśleli, że ja was tutaj coś cyganie czy coś. Wy to widzicie w odbiciu kamerki. Nie, dobrze widzicie, dobra, dobrze widzicie.
22,4 mam w pokoju i ponad 12 stopni jest na zewnątrz. Czujkę do termometra mam w cieniu, pod parapetem. No hello. A parapet się nie nagrzeje, bo parapet ja mam z tworzywa sztucznego, a nie metalowy. I termometr nie dotyka parapetu nawet, także o czym my tutaj mówimy? Poza tym ja ten termometr sprawdzałem, czy on dobrze pokazuje, z tym, bo mam taki bliźniaczy w kuchni i oba pokazują zawsze to samo, także różnica jest tam gdzieś po przecinku. Ten może pokazywać 12,2, a tamten będzie pokazywał 12,5, nie? No bo ten wisi na jednej ścianie, a tamten wisi na drugiej ścianie, ale oba są niedostępne dla promieni słonecznych. Wow, Marem! Ale zaszalał, chłopie. Ale zaszalał. Chłop, co szaleje? Marem. Dziękuję, Marem. 75 zł. Siemanko, wujaszku, co tam słychać? Co słychać? A jadę sobie bardzo w fajnym towarzystwie w ETS-ie. Tracę głos, ale i tak się świetnie bawię. Marem wpłacił mi 75 zł na wsparcie kanału. No kurde, chłopie, no taki jest, znasz Marema, taki dobry chłop, co wbił na live'a, kurde, i 75 zł wpłacił. Także dziękuję bardzo za wsparcie kanału. Rozmawiamy sobie na różne tematy. Jeżeli nie było cię od początku live'a, to zobaczysz na zapisie z tego live'a, a naprawdę zachęcam, bo mówiliśmy o Sercu Rosji, czyli DLC, które zostało zapowiedziane po Iberii. Natomiast jeżeli chodzi o samą Iberię, powtarzam raz jeszcze, ta ma wyjść w kwietniu. Ale kiedy dokładnie, to tego wam nie powiem. Po prostu w kwietniu. Została przełożona na kwiecień. Uwaga, czat, mapa to pomezania. Tak jest, to jest pomezania. Ja tutaj troszeczkę to zawaliłem. Moi moderatorzy, moi Jedi mają podgórkę, bo mogłem tutaj przypiąć w odpowiedzi tutaj na czacie na żywo. Tam u góry mogłem przypiąć, że to jest pomezania. Zapomniałem, no. Sorry, panowie. Sorry, Jedi, no. Spierniczyłem to. WB. Co? Mosfel Saber jest 4. Iceman, ale ty mnie tutaj zmuszasz do łamania języka. Chłopie, na takich ciężkich terminach, kiedy ja jeszcze głos tracę. Znowu. Co za chłop. Dragon City. Kupiłem po ostatnim twoim live'ie Fanbus Simulator Football Team Bus. I faktycznie dojechać bez szkody graniczy z cudem, bo kasy jest tyle, co kot napłakał na cały sezon. Dragon City. Ale jeżeli ty zacząłeś dopiero ten sezon piłkarski, to ty po miesiącu tego czasu gry, czyli po 4 meczach, czy tam po 5 meczach, w zależności od tego, ile miesiąc ma tygodni, dostajesz od nich wypłatę. Ty dostajesz od klubu wypłatę, możesz wziąć sobie kredyt, którego potem będziesz spłacał, ale ty od klubu dostajesz wypłatę. I potem z wypłaty tego klubu masz na utrzymanie tego autokaru i możesz spłacić kredyt. Na takiej zasadzie. Natomiast na początku faktycznie jest ciężko i to też zależy, jaki klub piłkarski wybrałeś, bo na przykład Bayern Monachium ma fajne kasy, bo on tam, z tego co ja pamiętam, miał chyba 9000 euro, a na przykład tam Mateusz, są też kluby, które mają po 3000, po 4000 euro. A maskotek z Przedcza to nie jest dobry chłop, nie lubisz go, u mnie jest wiecznie. Lubię cię, maskotku, oczywiście, że cię lubię, chłopie, ja bym cię miał nie lubić. Maskotek, chłopie, ja do ciebie nic nie mam. Wiesz, ja tutaj już niki, które widzę bardzo często, nie tylko ciebie, maskotek, ale tutaj jest mnóstwo takich person, jest mnóstwo takich osób, do których ja się tak przywiązałem, że dzisiaj sobie już nie wyobrażam kanału bez tych person. Ciężko mi tutaj wszystkie te persony nawet wymieniać i nawet nie chcę ich wymieniać, ze względu na to, że nie chcę, aby ktokolwiek z was pomyślał, że ja tutaj kogoś faworyzuję. Ja was wszystkich lubię, jednak są takie persony, które tutaj tak się często powtarzają, które zawsze tutaj są na każdym live'ie, że stworzyliśmy tutaj taką, można już powiedzieć, rodzinną atmosferę, no. Wręcz aż tak daleko. Polak 79, kurczę, Piórko, ty dzisiaj tutaj jesteś super chatowcem number one chyba. WB, ile masz przegranych godzin w ETS-ie?
No teraz to mnie zaskoczyłeś tym pytaniem. Naprawdę. Słuchajcie, po co wam jest taka informacja? No, nie wiem ile. To teraz bym musiał grę wyłączyć i ci pokazać na Steamie, ile ja mam tych godzin przegranych. No, no kurde, ja tego nie mam w głowie. Nie wiem, często jestem pytany o to, nie mam zielonego pojęcia, po co wam jest taka informacja, co wam to niby daje? Ja tutaj nawet nie mam na smartfonie zainstalowanej teraz aplikacji. Nie, mam Steama, dobra. Ale to też się muszę logować. A, dajcie spokój z takimi waszymi pytaniami, ile mam godzin w ETS-ie. Dużo bardzo tak mam godzin w ETS-ie. No ludzie, po co wy potrzebujecie takie informacje? Po co chcecie takie rzeczy wiedzieć? Nie mam pojęcia, ile ja mam tych. Shift plus tab. Niekoniecznie to chyba u mnie tak działa, bo ja pamiętam, że ja tam coś wyłączałem. Czekajcie. A jednak to mam tutaj włączone. Ja pamiętam, że coś wyłączałem. Słuchajcie, łącznie mam 1703 godziny. Ale nadal mnie dziwi to, po co wy to chcecie wiedzieć? Aha, wy tego nie widzicie. Wy tego nie widzicie w grze. Na ekranie wy tego nie widzicie. Ja to tylko widzę. Aha. A czekajcie, jak teraz zrobię coś takiego? Teraz powinniście widzieć chyba. Teraz widzicie. A, teraz tak. Teraz to widzicie. Mam 1703 godziny. 1703. Ale nadal mnie zastanawia, po jakiego grzyba potrzebna wam jest taka informacja. Nie wiem, czy ktoś gdzieś na jakimś portalu, czy gdziekolwiek w sieci ogłosił konkurs o złote majtki, kto więcej wybije godzin na Steamie, w ETS-ie, czy jak? Nie rozumiem tego. To kurde, to powiedzcie mi, gdzie? Chciałbym złote majtki. Dobra, bo już na mnie trąbią. Jedziemy. O kurde, to teraz zobaczcie, co mi się tutaj pokrzaczyło. Momento. Bo teraz jak przełączyłem się na inny tryb wyświetlania, to mi się tutaj teraz pokrzaczyło. O, proszę bardzo. Dobra, wracam do... z powrotem. Jestem. O. Jest, pięknie. No i gitara. Marem, szalejesz dzisiaj, widzę, kurczę piórko. Marem, 25 zł. Fakt, masz tutaj taką fajną bandę, w sensie masz kilku żołnierzy, a ja po chamsku próbuję do tej grupy się dołączyć, ale jeszcze mi dużo, dużo brakuje. Marem, żołnierzy? Nie, ja tutaj, broń Boże, nie próbuję budować żadnej armii. Nie, nic z tych rzeczy. Nie, tu po prostu jest społeczeństwo i tak należy to traktować i tak sobie tłumaczyć. Absolutnie, ja bym nawet nikomu nie pozwolił na to, żeby był moim żołnierzem. Żadnych takich. Tu jest po prostu społeczeństwo, z którym to społeczeństwem ja się spotykam. No i świetnie się bawimy. No i tyle. Żadnych żołnierzy. Żadnych żołnierzy. Wiecie co? Wiecie, co ja teraz zauważyłem? Że jak przyłączyłem w OBS-ie z przechwytywania gry na przechwytywanie obrazu, to wszystko płynniej zaczęło iść. O skurczysyn. Nagle wszystko zaczęło płynniej chodzić. Bo nie streamuję teraz gry dla was, tylko streamuję obraz z gry. Na ekranie, na pulpicie. Od razu ruszyło, z pełnego kopyta. Kurde, ciekawe. Dlaczego to tak jest? Chłop w szoku jest. Tak jest, Wolocyk, masz rację. Zobaczymy to na dłuższą metę, co się tutaj będzie działo. Polak79, dziękuję ponownie za super chat. Ciekawość, po prostu ja mam 590 godzin. Ja rozumiem, że to jest w pewnym sensie dla jakiejś tam konkurencji, nie? Tak jak ja na przykład w Fenbusie tam patrzę na te statystyki, ale ja w Fenbusie patrzę na statystyki dlatego, że jestem ciekawy, ile jest nieautobusiarzy. Ile jest nieautobusiarzy. Pozdro, Dandy. I ile ci nieautobusiarze grają.
chłop, co się z chłopem przedrzeźnia. No tak czy inaczej, no, Farmusia to jest zupełnie inna bajka. Natomiast tutaj, no, wiadomo, ludzie, którzy grają w VS-kach, będą mieli, nie wiem, dziesięciokrotnie większe statystyki niż ja. Ja gram sobie dla fanu, wtedy, kiedy chcę, a nie wtedy, kiedy ja muszę, nie? Bo tam coś muszę wykręcić dla VS-ki albo coś innego. Ja sobie gram po prostu, słuchajcie, powiem wam tak, że chyba od 2 albo 3 lat, jeżeli chodzi o ETS-a, to może na miesiąc zagram sobie 2 razy tylko i wyłącznie dla siebie poza waszą widownią, a tak to gram tylko wtedy, kiedy robię dla was materiały albo streamy. Bo po prostu nie mam na to czasu, a są też inne tematy na moim kanale, które muszę poogarniać, nie? No właśnie. I powiem wam szczerze, gdyby nie to, że ja teraz od jakiegoś czasu, właściwie już od półtora roku z hakiem, robię dla was streamy, gdyby nie to, że wyście te streamy zaakceptowali, to prawdopodobnie musiałbym zrezygnować z innych gier i wydywalibyśmy się tylko w odcinkach dalej w weekendy tutaj w ETS-ie i ewentualnie tych sztandarowych playlistach, nie? Bo to, że zaakceptowaliście te live'y na moim kanale i mało tego, coraz to mniej krzykaczy jest, kurde, gdzie są odcinki, a coraz to więcej jest krzykaczy pod tytułem szkoda, że to nie jest live, nie? Na przykład teraz miałem odcinek z gościem, jedź prosto, z Kamilem, który tutaj nawet jest obecny dzisiaj, no to moi drodzy, miałem tam kilkanaście komentarzy, a jednak wolę live'y, nie? Coś na takiej zasadzie, że no, wiecie, o co chodzi. Ale gdyby nie to, że robię live'y, no to content na kanale byłby ukrócony, bo tego czasu jest mało. Skręć w lewo. Ja gram w ETS 2 dla przyjemności, nie interesuje mnie, czy mam 10 godzin, czy 1000. Ja też, no, Brelok, no widzisz, ja też nie rozumiem tego, po co komu ta wiedza, nie? Kto ma ile godzin w grze? Czy to jest wyznacznikiem, nie wiem, jakiegoś szacunu na dzielni, czy co? Nie rozumiem. Wy musicie pamiętać, że ja jeszcze przez prawie ponad 1,5 roku grałem w ETS-a poza Steamem. No przecież początki Steama, kiedy była premiera gry w tym 2012 roku, no to słuchajcie, ja grałem przecież poza Steamem. Wtedy, gdy wyszedł ETS, to jego nie było na Steamie. Także no, kupa godzin również jest przegrana. I chyba nie bez znaczenia, bo wtedy ETS 2 to była dla nas nowość. Chcieliśmy zobaczyć jak najwięcej, byliśmy głodni tego tytułu, rzuciliśmy się z pazurami na ten tytuł i wtedy było najwięcej testów i wtedy najwięcej jeździłem. Gdybym ja te 1,5 roku dodał do tych godzin, które mam teraz, to byłoby chyba z dobre 2500, jak nie więcej, a może nawet i więcej. Także to, co teraz wam przeczytałem, te 1703 godziny, to i tak to jest, to nie jest wiarygodny wynik. Dopiero potem, gdy dostałem, kiedy gra wbiła na platformę Steam, kiedy dostałem od studia SCS Software ten klucz VIP-owski, to dopiero wtedy tutaj zaczęły się nabijać statystyki, nie? Katarzyn, co masz w planach na sobotnie spotkanie? Czy będzie... Ale dzisiaj jest niedziela. Katarzyn, chyba, że pytasz o sobotę za tydzień. Wiesz co, jeszcze nie wiem, Katarzyn, ze względu na to, że ja ten cały przyszły tydzień będę miał popołudniowe zmiany. A jak ja mam popołudniowe zmiany, to ja mam cały tydzień w dupie. I ja nie wiem, co mi się uda opublikować, do czego uda mi się po prostu, wiecie, do czego się przypasuje. No naprawdę nie wiem, co będzie za tydzień. Chciałbym sobie zagrać w Bus Simulator 18 za tydzień. Ale nie wiem, czy będzie Bus Simulator 18. No, mam ochotę już na tą grę, chciałbym sobie pograć, ale no nie wiem, no nie mogę niczego obiecać. No po prostu będzie to, co będzie, no nie wiem, co będzie. Naprawdę ciężko mi to powiedzieć. Cały tydzień będę miał na popołudniówki, nie wiem, może Sharpie wyda już mapę w przyszłą sobotę, więc może zamiast spotkania w jakimś symulatorze autobusów, to będzie właśnie spotkanie w premierowym odcinku z Farmers. Nie Farmers, tylko Farming Simulator 19. No nie wiem, naprawdę nie wiem. Ciężko mi powiedzieć. A ja strasznie nie lubię popołudniówek, a przyszły tydzień mam popołudniówki i to jest taki tydzień, który, no... To jest taki tydzień wycięty z życia, no.
To jest właśnie to, co ja wam powiedziałem, że ja zazdroszczę twórcom na YouTubie, którzy mają po prostu tylko i wyłącznie ranne zmiany. Gdybym ja miał tylko i wyłącznie na rano, to byście mieli mnie więcej, byście mieli tego kontentu, no, tej treści byłoby więcej, do treści bym nawet może był bardziej przygotowany, chociaż to tutaj się przygotowywać, no. No tak czy inaczej na pewno by to, tego było więcej, no, ale ze względu na to, że pracuję na zmiany i jest tak jak jest, no to, no to jest tak jak jest, no. Nie cierpię popołudniówek, naprawdę nie cierpię. Polak 79, sorry WB, nie chciałem cię zdenerwować, ale ty mnie niczym nie zdenerwowałeś, Polak. Absolutnie. Nie, chłopie, teraz ja się teraz źle czuję, że na tobie wywarłem jakieś poczucie winy. Absolutnie, Polak, absolutnie nie miej takiego rozumowania, że ja się zdenerwowałem na ciebie czy coś. Absolutnie to jest nieprawda. Wilma, open the... Kurde, szlabany. Nie ma jej, poszła na kawę. To taranujemy, taranujemy. Nie ma Wilmy, taranujemy te szlabany. Fajna ta muzyczka, która leci w tle. Bardzo mi się podoba. Epidemic Sound robi robotę z tą swoją muzyką. Chodzi o to, że ja tylko chciałem... Ja powiem wam tak, ja jestem bezpośredni chłop. I to, co mam na sercu, to mam na języku. Po prostu chciałem wyrazić siebie w taki sposób, że nie rozumiem pytań pod tytułem po co wam wiadomość, kto ma ile godzin w ETS-ie, nie? No tylko to jedynie. Ale to wynika z mojej szczerości, a nie, że jeżdża się na ciebie zdenerwowałem o te pytanie, broń Boże. Popołudniowe zmiany to ciężka sprawa, ja to wiem po moim tacie. On też nie lubi, bo to cały tydzień spisany na straty. Tak, ja wam powiem, że ja wolę mieć cały czas na nocki, albo wolę mieć cały czas na rano, niż na popołudniówki. Bo to tak, do południa czas ci przeleci. Ja wam powiem tak, na przykład jak ja przychodzę o godzinie 22, no to rodzina już w domu szykuje się do spania, więc wtedy wiadomo, nie nagram żadnego materiału dla was, ani nie będę robił żadnego streama. No bo tak, Ania rano potrzebuje wstać na elekcję, żona rano wychodzi do pracy, więc wiadomo, że w ciągu tygodnia po godzinie 22 ja wam streama nie zrobię, nie? No to okej, to Lacia mi wyślij. Nie, Polak, spoko. Dziękuję po raz kolejny za super chat. Polak, ty tutaj dzisiaj się tak wykosztujesz na ten super chat, że masakra. Zaczynam mieć cię na sumieniu. Słuchajcie, no, po godzinie 22 w tygodniu nie ma szans na odpalenie live'a. No chyba, że na przykład no, byłbym sam w domu, nie? No to okej, tam w weekend czy coś, to spoko, nie? Tam w weekend, jak żona nie musi rano iść do pracy, jak Ania nie wstaje rano na elekcję, to nie ma sprawy, ja mogę po 22, tak na przykład co niektórą sobotę, zrobić takiego live'a. Ale jeżeli dla was zrobię live'a w sobotę po godzinie 22, to też nie jest od tak sobie, nie? Tylko ja wcześniej muszę się umówić z familią, muszę mieć wolne, wiem, że nie będę rodzinie przeszkadzał, że mam zielone światło od rodziny na to, że na przykład od godziny 22 do godziny 1 w nocy mogę wam zrobić tego live'a. Wiecie, no, ja nie mieszkam tutaj sam. Ja mam jeszcze dwie kobiety w domu, ja się muszę pod nie podporządkować, nie? To by było bardzo stompystyczne, to by było chamskie, gdybym patrzał tylko na swój własny nos, bo muszę coś tam zrobić, nie? Nie, ja nic nie muszę, ja wszystko mogę. Więc jeżeli mogę, to robię. Ale jeżeli wiem, że no nie mogę, bo żona chce iść spać, bo się chce wyspać do pracy, no to wiadomo, że jak przyjdę z takiej popołudniowej zmiany, to nie będę dla was zrobił ani live'a, ani nagrywał niczego, nie? Do południa ten czas szybko leci. Do południa Ania ma elekcję. Zanim się wyskoczy do jakiegoś sklepu, zanim się pogania to i to, dup trzeba iść do pracy, nie? Także ja nawet jak nagrywam jakieś materiały dla was do południa, to nieraz słyszycie moje oburzenie, no, że dzisiaj mam presję czasową, kurde, bo mam na popołudniową zmianę do pracy. Czasami jest takie, wiecie, nie? A tutaj człowiek jeszcze chciałby się wyspać, skorzystać z tego, że ma na popołudniową zmianę i nie musi stawać o 5, przespać się przynajmniej do tej 8, kurde, no, ten czas do południa tak szybko leci, no, gówno zrobisz, nie? Do południa zazwyczaj wszyscy moi znajomi są w robocie. Ani to z kim pogadać, ani to kurde z kim pograć. Bo albo mają elekcje, albo są w robocie. A ty na popołudnie do roboty, nie? Kiedy wszyscy inni już mają wolne, ty idziesz do roboty. I w tym momencie cię pieron jasny może strzelić i krew zalać. Także no, kurde, u mnie to jest tydzień stracony, nie? I mi ciężko jest z publikacjami od wielu, wielu lat, kiedy mam na popołudniowe zmiany. Także no nie wiem, co będzie w sobotę za tydzień. Właśnie dlatego, Katarzyn, nie jestem w stanie ci odpowiedzieć, co będzie w sobotę za tydzień.
Co ta gra tak ładnie wygląda? Jason, teraz żeś mnie wbił w fotel. Bo w międzyczasie, kiedy inni mówią, że laguje i baguje, to ty się mnie pytasz, co ta gra tak ładnie wygląda, biorąc pod uwagę kompresję YouTube'a, nie? No teraz żeś mnie, chłopie, zaskoczył. I bardzo miło, żeś mnie zaskoczył. Ta gra tak ładnie wygląda dlatego, że jadę na Open Becie 1.40. Która to Open Beta? Przypomnę bardzo szybciutko, bo mam tutaj notatki. Która to Open Beta? Między innymi... Nie ta kartka. To ta kartka. Ma nowy system oświetlenia wizualnego. Trzecia, finalna część rekonstrukcji Niemiec, takie w okolicach Dortmund, Kolonii, Duisburga, i tam jeszcze jest jakaś trasa porobiona. Bundes Autobahn 7 czy 2? Już sam nie wiem, co tutaj nabrazgoliłem jak lekarz. Nowe miasta, update Viva la France pod Iberię. Jest przerobiona tutaj, słuchaj... Jest tutaj przerobione skrzyżowanie w Toulouse i Bordeaux. Jest dodane miasto Bayonne, stolica francuskiego kraju Basków. Jest dodana gmina Lag. Znaczy, czytają ją różnie. Słyszałem, że czytają ją Lac, Lagu, Sragu, Pitagu, ale Google Translate przetłumaczył mi to, wyczytał mi to jako Lag. No to ja to też czytam jako lag, bo tak Google Translate mi to powiedział, że tak się to wymawia. Oraz jest aktualizacja paint jobów takich jak Super Strips, Flash, Meteor. Ja mam akurat malowanie Meteor na odcinku z update'u, z Open Bety, a nie update'u, bo to jest jeszcze nieoficjalny update. Z Open Bety 1.40. No i tak to wygląda. Także musiałem sięgnąć po moje stare notatki. I dlatego ta gra tak ładnie wygląda, bo jest przerobione nowe oświetlenie. I dlatego to tak ładnie wygląda. Proszę pana. Aczkolwiek jestem naprawdę zdziwiony, że ty, oglądając materiał na YouTubie, wychwyciłeś to, że ta gra pięknie wygląda. Bo biorąc pod uwagę kompresję YouTube'a... Och, kurde. Czasami człowiek zastanawia się nad tym Twitchem. Ale powiem wam, że nie, będę jednak trzymał się kurczowo swojego. Na YouTubie się urodziłem, na YouTubie się wychowałem, na YouTubie umrę. Tak to będzie wyglądać. I nie, że to jest jakiś upór maniaka, tylko że to jest po prostu taka moja wola. Amen. Proszę ją uszanować. Grasz w Minecrafta? Nie, Franek. Znaczy, moja córka gra i od czasu do czasu ja sobie tam stanę nad moją córką i patrzę, co ona tam wyrabia w tej grze. Maciej Michalik, 15 zł. Ludzie tego nie rozumieją. Ja też mam pracę 3-zmianową, tak samo jak ty, wujku. Popołudniówki dla mnie to tragedia, nic się nie załatwi. Wolę na ranki lub nocki, a do tego jak ma się rodzinę i jeszcze YT, szacun, że dajesz radę. No tak, Maciej, dokładnie tak jak piszesz, tym bardziej, że tu jeszcze trzeba w domu coś poogarniać, bo moja żona pracuje całymi dniami w takich bardzo nietypowych godzinach. Tutaj jeszcze, wiecie, tutaj trzeba jeszcze uwagę skoncentrować na Ani, bo ona w tym roku kończy szkołę podstawową, prawda, przygotowuje się do egzaminu ósmoklasisty, więc trzeba ją tutaj czasami od czasu do czasu przy niej posiedzieć. Słuchajcie, no tutaj teraz ogarniamy szkoły, gdzie tutaj złożyć papier, znaczy my wiemy, gdzie złożyć papier, to nie o to chodzi, ale wiadomo, trzeba mieć plan B, trzeba opracować plan C. Także no tutaj jeszcze Ania jeździ na te kursy, tutaj zawirowania kompasu, tutaj coś ci wyskoczy, tutaj to, tutaj sram to. No różne, słuchajcie, cudawianki są. Więc często mnie tutaj pytacie, wujku, czy będzie taka i taka gra. Prosicie mnie, na przykład teraz widziałem pod ostatnim odcinkiem z Red Dead Redemption 2. Bardzo się cieszycie, że te odcinki wydłużyłem z 1,5 godziny do 3 godzin. Chcecie więcej tych odcinków z Red Dead Redemption 2, pomimo tego, że wydłużyłem czas ich projekcji do 3 godzin, to wy chcecie jeszcze dłuższe odcinki, jeszcze częściej. Jest mi bardzo miło, to są wszystko dla mnie komplementy, jeżeli takie coś mi piszecie pod tymi filmami. Ale ja nie jestem w stanie wam tego więcej dać, bo nie mam na to więcej czasu. Więc ja sobie myślę, że jak ja bym robił tylko i wyłącznie na poranne zmiany, to by tak było. To byłoby tego wszystkiego więcej, ale no nie jestem w stanie, no jest to niewykonalne. Po prostu technicznie i formalnie, normalnie jest to niewykonalne. No i tyle. Także kurde, no... Lipa trochę, nie? No. Może kiedyś zmienię pracę na taką, że będę pracował tylko na poranne zmiany. To będzie fajnie, nie?
A na przykład moja żona mi mówi coś takiego. Ty narzekasz, że masz od 6 do 14, znaczy nie, jak ja mam od 6 do 14, to żona mi, nie powie mi, że ja narzekam. Ale moja żona mi mówi, ty narzekasz, że masz popołudniówkę, a co ja mam powiedzieć, jak ja idę na 11 do pracy i przychodzę po 21? No właśnie. To jest dopiero, nie? I ona tak ma cały czas. Idziesz na 11 do pracy, to już o 10 musisz wyjść. I teraz tak. Co zrobisz w domu przed tą 10? Ani to zrobić obiad, bo o tej godzinie obiadu nie zjesz, zjesz jakieś późne śniadanie, ani to obiad w domu zjeść, tam w tym salonie też nie zrobić sobie obiadu, ewentualnie co sobie zamówi jakąś kanapkę, jakiś tam prowiant suchy, przyjdzie do domu po tej 21, ani to już coś więcej zrobić, ani to żyć, ani to kurde coś w domu już zrobić logicznego, ani to... No kurde, no masakra po prostu. I ludzie dzisiaj w takim systemie pracują, nie? Więc moja żona od czasu do czasu sprowadza mnie na ziemię, kiedy ja sobie narzekam, a kurwa, dzisiaj znowu mam popołudniówki, nie? A moja żona mi mówi, nie narzekaj, bo jakbyś pracował tak jak ja w takim systemie, to byś chyba dostał do głowy już całkiem, nie? Także no moja żona tutaj jest czasami takim moim nauczycielem pokory. Za co ją oczywiście szanuję. Mam pytanie, jaką historię ma te... Nie wkurzyłbyś się, Czarek? Wiesz co, skąd to się wzięło? Wiecie co, ja bardzo lubię Cezarego Pazurę i kiedyś tak za starego pierwy tak się mówiło, czy by się nie wkurzył Czarek, i to do mnie wróciło, kiedy trafiłem na kanał Czarka Pazury, nie? No i Czarek Pazura jest takim fajnym, pozytywnym człowiekiem, bardzo nie będę tutaj mówił o jego aktorstwie, bo jego aktorstwo dla wielu z was może być dyskusyjne. Ja go lubię i pod kątem jego twórczości na YouTubie, i pod kątem jego aktorstwa. Uważam, że to jest jeden z najlepszych aktorów w Polsce. Natomiast on na swoim kanale na YouTubie jest taki bardzo pozytywny. Ciężko go wyprowadzić z równowagi. Jest taki szczery, wylewny, opowiada o sytuacjach, które pewnie nie jeden nie chciałby, żeby to się przedostało na światło dzienne, ale on to zawsze mówi z takim entuzjazmem, z taką radością na twarzy. I właśnie dlatego, że on jest zawsze taki promienny i że zawsze mówi w przekomiczny sposób, opowiada różne sytuacje z jego życia aktorskiego, warsztatu teatralnego, czy też warsztatu filmowego, że zawsze mówi elokwentnie, zawsze mówi cokolwiek, nawet jak mówi o ciężkich sytuacjach, to zawsze mówi to z takim humorystycznym przekąsem, to ja właśnie dlatego mówię, czy by się Czarek nie wkurzył, bo chociaż raz chciałbym zobaczyć Czarka wkurzonego, ale nie, obojętnie o czym on mówi, o kim by się nie wypowiadał, o czym by się nie wypowiadał, to zawsze robi to w takim mega pozytywnym, promiennym. Wydawałoby się, że to jest człowiek, który nie ma w życiu żadnych problemów i on zawsze jest cały w skowronkach, nie? I właśnie dlatego u mnie się to wzięło, no nie wkurzyłbyś się, Czarek, może kiedyś w końcu by się wkurzył. Zobaczcie sobie, jak to pięknie wygląda, ta mgła teraz przy tym zachodzącym dniu, nie? Kurde, jak to pięknie teraz wygląda. Jeszcze w jakiś las jeżdżamy przy tej mgiełce. No, buena fantastica costa, no. Deprawy tutaj odwala za mnie kawał dobrej roboty, bo to ja powinienem wam tutaj mówić, że to jest pomezania. Sorry, Deprawy. Deprawy, słuchajcie, to jest w ogóle niesamowity gość. Ja chciałem go tutaj wyróżnić, bo naprawdę Deprawy prowadzi swój kanał na YouTubie. Nie wiem, czy wy chcecie, znaczy, czy wy wiecie, ale moi drodzy, czy chcecie, czy nie chcecie, ja wam ten kanał polecam, ponieważ Deprawy robi tam zajebisty kawał roboty. Jeżeli u mnie zbyt długo czekacie na OMSI 2, no to macie fajny zamiennik właśnie Deprawego. I facet jest niesamowity, bo facet ogarnia tak, swój kanał, jest moderatorem na moim kanale, jest moderatorem jeszcze na innych kanałach. Jak on to robi, to ja nie mam zielonego pojęcia, nie? Jest niesamowicie dobrze zorganizowany, robi naprawdę na swoim kanale dobry content, także zapraszam z czystym sumieniem i z pełną odpowiedzialnością za moje słowa, zapraszam was na kanał Deprawy, bo facet naprawdę tu jest, no, mega, mega, nie? Mega. Zresztą tylko nie Deprawy jest youtuberem tutaj, słuchajcie, z moich Jediów. Pączek na przykład wrzuca też fajne materiały na swój kanał, też można fajne ciekawostki zobaczyć. No kurde, powiem wam, jeżeli na przykład interesuje was kolej, chcecie zobaczyć jakieś fajne tam składy kolejowe czy coś, Pączek takie rzeczy wrzuca, także normalnie, słuchajcie, no,
Buena Fantastica Costa, nie? Także no, chłopaki robią też kawał dobrej roboty. Jeszcze ogarniają mój kanał, nie? Także normalnie, chapeau bas, pełny szacun. Uważaj na jelenie. A, przy mgle to one siedzą w lesie. Julek, Julek, w końcu pamiętam coś z 2016 roku, jak jakiś Czarek niemiło pożegnał się z WB. Myślałem, że to o niego chodzi. Nie, nie. Znaczy, powiem ci tak, Julek, Julek, ja ci powiem tak. Ja osoby, które do mnie czują jakieś tam niechęci, puszczam w niepamięć. Ja o nich pamiętam przez 2-3 minuty i puszczam ich w niepamięć, pamiętając o wszystkich tych, którzy tworzą nasze środowisko. No i tyle. Że tak to wygląda. Moi drodzy, faktycznie zauważyłem, że streamując ekran, ten mój centralny, to wszystko chodzi płynniej niż streamuję grę na OBS-ie. Jest o 10 kilo mniej lagów, jak streamuję obraz, a nie grę, niż w przypadku odwrotnym. Wow! Chłop streamuje przez 1,5 roku i dopiero teraz się zorientował. Jaki chłop? To tylko świadczy o tym, jak ja mało o życiu jeszcze wiem. Człowiek się uczy przez całe życie, a i tak głupi umiera, nie? Jak to się mówi? O, jak ja kocham takie brzdękolenie na gitarze, jak teraz słyszymy w tle. Kuźwa, jak ja to uwielbiam. Ale ja lubię takie brzdękolenie na gitarze, nie takie spontaniczne, tylko takie właśnie jak teraz jest, takie, takie romantisz, takie, takie stonowane, takie, takie typowe brzdękolenie. To mi się jest, ja to uwielbiam, to jest to, co... Posłuchajcie. Jak ja to lowciam. Boże, to jest muza. Takie właśnie muzyki uwielbiam. To jest po prostu przepiękne. Wydaje mi się, że Cezary Pazura stracił trochę szacunek u ludzi, bo hejtują go za promowanie akcji szczepień. Tak, dokładnie. Znaczy, Czarek Pazura też dostał rykoszetem po swoim bracie, Radosławie, ponieważ Radosław Pazura był jednym z tych celebrytów, którzy poza kolejnością zostali zaszczepieni, wiecie, tam w tym warszawskim, tym koledżu, czy tam gdzieś, nie? Także tam, czy jak to tam się nazywało? Już zapomniałem. Także Radek był jednym z tych celebrytów, a potem Cezary Pazura wyskoczył na dechy w reklamach telewizyjnych i nabrał do szczepień. Także no, to się tak zgrało troszeczkę w czasie i odbiło się na obu panach. Natomiast Czarek Pazura też dostał po dupie za to, że tam reklamował w jednym odcinku tą telewizję kablową jakąś tam, nie? Za to mu się niesamowicie dostało, nie? Za to mu się niesamowicie dostało. Niesamowicie wtedy dostał po prestiżu. Nawet sam się do tego nie odniósł, ale no wyciągnął z tego pewne lekcje dla siebie i teraz już nie lokuje, nie? Tych produktów, no. No to cóż, moi drodzy, no, każdy twórca prędzej czy później popełni jakiś błąd, no to jest normalne i wszyscy jesteśmy tylko ludźmi, każdy z nas popełnia błędy. Tylko w przypadku nas, youtuberów, internet pamięta te błędy, nie? A w przypadku osób indywidualnych, które tutaj się kryją podnikami, nikt nawet o tych błędach nie wie, nie? I dzisiaj tak łatwo jest skazać kogoś palcem i wytknąć go i wrzucić go na tapetę i przykryć swoje własne kompleksy i błędy błędami tej osoby publicznej. To jest przecież tak łatwe dzisiaj. To jest takie dzisiaj wygodne, żeby zakryć swoje własne słabości, żeby odwrócić od siebie uwagę, trzeba obgadać innego, nie? To jest dzisiaj takie przecież popularne. WB, podpiszesz mi Steama? Podpisać ci Steama? A jak takie co... Ale to... Polak, ja nawet nie wiem, jak takie coś się robi. Idzie zrobić coś takiego, jak podpisać Steama? Słuchajcie, ja wam powiem szczerze, że ja nawet nie wiem, jak takie coś się robi. Także nie potrafię ci, Polak, na te pytanie odpowiedzieć, boś mnie tym pytaniem zaskoczył. Ale mną szarpie się chłop przez ponad 2 godziny gadania, 2,5 godziny za niedługo będzie, tyle się powietrza nałykał. Chodzi o podpisanie profilu Steam. A jak to się robi?
Ja nawet nie wiem, jak się to robi. Ja powiem wam jeszcze więcej. Ja jestem totalnie zaskoczony i nawet nie wiem, że jest taka opcja. Ja nie wiem, jak się to robi. Nie mam pojęcia. Serio. W komentarzu pod profilem. Aha. Wiecie co, ja takich rzeczy nigdy nikomu nie robiłem, także... Nigdy nie robiłem dobrze w taki sposób. Jakkolwiek by to nie zabrzmiało. Także ja nawet nie wiem, że takie coś można zrobić. W taki sposób się podpisuje Steama? Profil Steama? Polak, ja się boję, że jak ja tobie takie coś zrobię, to zaraz będę miał tysiące chętnych kolejnych, nie? Gdzie są donaty? Donaty gdzie są? No są, tutaj. Ale co, że się nie wyświetlają? Nie rozumiem. Słuchajcie, jak piszecie do mnie, jeszcze raz do was apeluję. Piszcie pełnymi zdaniami. Gdzie są donaty? I teraz, co ja mam przez to rozumieć? Że nie pokazują się one tu, na czacie, nie pokazują się one, nie wiem, że Tipli ich nie wyświetla. I teraz co ja mam z tego rozumieć z twojego pytania? Czasami co niektórzy piszą tak, jakbym się im nie chciało. No kurde, jeszcze raz do was apeluję i was proszę. Piszcie na litość boską pełnymi zdaniami. To tak jak autograf. Aha. No to powiem ci, Polak, że ja nawet nie wiedziałem, że takie coś można zrobić. Czekaj, ja sobie ciebie tutaj zapiszę. Długopisu, bo ci nakopię zaraz pod ogon. Polak, drogą wyjątku oczywiście z przyjemnością dla ciebie to zrobię, bo tutaj dzisiaj jesteś takim super czatowcem. Tutaj żeś kurnia, ja widzę cały tutaj aktywność widzów, to ja widzę, że tyś tutaj cały super czat po 2 euro zalał, tylko ty, nie? Także kurnia. W ramach odzajemnionej tutaj uprzejmości jak najbardziej. Czemu nie? Drogą wyjątku, żeby zaraz nie było 1000 próśby podobnych, nie? Czy mu podpiszę profil na Steamie, kurczę piórko. Ale to powiedz mi teraz tak, czy... Powiedzcie mi jedną rzecz. Czy na przykład, żeby komuś podpisać profil na Steamie, bo ja nie wiem, że takie coś w ogóle można zrobić. Ja pierwszy raz takie coś słyszę, bo ja nigdy nie robiłem takich rzeczy. Czy jeżeli komuś podpisuje profil na Steamie, czy ja muszę, nie wiem, go oddać do znajomych, czy coś ten deseń, czy nie? Dajcie no mi znać, jak to wygląda, bo ja nie mam pojęcia o tym. Chłop nieświadomy. Musisz napisać komentarz pod profilem. I to wszystko. Nie trzeba dodawać do znajomych. Aha. Matamet jest. Cześć Matametu. Witam cię, chłopie. Chłopco obecny jest, a się nie odzywał. Witam, witam. No i widzicie, człowiek się uczy przez całe życie. Matametu, zamierzam wrócić na twoją mapę. A widzę, że... Moi drodzy, widzę, że Matamet wrócił do tworzenia mapy. Widziałem, że zrobił nawet live'a z Zamulanka. Także kurnia, mam w kolejce do obejrzenia zapis tego streama. Także Matamet, kurde, Matamet, ja ci powiem tak, ja mam z tobą ciężką sytuację. Bo ja nieraz chciałbym być na twoim live'ie, a ty zawsze nadajesz w takich niewygodnych dla mnie godzinach, że masakra, nie? Mi się chyba w skali 3 miesięcy raz tylko udało być na twoim live'ie. Tylko chyba raz. A tak to tylko same zapisy. No po prostu no nie umiemy się wstrzelić w wolny czas. Ale mam cię tam, Matameciku, na uwadze. Mam na ciebie oko, Matameciku. To zwykły komentarz pod profilem, nic nadzwyczajnego. No to dziękuję za informację od 4M, bo naprawdę ja wam powiem, że czasami jestem taki mongoł nieogarnięty. Nie wiem o podstawowych funkcjach na Steamie, no. A ja po prostu takimi rzeczami się nie interesuję, no. Bo ja tutaj też nie chcę, żeby ktoś inny mi podpisywał, ja też nikomu nie podpisywałem. Ja tutaj nie jestem w tej społeczności do poklasku i nie wiem, jakichś innych tam rzeczy, no. Dlatego ja takich rzeczy do tej pory, no, nie robiłem, no. O, jak mi miło. Ach, serduszko mi chłop wkleił. Także, moi drodzy,
Matamet na swoim kanale jakiś czas temu ogłosił, że zawiesza pracę nad projektem, a teraz do projektu powraca. No wiadomo, każdy tam ma jakieś swoje prywatne rzeczy do, albo zaległości do zrobienia, więc wiadomo, no Matamet jak najbardziej też jest człowiekiem i kurde, no potrzebował chwili dla siebie. Może odpoczynku, może załatwiania tam prywatnych rzeczy, ale widzę, że już teraz zamulanko zrobił, także trwają prace nad fikcyjną Polską, co mnie niezmiernie i niesamowicie cieszy, ponieważ dla mnie fikcyjna Polska to jest jeden z tych sztandarowych projektów, które obowiązkowo trzeba zagrać, posiadając ETS-a. Wjeżdżamy do piekła. Bardzo mi przykro, że w piekle leje. Słuchajcie, w piekle nie ma... O kurde, widzieliście ten rozbłysk? Ja pierdo... Słuchajcie, no... Piekło? Piekło rozbłysło. To był taki rozbłysk, że kurnia. A jednak w piekle coś się dzieje. Moi drodzy, piekło zalewa woda, ale jednak pioruny też lecą. No piękne oświetlenie. No i takich właśnie błyskawic ja się spodziewałem w tej grze. No w końcu te rozbłyski tej błyskawicy są takie zauważalne. W końcu. W końcu. No piękne to było teraz tym rozbłyskiem. Ja sobie... Kurde! Chłopcze się podnieca błyskawicami, no ale w ETS-ie do tej pory, umówmy się, nie widzieliśmy takiej efektywności tych piorunów, kurde, na podstawowej wersji. Bo ja tutaj nie mam żadnych modyfikacji oprócz tego, no, HUD-u i mapy pomazani i dźwięków do Iveco. A to, że Matamet wbił na ten, to następna trasa będzie Ivecem. Tak jest. Jak już nie mogę być na bieżąco na live'ach Matameta, to przynajmniej dla chłopa przejadę się po pomazani Ivecem. Proszę bardzo, jesteśmy na miejscu. Tutaj się troszeczkę wlekę za tym pojazdem, który jedzie przede mną. No ale cóż, trudno. Trudno. Turkish Ankara. Dobra, my tutaj skręcamy już w prawo. Tutaj znowu złapałem lagi jakieś. Miałem długo, długo spokój, a tutaj znowu jakieś drobniutkie lagi. Ja mam skręcić tutaj? Chyba tak. Chociaż tak, tutaj mam skręcić. Uwaga, bo ja teraz w tych lustrach gówno widzę, bo są całe zalane wodą. Zaraz ja tutaj będę zalany, ale potem. Okej, tutaj mamy miejsce rozładunku. Dobra, dajcie mi teraz chwilkę, bo ja muszę wycofać. Wychylę ten łeb, a co mi tam? Okej, ktoś na moim social media napisał, że F-Mod jest rozkopany nadal. A mi się wydaje, że te dźwięki są naprawdę fajne. Na dość porządnym poziomie i ja akurat sobie ten F-Mod chwalę. Może na początku nie był jako super fantastyczny, ale teraz sobie chwalę ten F-Mod. Dobra, odczepiamy ten ładunek. I wiecie, co ja bym najchętniej zrobił? Bo mi teraz następny kurs wypadnie znowu w nocy. Ja nie chcę. Ja nie chcę takich rzeczy. Ja nie chcę wjechać w nocy. Ale fajny music. Jak tam zaszalałeś wczoraj na urodzinkach córki? Nie, pełna kulturka. Chłopie, ciastko, kawa. Pełna kulturka. Basia i Piotrek, dziękuję za życzenia dla Ani urodzinowe. Dziękujemy, dziękujemy. Widziałem, ale jeszcze nie odpisałem na wasz komentarz, ale na komórce wczoraj zobaczyłem, wbił komentarz Basia i Piotrek wasz dla Ani na życzenia urodzinowe. Dziękujemy bardzo, dziękujemy Basia i Piotrek. Dziękujemy za wszelakie życzenia. Ja dziękuję za życzenia dla mnie urodzinowe i dziękuję za życzenia urodzinowe dla Ani, bo bardzo dużo spłynęło życzeń urodzinowych również dla Ani. Także bardzo, bardzo dziękuję. Ja też popełniłem pewny błąd, bo ja w odcinku wczorajszym, bo wczoraj był który? 6. Ja powiedziałem, że wczoraj powiedziałem, że wczoraj miałem urodziny, a miałem 2 dni temu. Wczoraj miałem 2 dni temu urodziny. Chłopco namieszał. Dobra, Matamecie, zobacz sobie. Special for you. Jak tutaj jesteś, zobacz sobie. Szukamy normalnie Ivedo. Nawet powiem ci więcej. Ivedo, tylko i wyłącznie. Patrz, Matametu. Widzisz?
co chłop robi dla ciebie? Czy ty to widzisz? Matametu? Patrz, jak chłop się poświęca. Znowu do piekła, ale tym razem z Białej Góry. Nie, może coś dłuższego? Matamet, jesteś tutaj, jeszcze jesteś. Masz prawo wybrać, jakim Aivedo mam jechać. Jesteś tutaj? Napisz mi, to koniecznie Euro 5 musi być. Orzesz ty w mordę. Jaki chłop. Chociaż wiesz co, Matametu, ja ci powiem tak, że ja chyba jednak zrobię wybór pod długość trasy, bo jest 14.40 i ja raczej muszę się tutaj teraz już pod długość trasy. Zastanawiam się, to... Kurnia, to trochę długie jest. No to jest za długie, to jest za krótkie. W mordę nietoperza. Dobra, biorę to. Niech będzie do Grobelna z Uśnice. No i tyle. Trudno. Trudno. Widziałeś Matametu? O, ktoś tam się dobija do mnie. Czekajcie, ja coś muszę sprawdzić. Momento. Minuta przerwy, ponieważ mój mały Atencjusz skakał mi tutaj po drzwiach, chciał się do mnie dostać do pokoju, wiecie? On teraz potrzebuje mojej atencji, także ja pozwólcie, że dam mu pół minutki trochę atencji, jak go muszę przytulić, tak, moje malutkie psiu, moje malutkie, tak, no bo tak, Ania poszła z koleżankami na pizzę, bo dzisiaj odprawia urodziny dla koleżanek, to jemu jest smutno, tak? No właśnie. Żona się tam krząta po kuchni, więc on do mnie chciał przyjść. Tak, mały atencjuszek, tak? Atencji, to męskie miłości chce troszeczkę, tak. No. Więc ja, on teraz dopóki nie przestanie merdać ogonem, to go jeszcze muszę tutaj, wiecie, potulić, tak? Tak, bo on chciał się tak... No, ja mówię, co tutaj się dzieje? A on mi po drzwiach skakał jak wiewiórka. Co za chłop? No, już, Paco? Już jesteś gotowy zostać sam w kuchni z panią? Tak? Już? Mogę cię odnieść? Pies mi mordę lizał, no. No. Ale fajny szczurek. Katarzyn, naprawdę... No, żal mi, że nie potrafisz psa od szczurka odróżnić. Dobra, idziemy. Idziemy go odnieść do kuchni. Już dostał atencję. Malutki, taki malutki, ludojak. Zabójca mój kochany. Ale bądź tam grzeczny. Co? O, dobra. Dostał trochę atencji. Ja już do was wracam, wybaczcie tą krótką przerwę, ale pies jest jak członek rodziny. Słuchajcie, pies jest jak członek rodziny. I chłop się chciał potulić, no i chłop dostał trochę miłości. A żona czyta tam książkę, więc on... Jak moja żona czyta książkę, to on nawet do żony nie podchodzi. Dobra, cyk. To też bestia niebezpieczna. Oczywiście. A może Paco to połączenie psa z kotem? Basia i Piotrek, bingo! To jest kotopies. Tak? Tak jak Sharpie mówi, że jego kot Filip to jest piesokot, to mój Paco jest kotopiesem. I jeszcze połączenie z wiewiórką, bo on potrafi wyskoczyć nawet na stół, nie? On sobie wyskoczy na krzesło i z krzesła na stół. Tylko robi to tylko wtedy, kiedy nas nie ma w domu. Bo wie, że w naszej obecności nie wolno mu tego robić.
poza naszą obecnością, też tego mu nie wolno robić. Ale skubany wykorzystuje to, że nikt nie widzi i tak wyskakuje na stół, bo on zawsze wie, że na stole pana coś jest dobrego do zjedzenia. Taki chłop. Jaki chłop. I stała się światłość. Pan powiedział, światłość się stanie. I światłość się stała. Czekajcie, bo tutaj jeszcze muszę, o, zresetować sobie trackera. Co masz na obiad? Ja rolady wołowe. A ja mam jeszcze obiad ze wczoraj. Jeszcze, kurde, trzeba tego zjeść. KFC, kurde, zamówiliśmy wczoraj takie dupne kible z tego KFC. Raz na rok trzeba się odchamić, bo my to lubimy, więc na... nakupiliśmy tego, jeszcze zostało tego mnóstwo, jeszcze to trzeba zeżreć, bo moi drodzy, no, powiem wam tak, KFC jest dobre, ale jest kuźwa tak drogie, za kilka kawałków kurczaka taka cena, przecież to byśmy mieli 10 kurczaków za to, cośmy kupili z tego KFC. Pali ten Iweko, czy nie pali? Pali! Jaki chłop! Czemu ja go nie słyszałem? Bardzo atrakcyjna trasa, mam nadzieję, że wy 15, pół godziny, no, że ją wykręcę. I przypomnijcie mi, że wizytówkę mam zrobić. A my rosołek... A, rosołek to jest, kurde, to jest naprawdę dobra rzecz. I tutaj, moi drodzy, teraz w tym Iweku, ja muszę troszeczkę przyciszyć dźwięk z gry, bo to jest ten dźwięk, który wam pokazywałem na dzień dobry. To jest ten dźwięk, który mam od Matameta. Hej, co tutaj się dzieje? Dlaczego mi... Aha, tutaj, dobra. Zły guzik sobie dałem. I on jest trochę głośny. Muszę go wyciszyć trochę. Pozdrawiam z pięknego, ale zimnego Podlasia. Podlasie, bardzo ładne rejony Polski. Mi się na Podlasiu bardzo podoba. Nie rozumiem, dlaczego z Podlasia reszta Polski się śmieje, ale Podlasie jest bardzo ładne. Ja lubię Podlasie. Lubię tam jeździć po Podlasiu. Naprawdę, no, bardzo lubię tamte rejony Polski. Bardzo piękne, malownicze, klimatyczne, swojskie, wiejskie. Bardzo lubię. Cyk i cyk. No tutaj te Iweko będzie troszeczkę jeszcze za głośno chyba chodzić. Jeszcze troszeczkę przyciszę te Iweko. Jeszcze troszeczkę je przyciszę. To jest ten dźwięk od Matameta, który dostałem do Iweko. Proszę bardzo, jeszcze trochę ciszej, bo będzie... Będzie sy... Znaczy, ładny to jest dźwięk, ale będzie za głośny troszeczkę. Malownicze te domki tam mają. Tak, tak. Tak, takie... Tam jest bardzo dużo takich, można powiedzieć, starych wsi. Takich, wiecie, z klimatem. Z takim... Z taką, kurde, sentymentalnością. Z taką polskością. No, ja bardzo lubię tamte rejony. Bardzo lubię tamte rejony Polski. Lubię tamtędy przejeżdżać. Te niektóre gospodarstwa takie wydają się nawet biedne, ale mi się bardzo podobają. Mi się bardzo podobają. Wolocyk, a już PDA wyszło na 1,40. Trochę się zawiodłem na odzorowanie moich terenów i firmy. Robione na kolanie strasznie amatorsko. Grzesiek Topik, no PDA ma taki standard łapy, a nie inny. No, jak ja prezentowałem PDA na moim kanale, ale PDA chyba wyszło pod 1.40. Ktoś mi tam pisał w mailu, że PDA wyszło pod... Znaczy, PDA miało teraz swój update, ale pod 1.40 to akurat tego nie powiem ci na 100%. Ale PDA ma tak jakiś swój inny klimat, nie? To właśnie niejednokrotnie mi widzowie pisali, że PDA ma taką, no, troszeczkę dyskusyjną jakość swojej mapy, nie? Ale mi tam PDA się podoba. Chłopaki robią kawał dobrej roboty. Ja na pewno będę im kibicował, bo to, co mogą, to robią. Wiadomo, że oni tam też mają swoje... Wiecie co, może tutaj wizytówkę zrobię? Na takiej właśnie drodze polnej? Na takiej gruntowej? A co by nie? Oczywiście, że tutaj zrobię ujęcie. Przecież pomezania to jest... Kurde, przecież to jest wizytówką pomezani. Takie, a nie inne rejony. I ta music country. I jeszcze ten kus pod kółek. Jak to będzie kapitalnie wyglądać? Wow, jakie to będzie piękne ujęcie na zdjęcie. Bardzo ładny kadr to będzie. Szkurnia, no.
O kurde. Ja tak lubię sobie właśnie tym fowem wyodrębnić tą ciężarówkę z pozostałości całej sceny. No i co? Brzydka będzie wizytówka? Będzie piękna na zapis ze streama. Piękniejszej nikt nie ma. Proszę bardzo. No coś buena fantastica costa. Proszę. Proszę. No pikniuśnie. No pikniuśnie to będzie. Pikniuśnie. Pod 1.40 nie wyszło chyba jeszcze. Aha. Ale wiem, że oni tam teraz jakiś update robili. I to nawet... To nawet nie jest taka świeża sprawa z tym update'em, bo oni ten update wydali już chyba z jakieś 2-3 tygodnie temu. Z tego co ja wiem. To oni tam już coś update'owali. Przemysław Michura, możesz opowiedzieć historię, jak zacząłeś nagrywać na YouTubie i live'y na YouTubie i od czego to się zaczęło, wujku Bochunie? O kurnia. Wiesz co, gdy ja robiłem swoje materiały na YouTuba, moje pierwsze materiały na YouTubie, one właściwie już się nie istnieją. One zostały skasowane, ze względu na to, że one były, wiesz, w kwadracie jeszcze nagrywane 16:4, czy jakoś tak, 3:4, już nie pamiętam, jak to tam się nazywało. I to były materiały, to były raczej teledyski. Ja nie nagrywałem takich materiałów z komentarzem, tylko robiłem pod muzykę takie teledyski z gry. I one były max do 15 minut. Ja sobie myślę tak, przez 15 minut, bo już wtedy byłem gadułą, to ja nawet nie zdążę się z wami przywitać. Więc nie ma sensu robić takich materiałów z komentarzem, bo ja powiem wam dzień dobry, do widzenia, bo YouTube wtedy miało taki kaganiec, że nowi twórcy mogli tylko do 15 minut wrzucać te swoje materiały. Więc sobie myślę, nie ma sensu, nie? Nie ma sensu. Dlatego będę robił tylko i wyłącznie teledyski. 4:3 Iceman, zgadza się. Będę robił tylko teledyski i to były takie materiały, które dzisiaj by na YouTubie nie miały prawa istnieć, bo by YouTube się do nich doczepił o prawa autorskie do muzyki, bo wtedy te automaty jeszcze w ogóle nie działały. Wtedy YouTube był jednym wielkim eksperymentem. No i zauważyłem, bo ja to robiłem tylko i wyłącznie dla naszego takiego zamkniętego środowiska, nie? Ale zauważyłem, że nikt oficjalnie dla całej Polski takiego czegoś nie robi i ja byłem jednym z pierwszych, który no, odważył się po prostu YouTube'a w tym kontencie robić dla całej Polski. No i tak zostało do dziś, nie? Tak zostało do dziś. Co mnie skłoniło do live'ów? Brak czasu na robienie materiałów. Live'y to jest bardzo mega dobra alternatywa. Po pierwsze, oszczędza mi czas. Po drugie, mniej eksploatuje komputer. Po trzecie, dzięki live'om kanał nareszcie na siebie zarabia po tylu latach. Po czwarte, dzięki live'om mam patronów kanału, którzy pozwalają mi na rozwój tego kanału, przyczyniają się do rozwoju tego kanału. Same plusy, same plusy. O, skrypty nowych subskrypcji zaskoczyły. Witajcie, skrypty nowych subskrypcji. Witamy was. Gdzieście były przez ostatnie pół roku? Nie no, wczoraj coś tam wczoraj przebłysło. Jeden tam się odezwał, nowy subskrybent. Niby mam włączone światła, a tak jakby były wyłączone. Zresztą to tego teraz nie potrzebuję, bo mam nawigację tutaj. Tylko z tym, że jeszcze... Czemu ta nawigacja mi tutaj nie działa? Czemu nie mogę jej powiększyć? Co jest do diabła? Nie ten guziczek sobie nacisnąłem. Jaki chłop? Kiedy będzie OMSI 2? Falagier na pewno nie w przyszłym tygodniu. Na bank nie w przyszłym tygodniu. Jak będzie OMSI 2, to gdzieś tak dopiero po 15. Bo mam plany co do kolejnego spotkania z OMSI 2 i z tymi planami muszę się sprzęglić z pewnymi panami. Także plany dotyczą pewnego spotkania w pewnym środowisku, z pewnym towarzystwem, musimy się zgrać w jednym czasie. Jeszcze wszystkie osoby muszą mieć ten czas na nagranie, na wspólne spotkanie i tak dalej, i tak dalej. No szkuźwa znowu laguje. No co do diabła? Szkurde, normalnie.
Popatrzcie, jakie piękne tereny. Popatrzcie, jakie piękne tereny. Co wspaniałego. Oczywiście należy pamiętać, że Pomezania to mapa fikcyjna. Ona ma polskie nazwy miast, ale one zostały użyte tylko i wyłącznie dlatego, że jakieś miasta muszą być, jakoś muszą być nazwane, ale projekt jest totalnie fikcyjny. Totalnie. Tam mogą być jakieś przebłyski, rachunki prawdopodobieństwa do autentycznych tras z Polski, ale to jest drogą przypadku, wyjątku. Na takiej zasadzie. No. Tutaj akurat się teraz czuję, jakbym jechał przez koło jeziora Czosztynskiego. Czosztyn, Nidzica, takie te rejony, nie? Tam gdzieś, słuchajcie, te regiony. No, tak się czuję tutaj teraz. Czchów, Zapora, Przyczkowie, te rejony są bardzo podobne do tego, co teraz powiedziałem. Cześć, miło Cię znowu widzieć i słyszeć. Zbigniew Janusz, Wzajemnością. Znaczy, ja Cię tylko widzę, w sensie obecność Twoja na superczacie. Też bardzo dużo piszecie między sobą. Katarzyn, proszę nie obrażać mojego psa. Proszę nie obrażać mojego psa. Mój pies to jest piesek rasy Chihuahua. I wiesz, żebym cię nie musiał potraktować tak, jak potraktowałem pewną panią, nie? W parku. I pewnego pana w parku. Żebym cię tak nie musiał potraktować. Nie zmuszaj mnie do tego, bo za bardzo cię lubię, żeby tak cię potraktować. Strasznie nie lubię, jak ktoś mi na mojego psa mówi szczurek. To jest pies rasy Chihuahua. A jeżeli szkoła nie nauczyła cię odróżniać szczurka od psa, no to polecam douczanie. Jaka to mapa? To jest mapa Pomezania. Pomezania. Kubama X, proszę tutaj wziąć pod uwagę to, co ci pisze Wojtas, bo się zaraz pożegnamy. Widzę twarz Bohunicji. Jaki chłop. Mi się wydaje, że ten dźwięk tego Iveco jeszcze nadal jest za głośno. Tak mi się wydaje, no. Strasznie dźwięki tutaj są z tego Iveco głośne. Jaką kierownicę kupić? Najlepiej taką. Na jaką po pierwsze jest się stać? Ale też musisz się określić, co ty wymagasz od kierownicy. Czy ty chcesz mieć lewarę z skrzyni biegów, taki w pewnym zakresie, czy ty chcesz mieć pedały ze sprzęgłem, czy tylko hamulec i gaz, czy ty chcesz mieć promień skrętu 900 stopni. Także musisz sobie zadać wiele pytań, czego ty wymagasz od produktu zwanego dalej kierownicą i poszukać czegoś w tym segmencie. Także nikt ci nie powie, jaką kierownicę wybrać, jeżeli my nie znamy twoich wymagań od tego sprzętu. Mapa Pomezania bardzo fajna zrobiona. Katarzyn, tego wiem, ja nic do twojego pieska nie mam. Na piękne oczka takie. No właśnie. Ja wam już opowiadałem tą sytuację w parku, nie? Spako. Idzie taka grupka ludzi, dorosłych ludzi, i jeden z tych dorosłych ludzi, taki napakowany gościu, taki wiecie, taki, no, postury bramkarza, albo co najmniej pudziana, albo popka, patrzy się tak na naszego pako i mówi: o, jaka hiena do tego, taka mała hienka, nie? A ja mówię: proszę pana, to nie jest hiena, tylko to jest pies rasy Chihuahua i nazywa się Paco. I kobieta tego faceta mówi do niego: o, Paco, tak jak ty. A ja mówię: to już mamy dwie hieny w parku, nie? Już myślałem, że facet mnie tam na miejscu zabije i pochowa pod tym chodnikiem w parku, nie? Ale popatrzał tak na mnie, zmierzył mnie wzrokiem. Te całe towarzystwo, z którym on tam szedł w tym parku, zaczęło się śmiać z niego. Także no,
I jak byliśmy kiedyś na wczasach, to taka kobieta, która... Byliśmy wtedy w Mielnie, pamiętam. I wtedy dostałem opiernicz od żony, nie? Szła taka kobieta ja idę, Paco, córka i żona, nie? Idzie taka kobieta, dorosła osoba, nie? Dorosła osoba. I tak patrzy na naszego Paco i też mówi: o, jaka fajna mała hiena. A ja jej mówię: niech pani lepiej uważa, bo hiena lubi się na padlinę rzucać. Także ze mną się nie zaczyna w taki sposób. Jak chcesz obrazić mojego... Jakim zjebem trzeba być, żeby obrazić psa, nie? Przecież ten pies nic nikomu nie zrobił, nie? A ludzie czasami... I to ludzie dorośli. Jak my na przykład idziemy do parku z pieskiem, to dzieci podchodzą: jaka fajna ciłałka, jaki fajny piesek. A dorośli patrzą, żeby coś dosrać, nie? I w tym momencie dorośli powinni uczyć się od dzieci, nie? Dorośli powinni się uczyć od dzieci. W tym momencie, w tym segmencie zachowań. Naprawdę, serio. A wtedy żona mnie szturchła z łokcia. Przesadziłeś, mi mówi. Ale moja żona dobrze wie, że ja jestem na to uczulony, nie? Także... Moi drodzy, ja zazwyczaj jestem miły, ale jak ktoś ze mną zadrze, to wtedy jestem wrednym chujem. I nie ma, przebacz, nie ma zlituj. Jak ktoś mnie wkurzy, to potrafię być naprawdę wredny, nie? Naprawdę. Także lepiej nie podskakiwać mi. Póki jestem dobry, póki jestem miły, nie prowokować mnie. Bo ja sobie zawsze tak myślę, naprawdę jakim to zjebem trzeba być, żeby obrazić zwierzę, nie? Jak na przykład dużo ludzi, zazwyczaj dorosłych właśnie, dużo ludzi spotykam, którzy obrażają zwierzęta. No co trzeba mieć w tej głowie, żeby obrazić zwierzę, nie? Ja tutaj nie mówię na przykład o Paco, ale mówię tam o innych zwierzętach, którzy świadomie obrażają jakiegoś tam, widzą jakiegoś psiaka i tam obrażają psa. Mówią o nim, że to jest jakieś tam gówno na czterech łapach, nie? Boże kochany, no co ci ludzie mają w tych głowach? Naprawdę. WB było z lecia babiszona poczęstować. Nie, naprawdę. No w tym przypadku dzieci są mądrzejsze od dorosłych, bo dziecko podejdzie, zapyta się, czy można pogłaskać, zapyta się, jaka to rasa pieska, czy można się pobawić, czy można zdjęcie zrobić, a dorośli są tacy szyderczy, nie? Tacy, wiecie, tacy. O, szarpejka jest, cześć szarpuś. Szarpi też jest. Prawidłowo, wujcio. Prawdziwa śląska krew. Tak jak ludzie traktują zwierzęta dużo o tych... no właśnie, no, dokładnie tak. To bardzo dużo o tych ludziach świadczy, jak traktują zwierzęta. Ale wtedy mi się od żony oberwało. Ja pamiętam, żona jak mi zasadziła z łokcia, to miałem siniaka nawet. No, ale żona mi tylko powiedziała coś takiego: przesadziłeś. Bo moja żona wiedziała, że ja zareaguję. Chciała mnie powstrzymać, ale nie zdążyła, nie? No bo Kasia wie, jak ja jestem, nie? Także już nawet były takie sytuacje, jak szliśmy gdzieś do parku, to żona nie chciała zabierać psa, bo się bała, że jak ktoś się odezwie szyderczo do mojego psa, to ja znowu będę obrażał ludzi. Wujek Bochun obraża ludzi, którzy obrażają jego psa. Także Katarzyn, uważaj, zaniechaj tych działań, bo możesz paść rykoszetem tutaj niechcąco, wiesz. Twój Paco ile ma lat? Och, ludzkich będzie miał teraz 7 czy 8 mu leci, ludzki, jakoś tak. Bo psom jakoś tam inaczej się liczy te lata. Ale nadal jest, kurde, on nadal jest takim małym atencjuszem, nadal go trzeba, wiesz, przytulić, trzeba go, wiesz. On się domaga takiej swojej uwagi, jak przez 3 godziny nie skupiasz na nim swojej uwagi, no to on, wiesz, skacze ci po drzwiach, wchodzi ci do łóżka, musisz go pogłaskać, tak, musisz go przytulić. To jest taki mały atencjusz. Ale traktowany jak członek rodziny. Obrażając mojego psa, to tak jakbyś obrażał członka mojej rodziny. A to już jest poważna sprawa. Może czas zacząć nagrywać disy na youtuberów? Matamed, mi daleko od tego, no coś ty. Ja raczej jestem pokojowym youtuberem. No staram się być pokojowym, ale jakby ktoś wkurwi, to potrafię być wredny. A pokażesz całą mapkę? Oczywiście, że tak, proszę bardzo. Tak wygląda cała mapka, proszę bardzo. Na razie tylko jest taki jej fragment, ale
z tego, co zapowiadał tutaj Pawulon, cała ta mapa ma być rozbudowana. Tutaj nie ma być, moi drodzy, ani skrawka wolnego miejsca. Mapa już jest duża, jak na ten skrawek mapy. Ale wyobraźcie sobie, ile będziemy godzin jechać na przykład z takiego Malborku, gdzieś tutaj na Cypel, nie? To macie cały dzień. No macie cały dzień wycięty z życia. Bo to jest mapa w skali 1:1. Także normalnie, kurczę piórko, naprawdę, mapa jest bardzo kreatywna. Co też... Bo są tacy, którzy twierdzą, że jeżeli mapa jest fikcyjna, to jest zła mapa, bo jest fikcyjna, nie? Że musi to być autentyczna. A ja twierdzę, że niekoniecznie, ponieważ mapa fikcyjna pozwala twórcy całkowicie spuścić z wodzy wyobraźni swoją twórczość, nie? A tak to się musisz trzymać tego, co jest naprawdę na mapie Polski. Na przykład Matamed ma przejebane z tworzeniem mapy, bo jeżeli on tworzy mapę, to dużo ludzi spodziewa się tego, że... że wiernie odzoruje ich miasto, nie? Ja kocham i traktuję je jak członków rodziny. Nienawidzę, jak ktoś je obraża i nie ma szacunku do zwierząt. Pozdrawiam i życzę udanego tygodnia. No dokładnie tak, Kamil. Dokładnie tak. Dokładnie tak. Widzę, że się zgadzamy tutaj pod tym kątem. Słuchajcie, zwierzaki, obojętnie, czy macie koty w domu, czy macie pieski w domu, czy wy macie jakieś papuszki. No to są jak... To jest jak familia po prostu. No to są jak członkowie rodziny, nie? Macie jakiegoś chomika, macie jakąś świnkę morską. Kurde no. Cokolwiek, nie? Nawet rybki w akwariumie. Ja przez lata zajmowałem się akwarystyką, miałem przez całe lata. Jezus, ja miałem... Ile lat myśmy mieli? Tutaj był punkt widokowy. No szkoda, już przejechałem. Przez całe lata zajmowałem się akwarystyką. Do dzisiaj mam potężną wiedzę w tym temacie, no ale już akwarium nie mam, no. Bo nie mam czasu tego, nie ma czasu się tego, kurde, nie ma czasu się tym zajmować. Tutaj znowu jakieś minimalne lagi dostałem. Takie interwały takie. To nawet nie są lagi, tylko interwały. I nie wiem, od czego to zależy. Także wracając do sedna sprawy, na przykład, zobaczcie sobie, no, Matamed ma podgórkę. Bo pomimo tego, że nazwał swój projekt Fikcyjna Polska, to wiele ludzi chciałoby, żeby Matamed dokładnie odzorował Polskę tak, jak to jest na mapa Google'a, nie? No i teraz no, musi się użerać z tymi wszystkimi ludźmi, nie? A na przykład Pawulon, on sobie może tworzyć mapę według swojego widzimisię, według swojego kaprysu i pobożnego życzenia i nikt mu tam nie będzie fikał, że coś jest źle odzwierciedlone, nie? No, to jest właśnie ta... Fikcyjna mapa to jest taka, można powiedzieć, wygoda twórcza, że naprawdę możesz sobie tutaj zrobić plażę, możesz sobie teraz zrobić kościół na środku plaży, nie wiem, no bo to jest mapa fikcyjna, tak czy siak, nie? Albo nie wiem, albo bunkier. Bunkrów nie ma, ale i tak jest zajebiście. Także no. Kurde, ale interwały tutaj mnie łapią. Co jest, kurde, grane, no? I teraz pytanie, czy to jest od gry, czy to jest od mapy, czy to jest od czego? Przetestowałem sobie RUSMAP na becie 1.40 i powiem tak, oprócz errorów w konsoli, to nie ma tragedii. Także Wolocyk przetestował. Okej. Okay. Pączek, rysowanie z Piotrem. Kanał Wujka jest kanałem dla widzów dojrzałych. Poza tym to jego kanał, więc mu wolno. A co tam rysowanie z Piotrem chciał ode mnie? Momento, wyłowię sobie tego rysowania. A co tutaj się dzieje? Czekajcie. Bo tutaj na czacie coś się dzieje, a nawet nie wiem co. Okej. Rysowanie z Piotrem. A czemu przeklinasz? Bo tak nieładnie. No słuchaj, bo mogę. I będę przeklinał. A ci nie pasuje to, no to zatkaj uszy, tak jak ci napisał Matamet. No i tyle. Bo jestem już dorosłym chłopem. Mam 42 lata i mogę sobie przeklnąć. A naprawdę, jeżeli to ci przeszkadza, no to wyjdź. No i tyle. Doczepili się o przeklinanie. Tak, tak, widzę.
Chyba Kamek i ten właśnie rysowanie z Piotrem. Moi drodzy, kanał jest przeznaczony dla młodzieży dojrzałej. Jeżeli ktoś nie dorósł do wulgarnego słownictwa, nikogo tutaj na siłę nie trzymam. Poza tym wulgaryzmy na tym kanale będą, były, są i będą. Ja wam to tłumaczyłem już z algorytmami YouTube'a. Koniec i kropka. Komu się nie podoba, na siłę tutaj nikogo nie trzymam. Zawsze można zmienić kanał na jakiś inny. Czy ja cię tutaj Kamek trzymam i rysowanie z Piotrem? Nie. Czy ja cię zachęcam do łapkowania? Czy ja cię zachęcam do subskrybowania kanału? Też nie. Więc w czym problem? Kurde, ale ten Iweko teraz wyje. Aczkolwiek język wulgarny również jest częścią kultury. Czy to ci się podoba, czy nie? Aha, bieg mi wyskoczył. Tak, dobra, okej. Tak, bo wyszedłem z gry. Jesteś koks z gościem. Ja? O kurnia. Moi drodzy, tak jak powiedziałem, no. Ja mam 42 lata i nie będę się tutaj podporządkowywał pod jakieś tam wymagania. Zazwyczaj to bywa tak, że rodzic jakiś puści dziecku YouTube'a, zamiast YouTube Kids to puści mu YouTube'a i wymaga od YouTubera, żeby ten se nieknął, nie? No ludzie kochani, no. No to nie świadczy o mnie, tylko o tym rodzicu, co dziecku puszcza, nie? Dla dzieci jest YouTube Kids. Tam są pingwinki z Madagaskaru, tam są te budowanie zamków z kartonu, tam są różne takie filmy tej treści, także proszę bardzo, tam. Ten kanał jest dla widzów dojrzałych. Koniec i kropka. I ty mi tutaj nie będziesz dyktował warunków, jak ja mam tutaj mówić, z kim mam mówić i co mam mówić. Założysz sobie swój kanał, to wtedy będziesz sobie mówił, co chcesz. Będziesz chciał mówić tak, to będziesz sobie mówił tak, ale ty mi na moim własnym kanale nie będziesz dyktował warunków. No hello, no tego by brakowało jeszcze. Krzysiek skrzy. Ja nie mówię, że wulgaryzmy są oznaką dojrzałości. Nigdzie tego nie powiedziałem. Powiedziałem tylko, że wulgaryzmy i tak dalej, jeżeli ktoś do tego nie dorósł, no to nikogo na kanale nie trzymam. Nie powiedziałem, czy tam jeżeli ktoś do tego nie dojrzał, ale nie powiedziałem, że wulgaryzmy są oznaką dojrzałości. Absolutnie. Mylisz penisa z ogórkiem. Także nie powiedziałem takich rzeczy. Proszę mnie cytować dokładnie to, co ja mówię, skoro już chcesz. A wulgaryzmy, tak jak powiedziałem, dla algorytmów YouTube'a. Od czasu do czasu jeden taki wpadnie. A nawet i kilka. W zależności od moich emocji. Zobaczcie sobie, jak tutaj pięknie pociąg śmiga. Jak tutaj to wszystko pięknie wygląda. Katarzyna, moja ciocia też ma małego pieska Yorka i kiedyś, jak z nim była na spacerze, to jakiś większy pies go zaatakował i mu kręgosłup uszkodził. Musiał mieć specjalne ćwiczenia, żeby mógł chodzić. No, właściciele tych małych psów muszą uważać na te wielkie psy, no. No, niestety Pakusiowi też większy piesek zrobił taką, nie że krzywdę, tylko że poturbował naszego Pako. I teraz Pako, jak widzi wielkiego psa, to omija go z daleka, nie? Także no, Pako jak widzi coś powyżej swoich łap, no to odchodzi, nie? Nie wdaje się w dyskusję z tymi większymi pieskami. Aczkolwiek te wielkie psy nie atakują tych małych, tylko po prostu chcą się z nimi bawić, no. Tylko, że wiecie, no, wielki pies nie zdaje sobie sprawy z ciężaru swojej łapy, nie zdaje sobie z ciężaru swojego nacisku, ze swojej masy. Pies sobie nie zdaje z tego sprawy, nie? A u mnie zaczął walić śnieg. U ciebie to znaczy gdzie? Gdzie jest u ciebie? Jaka to jest miejscowość? Pełnymi zdaniami proszę pisać. Wujek, jak się czuję z tym, że Sylwek przegrał walkę? Hmm? No przegrał, bo przegrał. Tak jak powiedziałem wcześniej, i nie chcę popierać tematu, bo już o tym wcześniej mówiłem. Kto tego nie usłyszał, to sobie zobaczy na zapisie ze streama. Mnie Sylwek nie zawiódł, że przegrał walkę. Walczył z chłopakiem o wiele młodszym. Chłopakiem, który sportowo jest wyćwiczony przez dłuższy okres, z człowiekiem, który był wyższym, z człowiekiem, który miał większy zasięg jednak tych ciosów. Także no, mnie Sylwek absolutnie nie zawiódł. Ja nadal szanuję jego personę. No i tyle.
BARTAZ4. 10 zł. Obowiązki wzywają i w RDR2 zaległości doba powinna mieć 48h. Dzięki za dziś, pozdrawiam wszystkich, udanego nowego tygodnia życzę, uśmiechnięta buźka. Dziękuję BARTAZ4, aczkolwiek ja też tak mówiłem już nieraz na streamie, że doba powinna mieć 48 godzin. To wtedy ktoś mi napisał, że jakby doba miała 48 godzin, to byśmy musieli 16 godzin w pracy siedzieć. Nie? Coś na takiej zasadzie, że w myśl długości doby godziny pracy by nam się też zwiększyły. Coś na tej zasadzie. I musielibyśmy podwójnie dłużej spać i tak dalej, bo organizm by się, no, męczył i nie wytrzymałby 48 godzin bez snu. No tak to niestety wygląda, no tak. Synchronicznie biorąc pod uwagę uciekający czas, czy też wydłużony czas, no to też by się wydłużył czas pracy, czas odpoczynku, więcej byśmy musieli jeść w ciągu takiego dnia i tak dalej, i tak dalej. Fajnie by było, gdyby doba miała 48 godzin, ale musielibyśmy spać tam, nie wiem, 6 godzin i 8 godzin pracować, nie? Coś na takiej zasadzie. I reszta czas dla siebie. To by było fajnie. To by wtedy to miało sens. Okej. Okay. Krzysiek skrzy. Kiedyś mi tak w komentarzu odpowiedzi les, później go wyedytowałeś i zmieniłeś sam. No uciekło mi to, co ty tam pisałeś. No słuchaj, ja nie pamiętam, co ja każdemu piszę z osobna i pojedynczo. Tak czy inaczej, nie wiem, co ci tam odpisałem, co ja ci tam edytowałem, ale jedno jest pewne. Skoro wbiłeś na mój kanał i tolerujesz to, co się dzieje na tym kanale, bo tutaj jesteś, no skoro tutaj jesteś, to znaczy, że to tolerujesz. Więc jeżeli to tolerujesz, to po co chcesz to zmieniać? Taka jest moja filozofia na ten temat. A jeżeli naprawdę nie odpowiada ci to, że ja tutaj od czasu do czasu przeklnę, no to jeszcze raz powtarzam, na siłę na tym kanale ci nie trzymam. Ja tutaj nie jestem dla poklasku, nie jestem tutaj dla atencji, nie namawiam cię, żebyś subskrybował kanał, nie namawiam cię, żebyś ten kanał wspierał, nie namawiam cię, żebyś pisał komentarze, do niczego cię nie namawiam. Jesteś wolnym człowiekiem. To, że tutaj jesteś, jesteś za swoją własną odpowiedzialność, za swojego własnego chcenia, swojego własnego kaprysu i pobożnego życzenia. Ja cię do niczego nie zmuszam, więc ty też do niczego mnie nie zmuszaj. No i tyle. Proste jak budowa cepa. To jest taki prosty układ. Mac32, witamy w Autostopowiczach. Witamy nowego wspierającego kanał. Witamy nowego patrona kanału. Witam w rodzinie zielonych, Mac. Mac32. Proszę państwa. Persona znana nam w środowisku. Między innymi pomocna przy powstawaniu projektów. Takich jak na przykład mapy do ETS-a. Wow, tutaj teraz troszeczkę zaszalałem na tym łuku. Także moi drodzy, no, jest tak jak jest. Muzyczka fajna gra w tle. Tutaj zaczynają się serpentyny, a WB tutaj szaleje, a przede mną jeszcze policja jedzie. No teraz na mnie już zaczyna troszeczkę działać presja czasowa, bo już jest 15.17. I no, do 15.20 miałem się z wami widzieć, ale zostało mi tutaj jeszcze ile tych kilometrów? Nie są te kilometry, bo nie widzę. 11 kilometrów, dobrze ja to widzę? Jakoś tak. No jedziemy już do końca tej trasy. Mam nadzieję, że familia mi to wybaczy. A właściwie to wajfka, bo Ania poszła z tymi. Z koleżankami na pizzę. Dragon City. Ja mam kota dachowca, uratowanego przed śmiercią. Miał 2 tygodnie. A teraz ma 11 lat i ma... I mam... Kogo? Labradora czarnego, 7-miesięcznego. Czasami mam wrażenie, że są mądrzejsze zwierzaki od ludzi. Haha, oj Dragon, ile razy ja miałem takie wrażenie. Czasami nawet jestem wręcz tego święcie przekonany, że tak jest. 11 kilometrów mam jeszcze, to dojedziemy te kilometry i się pożegnamy w imię ojca i syna. Łagodząc wulgaryzmy. Myślałem, że na piwo powiesz. A, na piwo nie. To jeszcze nie ten wiek.
Poza tym, Ania, ona ci się alkoholu nie... Ona ci się alkoholu nie... Nie tknie. Słuchajcie, na urodziny, nie? Mówię, Aniu, weź się napij szampana, nie? Polejemy ci szampanem. Napiła się od nas takiego malutkiego łyczka, nie chciała. Raz zaproponowałem Ani, bo celebrowaliśmy też urodziny, zaproponowałem Ani łyczka tego wina, tej sangrii, co ja tam piłem. No też tak, zrobiła takiego malutkiego łyczka i powiedziała, tato, to nie dla mnie, ja tego nie lubię. Także Ania od alkoholu trzyma się z daleka. Jeszcze 10 km, dojedziemy. Mądra dziewczyna, po prostu nie pije alkoholu. Ma to po tatusiu. Tatuś się napije tam raz na jakiś czas, ale nie tak, żeby się ścioprać. I po mamusi, bo moja żona też nie pije. Kacpi, Ania wiadro wali. O, Kacpi, żebyś tutaj zaraz laciem nie oberwał. Bardzo dobrze, Ania musi z dala od alkoholu. No, nie no, Ania na alkohol nie namówicie. Nie namówicie. Nie ma takiej opcji. Ja mówię, Aniu, na legalu, nie? Na legalu, nie? No właśnie, nie? Nie no, co wy, no. To zdecydowanie, ona tego po prostu nie lubi. Spróbowała, dałem jej na własną odpowiedzialność spróbować łyczka. Gdzieś tam spróbowała, wykrzywiła się, powiedziała, nie tato, to nie dla mnie. No, kurnia, jedź chłopie policjaju, no. Jedź chłopie policjaju. Michał, to Ania ma już 18 lat? Nie. Ania nie ma 18 lat. Ania ma lat 14. A to co, żeby napić się alkoholu, to musisz mieć 18 lat? No, według prawa tak. Jebać system. Cicha woda brzegi rwie. A. Wujek, ile lat ma Ania? No, powiedziałem przed chwileczką. No i dobrze, bo alkohol to trucizna do organizmu. No niekoniecznie. Nie jeden lekarz ci powie, że lampka wina wytrawnego po obiedzie jest naprawdę wskazana nawet. Są lekarze, którzy naprawdę pod warunkiem, że... Patrzcie, co tutaj znowu się dzieje, jakie interwały. Co tutaj się kurnia dzieje z tym ETS-em? W ATS-ie tego nie mam, tylko w ETS-ie. I to nie ma znaczenia, czy ja gram, na jakim profilu. Takie coś mi się dzieje, takie interwały, takie... I teraz pytanie, czy OBS się żre z ETS-em, czy coś? Co się tu kurde wyprawia, no? Zjedź z rąk. Ja już zauważyłem od dłuższego... Patrzcie, co tutaj się dzieje na tym rondzie. Ale to jest tylko miejscami, czy to zależy od... Od optymalizacji. Nie mam tutaj teraz tatkarzu włączonego. Nie wiem, ile mam FPS-ów. Patrzcie, co tutaj się dzieje. Takie interwały. Widzicie to? Tak jakby zwalniało całą grę i ją puszczało do przodu. I to się dzieje takimi interwałami. Takimi... Ja już naprawdę nie wiem, o co tutaj chodzi. Czy to jest wina ETS-a? Bo ja streamuję... Ja streamuję z tymi samymi ustawieniami OBS-a tyle gier i to mi się nigdzie nie dzieje, tylko w ETS-ie. I czemu to tak się dzieje, nie mam pojęcia. Tylko ETS coś takiego robi. Czy SCS Software tutaj coś popieprzyło z optymalizacją czy coś? No naprawdę, no nie mam pojęcia, bo w ATS-ie tego nie mam. ATS idzie płyniutko. To tylko w ETS-ie, niezależnie od tego, na jakim profilu gram. I powiedz mi, Czarek, żeby się nie wkurzył. Popatrzcie tam te piękne widoki, widzicie to? Spójrzcie tam, jak tam pięknie wygląda. Wow! Pawulon, no po prostu, chłopie... Pawulon, no powiem ci, że no fantastyczną mapę tworzysz i no tak dalej. No coś wspaniałego, naprawdę. No mapa daje się wyżyć tutaj. Jeżeli chcecie nakarmić oko pięknymi regionami, pięknymi terenami, no to tutaj to zrobicie. Nakarmicie oczy naprawdę pięknymi tymi. Dawaj w CS-a. Nie. Dzięki twoim wskazówkom czas, aby moja nowa kampania Fernbus odnośnie zarobku i do dzieła. Tak jest, chłopie, nie poddawaj się. Weź sobie jakiś klub, który tam daje ci najwięcej pieniędzy. Na przykład Bayer tam daje 9000 euro.
fajne widoki. Z interwałami może chodzić o skalowanie. Ja zmieniłem, to się skończyły. Dobra, chłopie, to cię posłucham. Skoro tak twierdzisz, to sprawdzimy to. Grafa. Ale wiecie co? Ja mam w nosie coś takiego, że jak ja mam streamować i mam tutaj skalowanie zmniejszać, w dupie mam to. Wolę materiały robić niż streamować na takich kompromisach. No zobaczymy, co to teraz będzie. Czy nadal będą te interwały? Ja miałem 18 urodziny 12 lutego. To najlepszego, Wolocyk. I jeszcze do dzisiaj nie chcę się napić alkoholu. Ja nawet nie próbowałem. Bo sporo lekarzy to konowały. Organizm orientuje się, że wtargnęła do niego trucizna. Tak bowiem alkohol jest traktowany przez ciało. Zaczyna go rozkładać, by jak najszybciej pozbyć się niechcianej coś tam, coś tam. Mariusz K., witam cię, chłopie. Cześć, Mariusz. Bo ETS to stan umysłu. Kurde, Mariusz K. z Anglii. Moi drodzy, się kłania. Ja wam powiem coś takiego. Znam lekarzy, dobrych lekarzy, którzy polecali lampkę szampana, znaczy przepraszam, lampkę wina, czy tamten. No, znam kilku takich lekarzy. Ja nie powiem, że to są konowały. A czy alkohol to jest trucizna? No tutaj akurat nie będę na ten temat dyskutować, bo nie wiem. Może tak, może nie. Nie wiem. W nadmiernych ilościach pewnie tak. Ale w nadmiernych ilościach. Jeżeli ktoś nie umie powiedzieć sobie dosyć i wiecie, co dzień nawali się jak Messerschmitt, no to oczywiście, że to będzie trucizna. Ale w malutkich dawkach, słuchajcie, jakaś tam lampka wina po obiedzie wytrawnego, ja nie sądzę, żeby to była trucizna. Naprawdę nie sądzę. Nawet jeszcze wręcz przeciwnie, uważam, że to jest dobre natrawienie. Od niejednego lekarza słyszałem coś takiego. I naprawdę niesprawiedliwym jest, żeby tych lekarzy osądzać od konowałów. Zresztą też ile ludzi, tyle opinii. Naprawdę, no, ciężki temat, ciężki temat. Musiałbym tutaj mieć na odcinku jakiegoś naprawdę kompetentnego rozmówcę, który by to wszystko sprostował. Niestety nie znam takiego. Nie znam takiego rozmówcy. Musiałby ktoś kompetentny przyjść i to wszystko sprostować. Czy tak naprawdę jest? Fajnie ta nawigacja jest umieszczona w tym Iveco. No fajnie. Aczkolwiek mogłaby być taka troszeczkę bardziej, mniej panoramiczna, nie? Taka bardziej kwadratowa by mogła być. Miniaturkę, Pączku już mam miniaturkę. Już zrobiłem zdjęcie do miniaturki. Ale dziękuję, Krepelku. Dziękuję, Krepelku. Moi drodzy, moi Jedi'e mają tutaj podgórkę też. Ponieważ moim Jedi'om nadaje się tutaj nowe ksywy. Pączek po śląsku jest Krepel. Czyli Pączek dla mnie będzie Krepelkiem. Ale Disraeli, ten to dopiero ma przerąbane, bo chłopa przerobili na Izraela. Ja przepraszam bardzo. Nie wiem dlaczego, ale mnie to bawi. Jest Izraeli? Jest Izrael? Nie ma Izraela. Także jak jest, to się odezwie zaraz. Świat Szarpiego. Ja już swoje mocne procenty w życiu wychlałem. Teraz już nie wstydzę się tego, że czasami dla smaku wypiję Redsa o smaku mango. Ja też się nie wstydzę tego, że piję piwa smakowe, jakieś tam cytrynowe, malinowe. Prawdziwy chłop, taki dorosły chłop, taki wiecie, taki chłop z krwi i kości, jak na przykład Mariuszka powie, Bochum pije siuśki. A ja wam powiem, że ja lubię te siuśki. Ostatnio... Ała, co to było? Co mnie zaatakowało? Widzieliście to, co mnie zaatakowało tutaj? Bo ja nie widziałem. Ktoś mnie tutaj zaatakował. Tutaj prawdopodobnie jest jakaś niewidzialna ścianka albo coś.
koło przystanku autobusowego. Słuchaj, jak jesteś tutaj, Pawulon, bo wiem, że jesteś, sprawdź no tutaj ten teren mapy. Czy tam nie ma koło przystanku autobusowego jakiegoś? Jakiejś niewidzialnej ściany. O tutaj. Dokładnie tutaj, koło przystanku autobusowego. Tutaj coś mnie między chipsami a grobelnem. Jaki chłop. On cisy przeczytał jako chipsy. No, no bijcie go laciem, no. Co za chłop. Także ja też się nie wstydzę tego, że sobie jakiegoś reca walnę. Ostatnio delektowałem się karmi kawowe. Uwielbiam te karmi kawowe. Nie za słodkie? No nie. Czy tam nie za gorzkie, czy... Nie, już nie pamiętam, jak to w tej reklamie leciało. Nie wstydzę się tego. I tyle. Lubię się napić takiego kolorowego pseudopiwa. Czekajcie, bo Mariusz się odezwał. Co napisał chłop? Czasami siuszki też są dobre, choć piwo w Anglii to prawdziwe dno. Mariuszka, wiem coś o tym. Byłem w Anglii, z bratem poszliśmy na piwo. To powiem wam, że jakby tam nie było tego polskiego piwa, a tam w Anglii akurat udało nam się kupić te, słuchajcie, te tyskie, te z białą etykietą, te tancowane, takie jak ja to nazywam, takie te takie a la krakowiaki, co są na etykiecie. Jakby tego tam nie... Przepraszam, to był żywiec, a nie tyskie. Gdyby nie udało nam się tam tego żywca kupić w polskim sklepie, to my byśmy nie mieli co pić w tej Anglii. Serio. Poza tym w Anglii oprócz piwa nie smakują mi też tam chipsy, te angielskie, i nie smakuje mi tam chleb, ten angielski. Tam takie rzeczy trzeba było kupować w polskim sklepie. Nie wiem, może Anglicy po prostu mają inne smaki, a może my po prostu, no, jesteśmy nietolerancyjni. Ja i tutaj, no, ci ludzie, z którymi tam byłem. Może my nie mamy tolerancyjnego smaku, ale ten angielski chleb nie smakuje i te niektóre angielskie produkty. Skosztowałem ich z ciekawości, ale za to mi smakuje angielskie śniadanie. Parówki z taką fasolką w takim sosie jakby pomidorowym. Jezu, do tego bekon. Nie, to uwielbiam. I ta herbata, którą oni parzą, taką typową Earl Grey, taką, ale taką inną niż my tutaj mamy w Polsce. Oni mają taką bardziej aromatyczną, taką, no zupełnie inaczej tą herbatę się pije. No kurde, no to było smaczne. Te śniadania uwielbiałem. Boże, te śniadania bardzo. Ja nie mogę się doczekać śniadań. Jezus, jak ja sobie wspomnę. To mi bardzo smakowało. Dla mnie osobiście piwo musi być goryczkowe. Jak będę chciał słodkie, to napiję się orężady. Szanujemy to, Krepelku, szanujemy to. Pełny szacun. Ale ja lubię czasami piwo po słodku. Dlatego w Biedronce kupuję też te piwo miodowe. Szarpiwie jakie, bo ja na grupę etykietę z tego piwa dawałem. Takie, no... no. Kurde, nie pójdę teraz do lodówki, żeby wam pokazać, no ale każdy, kto kupuje piwo miodowe w Biedronce, ten dobrze wie, o czym ja mówię. Taka etykieta, taka kakaowa z takim napisem piwo miodowe i takimi dwoma kuflami. Bardzo dobre jest to piwo, lubię je. Aczkolwiek, no, piję tam raz na tydzień, nie? Takie piwko. Kupiłem sobie, słuchajcie, na weekend takie piwo i do teraz jest w lodówce nawet nie otwarte. Także no, ja muszę mieć smaka. Czasami sobie kupię na weekend, a dopiero te piwo wypijam po 2-3 tygodniach. Czasami jest tak, że jak kupię sobie jakieś karmi kawowe, pytam się żony, chcesz? Nie, nie chcę. Przychodzę do lodówki, nie ma piwa. Wtedy akurat, kiedy masz smaka na picie tego piwa, nie ma. Jest jeszcze pomarańczowe. Dziękuję, nie skorzystam, nie? No właśnie. I tak to jest, słuchajcie. Bacon Benz od Heinza. A wiesz co, ja kupiłem innej tą fasolkę udało mi się kupić w Polsce, ale innej marki, i ona jest tak samo dobra, taka czerwona fasolka, tylko że ona nie jest kurde, jakby to powiedzieć, ona nie jest taka skondensowana, czy ona nie jest taka jak ogórki kiszone, tylko ona jest jeszcze inaczej. Ona ma jeszcze inny smak, ale w Biedronce ta fasolka jest. Idzie ją w Biedronce kupić, tą fasolkę.
ale jest bardzo dobra. I nigdy wcześniej, zanim pojechałem do Anglii, nigdy wcześniej nie jadłem czerwonej fasoli do parówek na śniadanie. Odkąd byłem w Anglii u bracika, słuchajcie, od tamtej pory często mi się zdarza, że robię sobie angielskie śniadanko, czyli tą czerwoną fasolkę do paróweczki, słuchajcie, i do tego jeszcze sobie kawałek bekonu pod piekę na małej patelni, nie? A tutaj miałem skręcić. Jaki chłop. Bardzo często mi się to zdarza. Po prostu dostałem takiego angielskiego smaku do tego. O kurnia. Piękne regiony. Słuchajcie, faktycznie te skalowanie coś pomogło. Aczkolwiek no... Dla mnie to jest wyrzeczenie. Ja chcę mieć z powrotem 400... Ja chcę mieć 400% z powrotem. Nie. Dobra, no niech będzie już te 200. Dla dobra płynności streama. Kocham twoje filmy. Kurnia, chłopie, no bardzo mi miło z tego powodu, panie Falagier 123. Zobaczcie, młódźki tutaj są, młódźki. Zobaczcie, jaka tam stara fonia. Toż to nasza młódźka. Z jakiego filmu to jest tekst? Kto wie, daje tutaj odpowiedź na czaty. Drogie rzeczy, piękne te drogi. Pomezania w ogóle jest piękną mapą. Także moi drodzy, takie mapy jak Fikcyjna Polska od Matameta. Zaraz usłyszę, że Matamet płaci mi hajsy za to, że go promuje. Tutaj kolejna mapa, czyli Pomezania od Pawulona. Znowu sami swoi, pięknie. Widzę, że wiedza o tych pięknych polskich cytatach z kultowych filmów jest tutaj jak najbardziej wszechobecna. Bardzo mnie to cieszy. Mapa Pomezania od Pawulona. Też zaraz usłyszę, że mam profity z tego, że Pawulona promuje. Ktoś mi kiedyś wrzucił z Discorda, słuchajcie, na Discordzie jakieś społeczeństwo, bo Discordy to są takie podziemia. Na Discordach zazwyczaj obgaduje się twórców, innych ludzi. Discordy to są takie malutkie, że tak powiem, kółka wzajemnej adoracji, gdzie tam zazwyczaj smaruje się wszystkich i wszystko. I jeden taki z moich widzów, nie będę mówił kto, wrzucił mi rozmowę z Discorda, jak smarowali dużych youtuberów za to, że Fikcyjną Polskę promują. My z tego youtuberzy mamy takie profity, naprawdę Mercedes stoi mi w piwnicy. Jacy ludzie są głupi, co niektórzy, to naprawdę niektórzy ludzie obrażają nas swoją głupotą. Powinni być skazani na Shawshank, naprawdę. Ja nie wiem, co ci ludzie mają w tych głowach. I to się dzieje w takich podziemiach, na takich kontach zamkniętych Discorda, wiecie, tam gdzie jest te kółko wzajemnej adoracji i tam się ci ludzie po prostu, wiecie, nie? Wyżywają na tych. Masakra, po prostu masakra, co ci ludzie mają, jak ci ludzie mają nasrane w tych łbach. Dobra, potwierdź i jedziemy. WB, daj skalowanie na 400, ale zmniejsz o jeden zasięg rysowania w lusterkach. Pawulonik? Ty akurat jesteś osobą bardzo godną zaufania. Ja tobie ufam tak jak żonie, więc zrobię coś takiego, co ty mi mówisz. Bo wiecie co, normalnie, gdy nie streamuję, gdy sobie gram, to wszystko działa okej, nie? Tylko że problem jest w momencie, kiedy się streamuje. OBS ma z tym jakiś problem po prostu. Tutaj z powrotem 400 stopni i teraz gdzie są te lusterka? Skalowanie odbić. To o tym tutaj mówisz, tak? Gdzie ty jesteś, Pawulon? Bo ty mi uciekłeś. Czekajcie, bo ja tutaj dawno się tym nie bawiłem. Szczegółowy. Skalowanie. Czekajcie, tutaj jest. Jakość obrazu w lusterkach. Damy na średnie. Zobaczymy. Rozdzielczość obrazu w lusterkach. Wysoka. Czekajcie, ja zrobię tak, a tutaj zrobię tak. Ale to nie jest to. Tutaj jest ta odległość do jasnej niepodległej. To dam tutaj na wysokie, a tutaj z powrotem dam na wysokie. Odległość rysowania w lusterkach. O tym pisał Pawulon. Dobrze ja mówię? Dobrze ja mówię, nie? Z ultra dałem na wysokie. No nie powinno być tutaj jakoś zbytnio dużo różnicy, ale faktycznie to aż daje tyle? Kurnia, że 20 FPS-ów nawet? Co ty gadasz? Tak o tym. Dobra, no to z ultra dałem na wysokie.
No i powinno być Gites. Bo normalnie, gdy nie... Nawet jak nagrywam dla was materiał, to nie ma żadnego problemu. Tylko OBS z tym ma jakiś problem, no. A to, że ja tutaj cały czas się uczę tego wszystkiego, tego streamowania, no to wiecie jak jest, nie? No nie widać w lustrach żadnej różnicy. Tak jakbym kompletnie niczego nie zmienił. Jak na razie tutaj jest wszystko spoko, fajnie. Przetestujemy te ustawienia za tydzień, nie? Jak to będzie wyglądało na kolejnym streamie, bo raczej jak ja mam w przyszłym tygodniu na popołudniową zmianę, to w tygodniu nie dam rady nagrać dla was materiału z ETS-a, więc za tydzień prawdopodobnie będzie po prostu stream z ETS-a, tak jak dzisiaj, nie? Cyk. I oddamy ten ładuneczek. I tak to jest. Moi drodzy, 15:40. Ja pierdzielę. Zaraz dostanę oszan od rodzinki, że tak długo streamuję dzisiaj. Nie ma problemu, bo nagrywanie jest mniej obciążające niż stream. Ale wiesz, no, Szarpuś, przy naszych komputerach, przecież my nie mamy, wiesz, komputerów, kurde, ze sklepów z odzieżą na wagę. Kurde, ustawisz maksymalne ustawienia, robisz, grasz sobie indywidualnie, czy grasz sobie, kurde, i nagrywasz materiał, wszystko elegancko, odpalasz streama, a tutaj ci takie lagi wychodzą, nie? No i teraz się zastanawiasz, dlaczego tak się dzieje. No zobaczymy, ja tutaj, Pawulon jest jedną z najbardziej kompetentnych osób, jeżeli chodzi o tutaj anatomię gry, więc ja mu ufam, że tak to będzie dobrze ustawione i że nie będzie taki przycinek, aczkolwiek jest to jakieś tam ustawienie, które powoduje u mnie kompromis, który mnie irytuje. Bo wiem, że mój komputer jest w stanie to pociągnąć, nie? Tylko z przyczyn takich, a nie innych trzeba obniżyć te wartości. I to troszeczkę jest żenujące. Do tego OBS robi swoje. Tak, Szarpuś, masz rację. OBS potrafi zrobić swoje. Tym bardziej, że ja tutaj teraz... Znaczy, kiedy z OBS-em był jeszcze taki problem, że jak tutaj w grafice daliście sobie 144 Hz, bo wasz monitor na przykład potrafi z taką częstotliwością tam odświeżać ten ekran, no ja mogę dać 144 Hz. Tak jest, jak człowiek chce się szybko wygadać, bo już musi kończyć. Mogę dać. No teraz już OBS nie ma z tym problemu, ale kiedyś miał. Kiedyś miał. Teraz już mogę włączyć 144 Hz i problemu nie będzie. Ale kiedyś był z tym problem. No i tak to jest, proszę państwa. Kiedy następny live? Falagier 123. Nie mam zielonego pojęcia. Nie mam pojęcia, kiedy będzie następny live. Podejrzewam, że za tydzień z ETS-a na bank. Ponieważ w przyszłym tygodniu pracuję na popołudniowe zmiany i nie będę miał czasu nagrać dla was materiału z ETS-a. Tym bardziej, że na czwartek chcę nagrać Skyrima, na piątek chcę nagrać Shadow of the Tomb Raider, więc już mam wyzwanie, kiedy nagram te dwa odcinki, nie? Kiedy będę miał na popołudniową zmianę. Więc w sobotę i w niedzielę w przyszłym tygodniu prawdopodobnie będą live'y. Nie będą to odcinki, tylko to będą live'y. I będziemy tak sobie rozmawiać o wszystkim i o niczym. Takie fajne rozmówki. Szymon Zgadzaj, witamy w Autostopowiczach. Witam nowego patrona kanału, jest mi bardzo miło. Witam w drużynie zielonych, dziękuję. Grzegorz Topik, na YouTubie to tak skalowanie, czy będzie 400, czy będzie 200, nie ma znaczenia dla jakości, ale FPS-ów zawsze więcej. No i tutaj, Grzesiu, masz rację. 100% się z tobą zgadzam, ponieważ YouTube i tak niszczy jakość tych naszych materiałów, tych streamów. Masakrycznie niszczy. Dewastuje naszą pracę. Masakra. Dobrze, moi drodzy, ze względu na to, że ja miałem prawie pół godziny temu skończyć tego live'a. Moja wajfka będzie na mnie krzywić nosa. Trudno. Ale jak tu opuścić takie fajne, miłe towarzystwo? Moi drodzy, ja dziękuję wam za dzisiejsze tutaj uczestnictwo, za bardzo wysoką frekwencję. Moi drodzy, jak na niedzielę, na tą godzinę, kiedy przy pięknej pogodzie ludzie wychodzą na spacery, kiedy jedzą obiady, kiedy mają tyle do roboty, spędzają czas z rodziną, kiedy oglądają M jak Miłość, chciałem powiedzieć M jak Mateusza,
kiedy oglądają M jak Miłość, moi drodzy, w telewizji albo nie wiem, jakieś jeszcze tam inne sprawy, które, no nie wiem, no chyba, że ja lecę w tle. Tak czy inaczej, przy takiej niedzielnej porze obiadowo-rodzinnej, taka frekwencja na kanale, dla mnie to jest zaszczyt i bardzo wam za to dziękuję, za tą wysoką frekwencję. W godzinach szczytu było was, tego spotkania było was grubo ponad 500, prawie 600. Jest mi naprawdę bardzo miło z tego powodu. Dziękuję za waszą frekwencję, za waszą obecność. Dziękuję za wszelaką formę wsparcia kanału. Dziękuję nowym tutaj patronom. Dziękuję wszystkim tym patronom kanału, którzy co miesiąc odnawiają tą właśnie subskrypcję patrona. Dziękuję za wszystkie donaty, które wpadły podczas tego streama. Dziękuję za wszystkie subskrypcje, które wpadły podczas tego streama. No i moi drodzy, no cóż, życzę wam miłej niedzieli. Dziękuję za fajną, miłą atmosferę. Tutaj co niejedno trzeba było wyjaśnić z osobami, które chciały tutaj, no nie wiem, postawić na swoim. No ale cóż, no na tym kanale już jest tak, że raczej ja jestem uparty w swoich postanowieniach i no tak jak sobie chcę, tak jest. No i tyle, nie? I czasami ciężko się ze mną dyskutuje pod tym kątem. Tak czy inaczej dziękuję za wszelaką dyskusję, czy taką, czy owaką. Było fajnie, było miło, moi drodzy, i no cóż, no życzę wam miłej niedzieli po prostu. Czas na obiad. Idę zjeść tego kurczaka, chyba że wajfka mi już zjadła mojego kurczaka z KFC. Musimy go jeszcze podgrzać, kurde. Kocham Fernbus Code Simulator. Aleś chłopie sobie dał ten nick, taki długi. I jeszcze sobie jako awatar wkleił logo TML. To się nazywa miłość do symulatora. Takiej miłości, no, słuchajcie, taką miłość rzadko kiedy się widuje, nie? No właśnie. Także moi drodzy, jeszcze raz dziękuję wam za to wszystko, co się wydarzyło podczas dzisiejszego live'a. Życzę miłej, długiej niedzieli, aby ten poniedziałek przyszedł jak najpóźniej. No i cóż, no, mam nadzieję, do zobaczenia w czwartek w The Elder Scrolls 5 Skyrim, ale to już będzie forma odcinka, a nie transmisji na żywo. Życzę jeszcze raz pysznych obiadów, kto jeszcze nie jadł, no i miłej niedzieli. Moi drodzy, na chwilę obecną dość widzenia. Do zobaczenia, co złego to nie ja. Do następnego, trzymajcie się cieplutko. No i pa.